you Dzień dobry. Czy mnie słychać? Czy żyję? Czy mikrofon jest włączony? Nie słychaćcie! Dokładnie jak się zapytałeś, czy cię słychać, to cię nie słychać! A kurwa! Ale wy śmieszni jesteście, panie! Kurwa! Dzień dobry, witam serdecznie. Ja i moje włosy stają się obecnie osobnym bytem pełnym jaźni. Dzień dobry, co się tutaj mi spieprzyło na tej scenie? Halo! Czat! Muszę coś sprawdzić. Enigma sam spier dalej. Czekajcie, bo mi się zepsuł normalnie. Zepsuł mi się dzyngiel. O Jesus Mare, naprawdę kurwa? Newsletter? Nie chcę waszego newslettera wypierdalać. O proszę, o proszę. Dobry wieczór, dzień dobry. Nie jestem pewien jak godzinę 18 klasyfikować, czekajcie. Tu się bardzo złe rzeczy dzieją, ale lepiej nie będzie. Co tam wszyscy słuchają? Oj, Matius 1643 witam serdecznie, witam serdecznie. Co się ospiewano na mojej głowie? Pomocy. Dzisiaj dzisiaj, to jestem, jestem poza kontrolą, absolutnie. I behemoth, super chat, tym się bado. Moi drodzy, mm, co? Podilujemy dzisiaj troszeczkę, co? Chyba, chyba troszeczkę będzie kurzonko jakieś, nie? Będzie jakieś tego tam ale nie, kurzonko, jakieś brokuły, proszę Państwa, będą robione, ale tam to tylko chyba wydaje mi się, że w Drag Dealer Simulator, który będzie dzisiaj na liveie ogrywany, to nie tylko kurzonko i palonko, ale też takie wszczykiwanko, wąchanko, tam jakieś będzie, takie wiecie, perfumki, niuchniuch, Paulix nowy wspierający i arkadiuszel nowy wspierający. Mandry wybór moi drodzy. W ogóle swoją drogą planuję mały revamp kwestii wsporników w przyszłości na kanale, żeby były różne tego progi. Będzie próg tańszy niż 15 zł i droższy niż. 15 zł, bo no, bo muszę, bo, bo, bo chcę wprowadzić większe flexibility tego, co się będzie działo. Moi drodzy, e, no oczywiście, ty z brokułami muszę tutaj, to już jest stała nazwa, której się trzymamy tutaj. E, moi drodzy, <laughs> jako że się ludzie zbierają, to się wstrzymam jeszcze z tym, co mówiłem przed chwilą. Login, a nie, to, to Logan nowy wspierający. Mądry wybór. Działa fantastycznie. Nie, nie słyszeliście tego. Kurwa, co mi się profil zmienia ciągle? O proszę, teraz działa. Eee, wybacz, ale nie pierdziel, tylko przechodź do gry. Typie, live trwa 3 minuty, dajże mi się wygadać, ok? No, mam nadzieję, że mi się dasz wygadać. Zobaczyłem palonko, to wbiłem. No ja wiem, Enigma, to jest najlepszy sposób na przyciągnięcie cię. Oby tylko na posterunku policji w, w twojej okolicy się o tym nie dowiedzieli. Eee, o boże, ale się skułem! Joshem! He hej, jazz jarany. Kurwa, za dużo kapsyloka, moi drodzy, za dużo kapsyloka. Eee, bot będzie was za to niestety karał, karał i to straszliwie. Pokaż mi swoje towary: brokuły, kalafior, szparagi, co wybierasz? Ty, <grytanie> no w sumie zielone albo białe. Wciągane będzie będą inne progi wspornika, to mam nadzieję, że moja plakietka zostanie, co tutaj poprawi od mojego niku jest. To pewnie Jerzy. Że... O, Kacper Szymański, Zabeks Jazz, nowi wspierający. Siemano, dzięki wielkie. Tak, wszyscy, którzy są na obecnym poziomie 15 złotowego wspornika, zachowają swój poziom oraz będą mieli dalej te plakietki, które mają nowi wspornicy, albo ci, którzy już byli i będą chcieli przedłużyć albo coś zrobić, będą mieli obce wybrania innego poziomu, zrobienia awansu, albo zejścia na niższy chyba, e, bo tego progu 15 zł nie usuwam. Gdybym go chciał usunąć, to wtedy by się, ni niestety zniknęli wszyscy wspornicy, którzy na nim są. Moi drodzy, <laughs> Eee, tak, informacja, e, e, QA dla wsporników e, co miesięczny to jest takie troszeczkę hardkorowe coś, e, z czym e, jakby no, kompletnie mi się nie udało wyrobić. Przyznam się kompletnie szczerze, po raz kolejny, że to było coś, co troszeczkę YouTube wymusił na mnie, żebym wpisał coś, co im będzie pasowało, żeby mi zaakceptowali opcję wsporników. Bo ktoś mi wtedy napisał, że albo to włączę teraz, albo tego nie włączę w ogóle, chciałem to na szybko zrobić, więc szybko zrobiłem, klepnąłem, ale nigdy jakby nie miałem lepszego planu na te całe live'y tylko i włączy dla wsporników, ale nadal. Ale mam w głowie, że mam do odrobienia z 8 takich live'ów i, i mam ambitne plany, żeby je wykonać ostatecznie, dlatego no, eee, dlatego też myślę nad tym revampem całego systemu live'ików. Tak, zajebiste włosy, nie? Każdy, każdy pojedynczy włosek jest w inną stronę. Moi drodzy, słuchajcie, eee, dzisiaj nie ma dotacji, to jedna duża zmiana, poprzednie dwa live'y były totalnie, absolutnie przepełnione pieniędzmi, które się tutaj pojawiały i płynęły, poprzednie dwa live'y też były strasznie pojebane, bo graliśmy w Green Hell, którego kompletnie nie ogarniałem, dlatego dzisiejszy stream jest trochę inny. Eee, mnie wesoło na 30 godzin. Jezus, Mario, Logan, dziękuję za super czata. No od super chatów was nie powstrzymam, niestety. Ale jeżeli tacy jesteście hojni i tak bardzo chcecie wysyłać pieniądze, to mam dla was lepszy cel. Bot co parę minut i, i też w opisie, znaczy bot co parę Minut to wysyła, a w opisie macie link do zbiórki. Jest to zbiórka, zaraz wam pokażę na psiaka. Jest to, na, jest to zrobione na zbiórce, już wam tutaj znajdę ten link i wam to osobiście pokażę na mym ekranie. Ponieważ fajnie by było, chciałbym przynajmniej, żebyśmy wspólnymi siłami coś się nam udało zebrać na ten cel. Dlatego sami zobaczcie. Dla kropka na operację. Wiemy, że są święta. Właśnie dowiedzieliśmy się, że nasz kochany psiak, kropek, zerwał w jązadło krzyżowe. Weteryniarz weteryniarz powiedział nam, że konieczna jest pilna operacja lewej tylnej łapy, aby nie siadła prawa. Koszt 2500 zł. Na chwilę obecną nie posiadamy takiej kwoty. Kropek to półtora roczny nasz kochany łobuz, bez którego nie wyobrażamy sobie życia. To jest nasz nynek, bo tak na niego wołamy. Prosimy, pomóżcie nam uratować jego łapkę. Kwota, która jest potrzebna, nie jest, nie jest naprawdę wysoka. Dlatego też wierzę, że uda nam się na dzisiejszym streamie zebrać pieniądze na kropka, ponieważ kolejny cel charytatywny już jest w, na horyzoncie, ponieważ y, właścicielka tak, włodarzowa i właściwie kobieta, która stoi za schroniskiem, z którego wzięliśmy. Z którego wzięliśmy Hadesa niestety miała ostatnio wypadek samochodowy Jej samej do końca jakby nic się wielkiego nie stało Coś z barkiem, ale niestety ma skasowany samochód Samochód, którego używa codziennie, żeby zasuwać na miasto Karmić bezdomne zwierzęta, zbierać kolejne i przywozić do swojego schroniska Dlatego uaktywniła zbiórkę na 10 tysięcy złotych Żeby nie musieć jeździć pożyczonym samochodem To jest naprawdę kobieta, która wstaje rano Je mikrośniadanie, potem jedzie o 6 rano karmić psy na mieście Cały dzień spędza w schronisku o 22 wyjeżdża z tego schroniska, karmi psy na mieście, wraca do domu i śpi 5 godzin. Dlatego mm, cele charytatywne, czas teraz wesprzeć. Za duże ilości pieniędzy wpłynęły na moje konto ostatnim czasie, w ostatnim czasie, jaż mi głupio z tym jak patrzę na to wszystko, dlatego stwierdziłem, że trzeba troszeczkę podziałać charytatywnie. Kropek to jest to jest psiak, którego zbiórkę podrzuciła dziewczyna Tysi na Instagramie i razem postanowiliśmy wspólnie, że będziemy działali celem no, zrealizowania tej zbiorki. 2500 zł to nie jest duża kwota, zbieraliśmy już większe na live'ach charytatywnych, dlatego liczę na to, że uda nam się ten cel dzisiaj wypełnić. Fajnie by było, ja też osobiście na koniec dorzucę, jeżeli się, jeżeli się ta kwota nie zbierze, to ja tam też się dorzucę na, na kropka. Tak więc, no Boże, nie dziewczyna Tysi. Eee, <grywki> dziewczyna, znaczy, nie, no dobrze to powiedziałem. Pewna dziewczyna wysłała Tysi. Dziewczyna Tysi wysłała na Instagramie. Chłopak Tysi wysłał na Instagramie. Krowa Tysi wysłała na Instagramie. Rozumiecie? Taka konstrukcja językowa. Nie wiem, jak to się nazywa, nie jak to, jak to przetłumaczyć, ale kurwa, o to chodzi, że dostała od pewnej dziewczyny wiadomość. No. I, i, i przekazała to mnie i stwierdziłem, że trzeba zebrać na kropka. Tak więc liczmy na to, że uda się, uda się tego, jak to, Nynka uratować. Wygląda bardzo fajnie, to chyba Pitbull jest? Nie jestem pewien, wygląda przeuroczo, a zerwane więzadło u, u psiaka to, to myślę słaba sprawa. Ale e, to jest cel powiedzmy, no nie wiem czy poboczny, to nie jest głównie stream charytatywny, ale cieszę, ucieszyłbym się, gdyby to się udało spełnić. Ja będę wracał co jakiś czas do tego i też będę o tym przypominał. <laughs> tak, Tysia krowę, niesamowita niespodzianka, nie? Chowają ją na ukrytym tajnym ranczu w Minnesocie. Karol, nowy wspierający. Dzięki wielkie, mądry wybór. Dzisiaj będzie solo stream, tak więc zobaczymy. Może się wam to też spodoba, bo ostatnie dwa były z Lifikiem, były multiplayerowe. Dzisiaj będziemy handlowali narkotykami. Mam nadzieję, że nie pójdę za to do więzienia. Chociaż interesujące jest to, jak wiele symulatorów pozwala nam być osobami, którymi nigdy byśmy w życiu nie zostali. Ja chyba nie mam, pre, nie mam predyspozycji na bycie, na, na bycie handlarzem narkotyków, tak mi się wydaje. Tak więc... <laughs> No, Teran, dziękuję za symboliczną złotóweczkę. Praktycznie, jeżeli każdy z was wpłaciłby złotówkę, to już by, już by kropek miał operację. Dlatego ja będę to ja będę o tym przypominał co jakiś czas. Wy o tym też pamiętajcie. A ja sam co? Zainteresowany najświeższą premierą świata gamingu, Drag Dealer Simulator. Postanowiłem ograć go na streamie. Dlatego to też będziemy teraz robili. Zobaczymy jakie imperium narkotykowe uda się nam rozkręcić. Widziałem tam po parę minut na różnych streamach tego jak ta gra wygląda. Wygląda ciekawie. E, tak więc Mam nadzieję, że samemu uda mi się coś tam osiągnąć. Hołki TK. Dzięki wielkie za wsparcie. Dziękuję bardzo. Tak więc, no, dawaj linka do Donata. Macie w opisie, ludzie. Macie w opisie. Tak? Już wam pokazać, że mam krowę. <grystanie> faktycznie. <grystanie> no tak. Mam krowę. Ale ja powiedziałem, że ona jest na tajnej farmie na Minnesocie. Wróciła. Co sobie idzie? Czekaj, odwrócają, żeby mógł Czekaj. <śmienicza> <śmienicza> Dzisiaj mówię, że makrowe. Nie wyżyliście mi? Hmm? I nawet wysyła jej wiadomości na Instagramie. Mu, kurwa, mu. Jebać świnie! <śmienicza> tak więc, no. Tyśia przyszła, przyszła udowodnić, że ma krowę. Przyznam się, nawet się nie spodziewałem, ale się udało. Tysia, zbiórka się nie odświeża. Tak, ponieważ ta odświeża, te, ta strona niestety nie odświeża się sama w tle. Ja muszę zmienić scenę, żeby to się odświeżyło, albo ja muszę to ręcznie odświeżać. Dlatego będziemy po prostu tutaj wchodzili, wchodzili ręcznie. O kurwa, już proszę, zapierdala 1067 zł, i to mi się podoba. Dlatego też, ee, no. Idzie fajnie. Ja muszę tylko troszeczkę poprawić moje tutaj kluczowanie, bo za bardzo, za bardzo mi zżera tło. Dajcie mi moment. Dajcie mi moment. Eee, to jest. Eee, to. Tutaj są. Kurła mać. Kamling, filtry, kluczowanie koloru. Wyłącz, włącz! Nie, tylko trochę mniejsza siła, bo mi zżera mikrofon. O, tak będzie git, myślę. Już nie ma tak, tak wielu mrówków. Tak więc no. Czemu mi się profil przełącza? Halo, proszę mi się nie przełączać, profil waiting screen. Poprzedniej nuty nie ma ani u Enigma, ani u Jesieni. To jest tajna nuta, która jest udostępniona tylko mi i być może też Lifikowi, ale generalnie nie ma ostatnio. Gdyby nie udało się dobić na cel, to że resztę, tylko luźna propozycja. Ależ no, taki miałem zamiar. Jeżeli zobaczymy, jaka kwota się dobije. Ja osobiście i tak często wrzucam jakieś pieniądze na cele charytatywne, tak więc... Yy, i tak te pieniądze, które ostatnio ja ja zebrałem, jeszcze i tak mam niewypłacone, to nie jest tak, że ja się rzucam na ten i kurwa, wydaję go od razu. Sporo oszczędzam tak naprawdę, więc, więc jeżeli są cele, na które uważam, że warto wysłać, no to wysyłam. I cyk, zaraz koniec rzutki, na no to mam nadzieję, bo potem mamy jeszcze kolejne rzeczy, na które dobrze by było zebrać pieniądz. Tak więc co? Yy, mrówkowy na mikrofonie były fajne. No nie, no moim zdaniem tak średnio. Z, moim, z moimi włosami nie wiem, co się dzieje. Tak więc, no, o zbiórce wiecie. Jak zobaczymy, jaka kwota będzie do końca, to wtedy, wtedy się przekonamy, czy trzeba będzie jeszcze coś do tego dorzucać. Kwota rośnie, jak widzicie, praktycznie z minuty na minutę. 1264, już mamy 50%, a niedawno było mniej procent, zgodnie z zasadami matematyki, więc idzie dobrze. Tutaj też widzicie, jak zmieniam scenę, to się do źródła odświeża. Mister Stalowy Mocarz, dziękuję bardzo. Jaki niej jest ustawiony dla donate'ów? 500+, plus, yy, płacz dziecka i odgłos zmienianej pieluchy. Bo 500+, plus, nie? Gutowianin. Mądry wybór, dzięki wielkie. Dobra, zabierzmy się w takim razie za tą dealerkę. Zabierzmy się za dealerkę, bo to jest kluczowy element. Drag dealer simulator. Jak ja się cieszę, że rynek gier rozwinął się tak, że powstają takie cuda. Jeszcze jest na Unrealu zrobiony, o panie. Dobra, zobaczymy co to będzie. <laughs> Jak większość Polaków nie widział po prostu fryzjera. No też mam, też mam taki problem. Nie mam niestety znajomej fryzjerki na telefon, która mogłaby przyjść mnie obciąć. Ani znajomego też fryzjera. Aaa, drug dealer sim. Co to, to takie czerwone? Jeboa! Yeah, Dobra, co my tutaj mamy? Full screen. haj, 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 haj. No zaraz wszyscy będą haj, kurwa, nie tylko te ustawienia. Pausing, o, oh, to mi się podoba. Język gry, panie. Polski poproszę, zapisz. Och, restarcik, dobra, niech będzie restarcik, chociaż może nawet nie był potrzebny, ale to nieważne. Patrzcie, co ja tutaj jeszcze mam. Cooking Simulator, Red Faction Guerrilla. Tak, właśnie, ja dzisiaj, w, z, tej, tej. Ja dzisiaj obciąłem włosy, Tysi I cholera. Obcięłem jej całe tyle. Tyle włosów. Gadamit. Z jakiego mikrofonu korzystam? To jest y, MXL770. Tiger Bonzo dostał challenge, że albo owalić kobrę na łysu, albo powiedzieć alfabet do tyłu. Wydaje mi się, że łatwiej byłoby mu e, obciąć kobrę. <grystanie> CDP upadł. Oj, tam CDP, to już jakiś czas temu miał jakieś problemy. Ale dobra, faktycznie. E, czekajcie. Ja miałem tutaj jeden filtr, który chcę aktywować, bo on się przyda. Ducking, tak, tak zwany, czyli ściszanie gry, jak ja gadam. Czemu ty masz lola? Pani, bo dzisiaj mamy taką fajną akcję. Otóż, nie wiem czy wiecie, ale kiedy często, znaczy właściwie ostatnio codziennie wieczorami, Izololols, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ostatnio wieczorami często z Martyną gramy sobie w League of Legends i to gramy też z Timo. Nie wiem czy kojarzycie, Timo się często pojawiał, tak więc dzisiaj też będziemy to robili. I uwaga, dzisiaj dla odmiany Timo streamuje. Wkręciłem typa w 24-godzinny stream. Dlatego dzisiaj, kiedy tylko skończy się mój stream, to będziecie mogli pójść do Timo, ponieważ mniej więcej godzinkę po zakończeniu mojego streama będziemy grali razem z Team of League of Legends na jego kanale. Więc jeżeli chcecie zobaczyć nasze, yy, nasze poczynania na Riftie, to, to będziecie mogli wpaść do Timo. Ja tam zresztą bardzo chętnie was wyślę, odwiedzimy go i sobie, i, i sobie będziecie mogli pooglądać, jak napierdalamy w w League of Legends. Dobra, bo jestem nieskupiony. Już 1700 złotych. No i ładnie ładnie zasuwacie. Za chwileczkę znowu trzeba będzie zmienić ten cel na inną zbiórkę. No właśnie, tysia też będzie oczywiście. Będziemy w trójkę grali, może ktoś tam jeszcze się dołączy. Tak więc yy, to będzie po moim streamie, a na razie ja się chcę zabrać za, za dealerkę. Jeszcze trochę tą grę przyciszę, mam wrażenie, że jest za głośno. Chociaż mogę się mylić. No i co? Proszę Państwa, jest 24 osób na streamie o tym. Tak, wiadomo, ale trzeba będzie ten wynik podkręcić, jak tylko będzie już yy, wiecie... Jak tylko nadejdzie odpowiedni czas. Na streamie Lifito odpala. Kurwa no, panie. Zżynanie to jest praktycznie pierwsza umiejętność, jaką uczą na kursie YouTube'ów. Patologicznie nowy wspierający. Dzięki, wielkie Mordo. Dzięki, ile za 5 gram maryszki. No jak dla ciebie to będzie gram za stówkę. Co ty na to, stary, dobra oferta. Podczas kwarantanny żaden dealer nie chce wychodzić. Ja jestem gotów opuścić. Opuścić. Wybierz poziom trudności. Podaj bongo, typie! Obstawiam, że środkowy to będzie ten... środkowy. Uzależnieni klienci są gotowi zapłacić więcej na produkt. No to już wiemy, jak działamy! Najtwardsze narkotyki, kurwa! Beton będziemy kruszyć im sprzedawać. To musi być twardy narkotyk jak cholera. Tak więc wtedy będziemy mogli... mogli naprawdę rozwinąć nasz biznes narkotykowy. Enigma robił bity do tej gry chyba. Autentycznie, <noise> eee, plata o plomo? A ja w dopia mam plata o plomo, panie. Ja se chcę nalajcie podilować narkotykami, a nie robić sobie wyzwania jakieś. Handlowanie narkotykami to ma być przyjemność, a nie jakiś grinding. Hui, wie bali mi się na kwadrat. Aha, nie, przepraszam, to chyba tylko sąsiad bił żonę, ale to to codzienność. Joker, dzięki wielkie. Mądry wybór. Story or your story. Let's find out together. To jest nasza historia. Czekajcie, bo ja miałem taki ostatnio zajebisty pomysł. Jezus Maria, czemu mi się, kurwa, profil na Stream Decku zmienia? Nie ma żadnego powodu, żeby się, żeby się to działo. Czekajcie, muszę to sobie poprawić, bo ja mam taki jeden jeszcze pomysł. O Jezus Maria, czułość myszki trochę za dużo. Moment. E, chciałbym nazwać naszego Pana Dealera, bo on będzie miał imię, dlatego fajnie by było tutaj jakiś taki mały ro roleplay zrobić, nie? Ja ostatnio wpadłem na fantastyczny pomysł. Znalazłem, no może znalazłem to dużo powiedziane. A, o, od razu kropka, zobaczę. Proszę Państwa, jak pięknie zasuwacie, 1800 złotych już. Jak więc lecimy. E, Polskie imiona męskie. Jak nazwać? Jak nazwać naszego cholera kolegę? Imiona męskie dzidziusiowo.pl <grych> Adolf? Nie, to takie zbyt trochę oklepane. Ósma strona. Wybiorę z ósmej strony. Florian. Florian, typie, nie wiedziałem kiedy się przerzuciłeś na dilerkę, ale mam nadzieję, że razem będziemy tą przygodę Florian przeżywać i, i nam się uda. Będzie grubo, będzie grubo. Czekajcie, sterowanie, czułość myszy muszę sobie trochę zmniejszyć, bo mnie powali. Tak, restart gry może. Dobra, proszę Państwa, Florian to będzie chyba najlepszy handlarz po tej stronie Wisły. Przytrzymaj tab, sprawdź. Dzwoni Eddie, siema. Cześć, mam nadzieję, że nie budzę. Dałbym ci odespać wczorajszy, ale mam pewnego kłopotliwego skór wysyna do ogarnięcia i nie mogę tego odkładać. Czekam na ciebie na skwerze koło mojej chaty. Ogarnij się i wpadnij. Dobra, proszę Państwa, to Florian w takim razie ma swoje pierwsze zadanie. Pod tabem ma obecne zadania na zakładkę Organizer na górze ekranu, by zorientować się w otoczeniu użyj Mapy Świata. Tam znajdziesz marker zadań, klientów. Uh, okej. Okay. Dobra, pod tabem yeah, <grym> mamy plecak. So say, huh? No dobra, pierwszy dzień w robocie. To ja myślałem, że jakimś zaawansowanym jebańcem będziemy grali, stacji roboczej nie mam obecnie dostępnej, tak troszeczkę jakieś dziwne wygładzanie myszy mam wrażenie w tej grze jest obecne, ja nie mogę grać jak mam kurwa wygładzanie myszy, co to ma w ogóle być, poziom trudności plata o plomo, Tfu, kurwa, pluje na plata o plomo. Sterowanie, jeszcze troszeczkę zmniejszę tą czułość myszy i będzie git, będzie git. Dobra, Florian, idziemy. Jakieś tam te poptarcy może są w mikrofali w tosterze, sterze, wyłącz światło. Panie, no chyba musimy, kurwa, wiecie. Młodszy magik dźwięku, wyłączyć światło w mieszkaniu. No kurwa prąd nam będzie pieniądze zżerał. Zapisz grę! Nie można zapisać gry, Zajibisz się. Dobra. Otwórz drzwi zamknięte. Chyba, oczywiście. Dobra. O, brak pamięci krótkotrwałej to jest coś, co akurat ja znam. Kurwa, gdzie ja mam klucze? Może w gitarze? Dobra, ta gra jest jednak za cicho. I tak się wam przycisza, więc powinno być dobrze. Może głośność dialogów troszeczkę bardziej podkręcę. Dobra, gdzie mam klucze? Kurwa, to jest mój standard. Nie, kluczy to akurat nie gubię. Wiele innych rzeczy gubię. Co tam mam w szafce? Mamy klucze do mieszkania. Szybkie użycie do plecaka. Eee, może nasz. Kurwa. Tutaj szybkie użycie, rozmiar waga. Przeciągnij alt, przeciągnij. Kurwa, no. Aha, okej. Okay. Dodano klucze do mieszkania. Wow, to jest dopiero pierwszy kurwa ten, pierwszy kwestik. Weź plecak z szafki. To jeszcze coś mam stąd wyciągnąć? W lodówce nie mam czegoś ciekawego? Nie, ewidentnie nie. Plecak z szafki. Nie ma plecaka w szafce, czemu mnie oszukujecie? Chyba, że w tej szafce. Ja myślę, że jeżeli ja będę musiał wyciągnąć plecak z szafki, to mnie to poinstruuje. 50 ekspa za otwarcie drzwi, to mi się podoba. Dobra, otwórz drzwi, lecimy w takim razie. Widzę, że sprintowanie też tu jest obecne. Kurwa, te drzwi też są za. Aha, dobra, bo to chyba do innego mieszkania. Enjoy the curve view. <laughs> Ach, Playway. Dobra, M. Mapa świata. Dom spotka się z Edim. To lecimy gdzieś tutaj na wskroś. Opony płoną na ulicy, tak. A jest w ogóle dobra miejscówka. Normalnie, jakbym. Czuję się jak w domu tutaj. Opony płoną przed blokiem kaktusy. A nie, to chyba jest parasol zwinięty. Parasol, który wygląda jak kaktus. Gdzie jest Eddie? Szef logistyki. Ludzie, czytam komentarze tyle ile mogę. Mogę kucnąć, Mogę. A mogę słoweński przykuc przy nim zrobić? Nie, nie, chyba mi nie do końca pozwala. Usiądź, dobra, pamiętajcie, dwa metry od siebie, social distancing. Dawaj, buszka, Mateuszek, dzięki wielkie, weź jointa. No właśnie, muszę sprawdzić towar, zanim będę to sprzedawał. Nie mogę gówna sprzedawać.

Uh, well, Jezus Maria, widzę, że tutaj jesteśmy już takimi starymi wygami, co już są, wiecie, po 25 roku życia i po imprezie bardziej krzyż boli niż są dobre wspomnienia. Nie, nie podoba mi się to, że jesteś moim tatuszkiem. Start basic, grass and There are three packages waiting for you in a dead drop at the back of a supermarket. Grab them, go home and get your laptop. They'll be Jesus Maria. You make them sales and I'll get back to you soon after. Questions? Huh? Nie, dobra. Jak rozpoznać skrytkę? a smart will find it. Anyway, get to work. Będzie Dobra, dokąd mam iść? Skrytka supermarket, tam ma być laptop i narkotyki, fantastycznie. To jest prawdziwe RPG! Przecież Horizon Zero Dawn, co się chowa przy tym? Jak się wstaje? F się wstaje, no dobra. 600 expa. No dobra. Pochowane punkty zrzutu. Kurwa, to te wieże synchronizacyjne się chowają, mogę biegać po samochodach? Nie wskoczę na samochód! By some kind of symbol. Ok, wydaje mi się, że gdzieś tutaj była ta, ta moja paczka. Dobra, jakim symbolem będzie mój dead drop oznaczony i gdzie go znajdę? Przeskocz! Aha! E, no ja to sprawny jestem. To jest kurwa Assassin's Creed. Dobra, dropie, gdzie jesteś? Ma być oznaczony jakim symbolem? Tutaj, ty, mamy to. Dobra, paczka marihuany i amfetaminy. Bardzo popularny, lekki palony narkotyk, średniej mocy, dosyć uz uzależniający speed. Okej, okay, co teraz? O! To w ogóle musi być. Okej. Okay. Ty, to to jest naprawdę jakiś niesamowicie sympatyczny system zamawiania narkotyków. Szyfrowane wiadomości na aplikacji, na laptopie. Ciekawy jestem, czy mają, wiecie, mobilną apkę, na przykład, którą można napisać do swojego dealera. Jest Facebook, to na przykład Weedbook. I klik klikacie i kurwa gotowe. Gdzie jest mój laptop w ogóle? Może w czajniku mam laptop schowany, to by coś. Stacja robocza nie jest mi na razie potrzebna. Użyj laptop! A, okej. Okay. Shady.com! No, wiedziałem, że będzie aplikacja, naprawdę. Dobra. Patrzcie, no mamy tutaj narkotyków? Ekstaza będzie na szóstym poziomie, fantastycznie. Kartel, klienci. Siemka, masz jeszcze dziarsko na stanie? Jakbyś miał jeszcze 3G, to byłoby zajebiście. Dobra, kliknij, aby napisać wiadomość. Potwierdź zamówienie. Wyślij, ogarnią, w kontakcie. Kurwa, da radę skołować 3G ta trawa, serio by się przydało. Ty, no ale jakby ile ja mam tych getów, bo ja nie chcę akceptować tych zamówień, jakbym, wiecie, jak nie mam co dostarczyć, kurwa. Za pośrednictwem Shady możesz zamawiać narkotyki, komunikować się ze swoimi klientami. Wybierze osobę z listy, kliknij na pole wpisywania, aby zobaczyć opcję. Klienci pojawią się na mapie, dostarcz im towar. Okej. Okay. No dobra, dostępne zadania. Plecak. Mówiliście mi, że plecak gdzieś tutaj leży na szafce. A to jest faktycznie plecak, okej. Okay. Ty, no i w plecaczku to ja teraz mogę sobie przytrzymać tutaj to i owo. Dobra, zejbiście. Mam 3 geta marihuany, akurat dla jednego typa, ale czy ktoś tutaj jeszcze nie chce, może. Może fecika jakiegoś? Feta, feta? Feta, peta? 5 getów amfetaminy, Czy ja mam 5 getów amfetaminy? Mam idealnie, dobra, panie. Chyba, że tamtemu wezmę to zielsko, rozdzielę z jakimś majerankiem, zmieszam i nie będzie żadnego problemu. Potwierdza zamówienie, typie. Nie ma problemu, zgarnę towar i Cię odwiedzę. Kurwa, to jest najsympatyczniejszy i najbardziej słowny dealer na świecie, naprawdę. Nie mogę skakać przez schody. Jeżeli policja mnie w tej grze zacznie ścigać, to, ścigać, to już jestem w dupie. Dwa razy po... DWA RAZY PO 3 MAM panie, Dobra, to nie zauważyłem. Muszę się nauczyć od... Ty, faktycznie, dwa razy po 3 geta Muszę się nauczyć... Nauczyć odczytywać interfejs sprzedaży narkotyków. W grze, bo w życiu to ja w ogóle nigdy, w życiu. Nie.

Panie, a ile miejsca może zajmować cash bez przesady? Valentina Czapkin jest w ogóle tutaj, za tym blokiem, gdzieś tutaj schowana? Hej, Valentina! Gdzie się tutaj bujasz, kurwa, na tyłach? Ty pojebana jakaś jesteś. Jakaś dziwna, ale ma włosy dziwne. Dobra, rozmawiaj. Siema, masz to, czego potrzebuję? Jasne, proszę. Eee, jak, jak się to dzieli? Teraz, y, przy, w, Alt, przeciągnij, przeciągnij pojedynczy, dobra. Akceptuj. C 80 szacunku. Panie, ja powinienem już maksymalnie mieć szacunek. <śmiech> Jakie? <laughs> Okej, okay. Dobra, 30, och, 30 dolarów. Chciałbym naprawdę zobaczyć kiedyś jakiegoś dealera, który tak zapierdala sprintem z plecakiem na plecach, żeby tylko dostarczyć wszystkim klientom to, co zamawiali, naprawdę. To się chyba nie zdarza. Jezus Maria, co jest nie tak z modelami tych postaci? Tej to chyba się pojebało. O, ma czarną skórę, to będzie miała białe ubranie. Siema, to ty jesteś dealerem? Masz towar? Nie proszę pani, ja jestem z CBS. Jasne, proszę. Dobra, masz swoją Maryśkę, dziękuję bardzo, 80 szacunku, 36 dolarów. tej to jakoś drożej sprzedaliśmy, jak to w ogóle działa? No, była brzydsza, jeszcze bardziej, to dostała wyższą cenę, to taki wolny rynek, kurwa. Ja się tutaj będę rządził z cenami. Nowy Skyrim. Ty no, proszę państwa, jakoś tych tekstur trawy to jest to! Na takie rzeczy liczyłem w gamingu, właśnie. Gdzie jest ten ostatni klient? Po drugiej stronie. Wszyscy się kryją za jakimiś kurwa zabudowaniami dziwacznymi. Tego jeszcze nie przeskoczę. A ja mam staminę! Dobra, no faktycznie. Czyli okazuje się, że chyba jednak będzie kluczowe tutaj zarządzanie zasobami staminy. Fajnie, fajnie, fajnie. Tak, w ogóle nie podejrzane miejsce na kupowanie narkotyków. Kolejna brzydka baba! Jezus Maria, widzicie dzieciaki? Od tego kurwa, od tego palenia narkotyków. Szczególnie, że ona chyba chce tą amfetaminę, nie? Tak, 5 gram amfetaminy. Wypadają włosy, no! Przecież to jest jasne. Właśnie dokonając kilku pierwszych sprzedaży zarobiłeś jakiś pieniądz. Klienci powinni wkrótce zamówić więcej, iść do komputera, by zamówić więcej towaru, a jego uzupełnić swój zapas. No dobra, proszę państwa, tutaj mogę o wiele prościej przyjść. Moje domiszcze jest gdzieś tam... Co tam się odpierdala? A kto się bawi seks z lalkami zawieszonymi na patyku w powietrzu? Nie wiem, nie wiem, yy, gdzie jest mój dom. Tam mam znaczek mojego domu, okej. Okay. Jeszcze ma nazwisko Kebab. Uważaj, żeby czegoś nie wysadziła. Nie, nie. Ja myślę, że nazwisko Kebab to jest po prostu wyraz wielkiej miłości do tureckiej pity i mięsa w niej zawartego. Dlatego ja tam pity zawsze szanuję. Jak tam, proszę Państwa, zbióreczka? 1858 zł. Panie, no. Link w opisie, moi drodzy. Trzeba docisnąć do maksa. Może się uda. Mam nadzieję, że się uda. Zamawiamy więcej towarów w tym czasie w Shadycomie. Co my tutaj mamy? Pulpit, podsumowanie. Marihuana, cena sprzedaży. Edi, słyszałem, że ogarnąłeś te pierwsze sprzedaży. Dobra robota, teraz, jeśli potrzebujesz więcej towaru, pisz do mnie. Skontaktuję się z tobą, dam, dam znać, kiedy paczka będzie do odbioru. Zróżnij nowe zamówienie. O, cholera, ja nie wiem, czego ja tu co ja chcę zamówić w ogóle. Dodać marihuana do zamówienia. A czekajcie, ile kosztuje? 5 dolarów za gram. Czyli mogę 10 gramów kupić. Dobra, dodaj, typie. Tego też chcę. Ej, Eddy to naprawdę, kurde, musi być ogarnięty typek jak taką ilością Marinuchany mari, mari yy, i amfetaminy jeszcze operuje. Dostawa z kartelu może chwilę zająć. Zależy to głównie od wielkości zamówienia, pamiętaj, by zawsze planować to naprzód. Edi, poinformuje cię, gdy paczka będzie gotowa do odbioru. W międzyczasie możesz znaleźć sobie inne zajęcie lub czekać. W trakcie pobytu w krywce naciśnij te, aby czekać. Ale moment, moment! Bo my mamy jeszcze jakieś zadania dostępne, widzę. Gdzie są te zadania? Organizer. Zwróć swój dług do Ediego, gdy zarobisz coś na sprzedażach. Sprawdź stację męzlową pod kątem domieszek. Domieszek? W sensie, że mogę coś domieszać do mojego narkotyku, żeby więcej zarobić, a mniej sprzedać? Ale to w... przecież wtedy mi szacunek spadnie. Ja nie chcę się bawić w takie rzeczy. Jaki dobry dealer będzie rozdrabniał towar, żeby sprzedawać go i jakby. Więcej zarabiać, a dostarczać jakieś gówno. To jakby nie mogę. Wmieszaj amfy i Maryśkę. Wydaje mi się, że jakieś lepsze połączenia można by było tutaj rozkminić. Sam nie wiem. Czy ja mam wejść tutaj do środka i przeszukać to? Ty, no i się otwarło. Siema! Gdzie te giry? Kurwa, kasa na kartonie? Ej, Raider, czego chcesz? Chcę coś kupić. Soda oczyszczona, puszka sprayu, tabletki i buprofenu. O jezus, Maria, ty to faktycznie mogę sobie tutaj wmieszać parę różnych rzeczy. Dobra. Dobra, spoko, to spadaj. Jasne, cześć. Bądźmy mili, bądźmy mili, bo jeszcze stracimy tutaj respekt. Nie mieszaj nic, bo to się nie opłaca. No oczywiście, że się nie opłaca. Pięć punktów umiejętności. O typie. Ogólny wskaźnik ryzyka i wskaźnik ekspozycji. Zjarany ninja, dobry piesek. Okej. Okay. Stamina. Biegacz. Zwiększa prędkość biegania. Skradanie? Iluzjonista? Sprzedawca. Zdolniacha. Zwiększa punktów doświadczenia. Dobra. Tutaj mamy koszt 2. Kieszenie mogłem sobie zaupgrade'ować, ale to nieważne. Ciekawy jestem, czy Pff, widziałem gdzieś, że jest ten że jest, że jest opcja na przykład wyrzucić plecak kiedy się ucieka, jak się B przytrzyma. Dobra, idziemy w doświadczenie. Faktycznie Lifik dobrze mówi. Zawsze na samym początku najlepiej zinwestować w Expa. Te siara Nie chcesz może jakiegoś boostera? Ale ty masz dziwne proporcje, Jezus Maria. Jaką ma dupę szeroką dziwacznie, tak nienaturalnie wręcz. Jakaś turbowąska talia. Dawid Kozorys, masz dyche i wirtualne czyczki. Dziękuję bardzo, ale ja wolałbym troszeczkę wiesz, Jakiegoś kurzonka, wugaszkę jakiegoś na dzbanek palenia bym poprosił. Dobra, mapy nie potrzebuję. Organizer, zwróć dług do Ediego, mogę też poczekać w kryjówce. A gdzie był Eddie? Ja to już się gubię tutaj. Dobra, tą alejkę to znam jak własną matkę. Ani trochę, bo zostawiła mnie jak byłem mały w koszyku na rzece i dopłynąłem do sierocińca. Tam wychowały mnie zakonnicę. Taka jest historia Floriana. Dobra, to poczekajmy chyba, dług do Ediego zwrócimy, jak trzeba będzie, on mi tam nic nie będzie, wiecie, mówił, że coś jest nie tak. Pozyskiwanie klientów, paczka w skrytce, paczkę z opony na placu zabaw, a co jak te opony też kurwa płoną? Masz obecnie trzech klientów, to słodko, ale daleko na tym nie zajdziesz. By rozwinąć swój interes, musisz odblokować więcej osiedli i utrzymywać na nich wysoki respekt. Idź do komputera, bo dowiedzieć się więcej o odblokowywaniu osiedli. Dobra, anulujmy ten czas, mamy paczkę w skrytce, zajebiście. Przytrzymaj TAB, żeby wyjąć telefon. O Jezus Maria. Lewy przycisk myszy, żeby odblokować. Cholera jasna. Rozmowy, wiadomości, QE. Ja muszę cały czas trzymać taba, pojebało was? Ty, dobra, okej. Okay. Zapierdalam tą paczkę, bo jeszcze mi ją ukradną, nie! Dlaczego, J jakim sposobem ktoś miałby mi podjebać moją paczkę? A ja nie rozumiem, jakby to się miało niby stać? Drug package jest gdzieś tutaj, w oponach. Ta fryzura, no moja fryzura jest dzisiaj szalona. Ja wyglądam jakbym sam powciągał te narkotyki, które mam sprzedawać. Tutaj będą te opony? Co to kurwa gra i czemu w takim jakby, dobra nieważne tutaj mamy naszą narko... narkotykę, eee, kontrol przeciągnij, wybierz ilość, alt przeciągnij, nie no wszystko przeciągnij. Dobra mam trochę gotówki, mam trochę amfetaminy, gdzie jest Eddie? Ja chciałbym mu ten, ten mój dług oddać, rozmowa przychodząca, Jezus Maria ciągle dzwonią. O Jezus, mary, dobra, mamy to teraz. B, przytrzymaj, żeby wyrzucić plecak. Dostępne zadania. Prawy przycisk, myszy, otwórz mapę. Okej, okay. nie, nie chcę już mapy. Stacja robocza, dostępne zadania. Kurwa, ile rzeczy? Odblokuj wschodnią starówkę, stary rynek do stacji roboczej, by nauczyć się przygotowywać towar. Dobra, idziemy porcjować w takim razie. Znowu jakaś wiadomość, nowa wiadomość, wiadomości. Nic się nie dzieje. A, nie mogę iść i jednocześnie robić tych rzeczy. Nieważne, idę, idę. Dziel, dziel, towar na jeden gram, wtedy będzie ci łatwiej dzielić. No, domyślam się, że tak, ale... No, ale co, jeżeli wtedy jakiś to ma, wiecie, większy plastik footprint, więcej tych strunówek, marnuje i niszczy środowisko. Ja też muszę myśleć o takich rzeczach. Dobrze, Shady.com, co mi zdradzisz? Nowe rejony do odblokowania, no to dawaj. Wschodnia starówka, tam muszę szacuneczek trochę podkręcić. Eddie, będę potrzebował marynia 10 gram, amfetamina 10 gram. Za 30 minut będzie gotowa. No dobra. Eee, Jezus, Agata naprawdę się przepala przez ten towar jak szalona. Feta, będzie co? Dobra, czekajcie, eee, bo ja chcę się cofnąć z tego. Użyj laptop. Tutaj mamy cokolwiek jeszcze innego ciekawego? Nie. Ale miałem użyć stacji roboczej. Wybierz symbol spreju. Panie, no 420 Blazed. <noise> Możesz kupić spray w sklepach takich jak stacja znowu, lub znaleźć półpełne puszki w okolicy. Dobra, stacja robocza. Stacje robocze specjalny typ mebli. <noise> Możesz na nich rozstawić swoje laboratorium, przechowywać na nich paczki z narkotykami do przetwarzania. Tutaj również zapakujesz produkt do jego docelowej formy i przygotujesz go na sprzedaż. Wciśnij i w trybie stacji roboczej by włączyć instrukcję obsługi i Shady Wolf! Nowe wspierający, dzięki wielkie mordo mądry wybór. Dobra, co ja mam teraz robić? You Remember chemistry classes back in school? No? Yeah, me Znajdziesz więcej Okej, naciśnij i. O ja pierdole! Stacja robocza służy do organizacji twojego sprzętu, narkotyków i dodatków. Znajdziesz informacje jak używać stacji roboczej dobra. Pojemniki, takie jak słoiki, pudełka czy butelki są używane do trzymania różnych substancji. Każdy pojemnik ma swoją etykietę, której nazwę i kolor możesz dowolnie zmieniać w celach organizacyjnych. W pojemnikach możesz trzymać zarówno narkotyki, jak i przeróżnej formy dodatki, jednakże niektóre pojemniki nie mogą na przykład przetrzymywać płynów. Miksery, miksery do cieczy, młynki... Sucha, poza, sucha substancja poza suszem w proszek. O Jezus, Maria. Użyteczne, gdy potrzebujesz dodać substancję inną niż proszek do miksu. Tableciarka zamienia suche substancje w formie pro O Jezus, Maria. Suszarki. M mokre substancje i zawiesiny w formę suchą. Można zmienić i przetwarzać dalej. Ja pierdolę. Wchodzić w interakcję z różnym sprzętem, uruchomić go, sprawdzić jego opcje. Jo, rozkładanie narkotyków, tryb sprzętowy. Funkcje, zaznacz, dodaj, edytuj etykietę, spakuj, chemia. Jakie pojebane, czekajcie, dobra, widzę, że mogę tutaj po, położyć tą pakę. I położyć tą pakę. Zaznacz, połóż, opcję sprzętu, podnieś. Teraz potrzebuję sprzętu, ponownie wciśnij tab, aby obrócić obiekt. Średni słoik, mały słoik, duży słoik, dobra, mogę to widzę porozkładać, co? Jeden słoiczek. Teraz przełóż substancję do pojemników, są na to dwa sposoby, wybierz źródło substancji. Tryb laboratorium, chyba. Tutaj pokaż opcję. Wybierz, dodaj substancję. Dodaj. Marinochana, zapisz. Ok, dobra, wrzuciłem do słoika marihuanę. Fantastycznie. Potem pakuj produkt, gdzie możesz zadeklarować rozmiar i ilość paczek narkotyków, jakie potrzebujesz. Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów dotyczących stacji, wciśnij i by otworzyć instrukcję. O Jezus, Maria. Awalon 269, dzięki wielkie. O Boże, polecam jedna trzecia robić miksy, bo tak to płaczą, nie ma to... Jezus Maria, co się tutaj dzieje w ogóle? Dobra, pokaż opcję, zapakuj produkt. Cyk. Nowa paczka, 1 gram. Ilość 10 paczek po 1 gram w takim razie? Stwórz, dodaj do ekwipunku. Okej, okay, teraz mam... Zapisywanie gry jest teraz dostępne, możesz to zrobić. Ok. O Jezus Maria. <laughs> Źle się czuję. Żołądek mi świdruje, jak patrzę w ogóle na te narkotyki, bo to nielegalne jest, nie? Dobra, to kolejny w takim razie duży słoik, średni słoik. Czas do końca pracy. Mogę go też, aby manipulować. Zaznacz amfetaminę. Tryb laboratoryjny: zaznacz, pokaż opcję, dodaj substancję, dodaj amfetamina. To będzie na biało, panie! Aha, to kolor etykiety jest. To czerwony niech będzie w takim razie. Główno widać tutaj. Mogę go przesunąć. Eee, mogę go przesunąć, czy nie? Czy nie mogę. AD by przewinąć. Wybierz przedmiot z listy. Mogę się poruszać w ogóle przy tym. Ja pierdolę jakie dziwne, dobra. Skomplikowane. Tak, to jest symulator Kanty. Dobra, F się z tego wychodzi. Jak się z tego kurwa wychodzi? Tryb narkotyków. Czekajcie, aha, bo mam, mam te 10 paczek po 1 gram przy sobie. To teraz tutaj zapakuj produkt, nowa paczka, 1 gram, też chyba 10 w takim razie. Stwórz, dodaj do ekwipunku. Jak się z tego wychodzi teraz? Chciałbym z tego wyjść. Mogę po prostu odejść? Jak odejdę? Nie, to mnie trzyma jakby w granicach tego. Nie, przepraszam, dalej jestem w trybie laboratorium. Kurwa, jak się z tego wychodzi? Tutaj też mogę coś wieszać? Idź w sprzedawcę to żeby dostawać więcej doświadczenia. Przytrzymaj na przykład na Amfie, na Słoik. Okej. Okay. Na na przykład Amfie i na Słoik to od razu cię się. Okej, okay. dobra. Jak tylko kurwa wyjść? A, dobra. Escape. Proste. Użyj laptop w takim razie. Jakie mamy tutaj zamówienia? Mm, Agata. Agata chce 2 gramy Fety, to myślę, żaden problem. Kurwa, oznacz jako przeczytane. Potwierdź zamówienie! Zrobimy to pani. W drodze. Miej odliczoną kasę. Dwa gramy trawy. Czemu oznaczam jako przeczytane? Czemu jestem jakąś taką wredną laską, która wrzuca kolesia do friendzona? Dobra. Wiołem szykuj hajs. Dobra, jestem gotowy w takim razie, tak myślę. W ekwipunku mam trochę tych paczek. Po jeden gram, bardzo popularne, lekkie narkotyki, to chodźmy to w takim razie sprzedać! Mam nadzieję, że mi się uda, nie jestem pewien. Nie musisz klikać, wyślij. Okej, okay, dobrze, dzięki za informację. Policja rzekomo chodzi po ulicach, więc to może być niebezpieczne. Zwrot kasy. Czekajcie, tutaj jest gdzieś ten ziomek, który mam zwrócić kasę. Może mieszka zaraz obok mnie? Nie. Tutaj do przodu i w prawo. Dostępne zadania. Valentina Czapkin. Gdzie jest ten typek, któremu mam kasę zwrócić? Tutaj jest Victoria Kebab. Ja on to już dobrze znamy. Ona widzę, kupuje to zielsko w różnych miejscach. No są tu cholerne kaktusy. To tam chyba jednak był kaktus. Tak, bierz ten hajs. Co to ona chciała? Dwa grama amfetaminy. O nie. Eee, raz, dwa. Dwa razy akceptuj. Dobra, mamy hajs, mamy hajs, zejbiście. 70 szacunku. Co teraz? Yy, zwrot kasy. Gdzieś tam. Tutaj mamy gdzieś nasz zwrot kasy. Fajnie by było spłacić Jediego, no bo ostatecznie kurwa może się to źle skończyć, jak nie spłacimy dealera. W laboratorium rozsta folię do mieszania. Panie! Kurwa, oczywiście, że źle poszedłem. Zwrot kasy. Dostarcz darmową próbkę, oznacz terytorium. Dobra, kompletnie źle poszedłem. Jeszcze nie jestem zorientowany w tym, jak działa ten cały teren. No, to jest Okej. Czy no sure to jest policja? Wygląda jak policja. Dobra, nieważne, ja odbijam tutaj. Ja <ścoughs> na ścianie. Kurwa. To no dopiero jest to. Dobra, tutaj 17 metrów ode jest jakiś mój kliencik chyba. Po drugiej stronie. Ta muzyka napierdala. W losowych miejscach ściany grają rap. Czy to jest policja? Ja tutaj nic nie robię, panie. Nie, 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 w ogóle się mną nie interesujcie. Czy jak chodzę powoli, to przyciągam mniejsze zainteresowanie? Nie jestem pewien. Jakich aktorów widzę w serialowym The Last of Us, ażebym to ja wiedział. Nie mam puszki, więc nie oznaczę terenu, ale coś tutaj było o darmowej próbce, jakaś mowa. Gdzie ta darmowa próbka, niby jest do dostarczenia? Nie ma tutaj nikogo. Dostarcz darmową próbkę. Halo! Chce ktoś darmową próbkę? A ty czegoś chcesz, typie? Dzień dobry. Rozmawiaj z przechodzi. Mogę jakoś pomóc? Masz mały prezencik z Afriko. Ryzykowne może być tajniakiem. 50 gram sacunku. Kurwa, powiem wam. Chciałbym, chciałbym spotkać takiego gościa, który podchodzi do mnie i tak, a masz stary, masz tak. Dobrze mi dzisiaj, jakby się wstałem prawą nogą, proszę, za darmo giet, marihuany. Jakościowej. Jeszcze nie mam, Jeszcze nie mam stacji do mieszania. Dobra, Valentina Czapki, no ona też coś tam chciała. Czego ty chcesz? 2 gramy marihuany. Control plus przeciągni ma, ma, ma dać jej 2. Dobrze, akceptuj, akceptuj, zajebiście, mamy hajs. To jeszcze tylko pani Agata Akata. 17-15 metrów, znowu ta brzydka czarna baba, to jest szalone. 2 gramy amfetaminy, to lecimy w takim razie. Akceptuj, gitara. Kup spray, umieść cztery znaki na murach wschodniej starówki. Nie jestem pewien, czy to jest taki dobry pomysł, szczerze mówiąc. Dziś do laptopa, wtedy możesz oddać Muji Hajsiwo. An tak, przecież on był czarny. Oto, to lepiej szybko te pieniądze oddam, bo to się może źle skończyć. Idziemy do domu. Jak jeździłem na uberze, jeden ziomek dał mi szyszkę chmielu jako napiwek, także. Zinteresujące <ślesz> w takim razie. Różnorakie napiwki, jak jechaliśmy kiedyś z ziemniakiem, troszeczkę wstawieni po imprezie, to nam gościu w Uberze powiedział, że na dokładnie tych miejscach, na których siedzimy, kiedyś jakiś dwóch homoseksualistów zaczęło seks uprawiać, tak więc ym, muszę przyznać, nie chcieliśmy już raczej tam dalej jeździć. Eddie, słuchaj, mogę ci oddać hajs, dostarcz kasy dla kartelu. Mam dla ciebie kasę, możemy się ustawić, czekam u siebie, twój dług to 120 dolarów. Dobra, to to mam w takim razie ogarnięte, gdzie on będzie czekał na mnie? Eddie, tam gdzie był wcześniej. Dobra, idziemy ten hajs oddać, bo to w sumie. Kluczowa rzecz, żeby te pieniądze oddać. Otwórz drzwi, lecimy. Cyk, cyk, cyk. Eddie, gdzie jesteś? Czy to jest policja, czy to jest jakaś losowa dupera to jest chyba ta, co biegała, tylko się już przebrała. Hajs idzie dla kartelu. No ja wiem, wiem, Eddie to jest tylko biedny kontakt kartelowców. Dzień dobry. Jezus Mary, jaki on jest zjarany totalnie. Rozmawiaj. Cześć, masz coś dla mnie? Tak, proszę bardzo. Dobra, gitara zawijaj do roboty. Typie, nie mów mi co mam robić, bo cię przemaluję na biało. A nie, przepraszam, ta dalej biega, chyba się tam za ścianą przebrała. Hm. Nieważne. Oddaliście mi hołd minutą. O, dzień dobry. Patrole policji. W trakcie dnia policja może czasem cię skontrolować, jeśli uznają cię za podejrzanego. Na ich decyzję wpływa masa zmianek takie jak twój wygląd, zachowanie, posiadanie plecaka, jak i jego rozmiar oraz ilość aktywności przestępczej w okolicy. W pobliżu policji staraj się być spokojny rzeczy, grzeczny, nie uciekaj przed nimi, no chyba że masz paczkę koksów plecaków, wtedy spier gdzie możesz. Ja jestem grzeczny, ja sobie tylko spaceruję. Jezus, Maria, czemu oni w jakimś takim Riot Gear chodzą? Boże. Aha, dobra, zostawić dragi w domu, jeżeli nie idę ich sprzedawać. Zrozumiałem. Dobra, to skoro mam iść tylko tagować na mieście, to ja te narkotyki zrzucę w takim razie. Wydaje mi się, że chyba kliknę, wyrzuć plecak, nie? To on zrzuci go tutaj na środku. Tak jest! O, jaka fizyka! Jest piękna, dobra. Mam coś przy sobie, nie mam nic przy sobie, dobra. Tylko spray będzie mi potrzebny. A czy w Drag Dealer Simulator można zostać po prostu profesjonalnym graficiarzem? Jest taka opcja w ogóle? Jest to możliwe? Sam nie wiem. Stacja znowu była chyba gdzieś w tamtą stronę. Grę zapisz, bo jak ci złapą, nie będziesz miał safe, zabrę ci towar. Dobra, ok, to idę tylko kupić tego szpreja, a potem możemy ogarnąć. Dzień dobry, panie policjanci, ja tutaj nic nie robię. Mam nadzieję, że sprzedają tutaj szprej, moi drodzy. Zobaczymy, jak to się dla nas skończy. Siema, Amy. Chcę coś kupić. Mały plecak, tak, poproszę dwa małe plecaki, będę je nosił z przodu i z tyłu, butelka acetonu, tabletki, jest, puszka sprayu, dobra, cyk, puszka sprayu, jedna sztuka, kurwa jak ja mam to kupić, czy ja nie dam rady tego kupić teraz, bo nie mam plecaka, chyba tak, chyba nie dam, a nie, nie mam hajsu, czy, a nie mam hajsu, przecież, kurwa, nieważne, nieważne, nie wziąłem hajsu, nie wziąłem hajsu, nie zamawiałem nigdy ludzie z Heaven Gifts. Twoje włosy szaleją coraz bardziej. No dzisiaj to już jest naprawdę maksymalna chujnia, jeśli chodzi o moją fryzurę. Masz 60 na koncie w banku. Jak tutaj w ogóle jest dokładnie z moim hajcem? Doświadczenie, kieszenie, organizer. Hajcy nie wziąłeś, tak. Masz 0 złotych, idioto! Kurwa, wy to naprawdę jesteście szybcy w ocenianiu ludzi. Wiecie, że ostatecznie wyzywanie kogoś od idioty to jest na dość, dość w sumie hardkorowe wyzwisko? Ja kiedyś, jak byłem w takiej pierwszej, drugiej klasy podstawówki, wyzwałem. Tak, 74 dolary, a plecak wyrzucam. Wyzwałem jakąś inną dziewczynę od idiotki. A potem moi rodzice zostali wezwani do szkoły, chyba, albo nauczycielka tam z nimi sobie pogadała kiedyś, bo generalnie zostałem pouczony przez nauczycielkę, jako drugoklasista, że idiota to jest słowo, jakim się, jakim się określa w obraźliwy sposób ludzi, którzy mają zaburzenia, wiecie, nauczania i kiedy są upośledzeni, opóźnieni. I e, ja takie kurwa, co? Jakby nie, nie myślałem wtedy kurwa, bo byłem dość młody, ale byłem troszeczkę zszokowany, że takie oskarżenia w moją stronę lecą. Puszka sprayu kurwa, no nie mówcie mi, że tego nie kupię, 19 dolarów, mam 74. To, jedno chcę kupić, nie pozwoli mi? Nie mogę sobie tego na plecy wrzucić, ani do kieszeni? Nie zmieszczę puszki szpreju tej? Może ja muszę jej dać hajs? Czekajcie, 19, cyk. Wartość przedmiotów twoje pieniądze, jak, jak mam kupić puszkę sprayu Nie wezmę jej, nie wezmę jej do kieszeni? Czad, plecak musisz mieć, bo jest za duże. Ja pierdolę, ja naprawdę, ja nie potrafię nawet, kurwa, do sklepu pójść! Na to wychodzi. Nie jestem chyba dobrym dealerem narkotyków, chociaż dealerem jak na razie nie jestem taki złym. Gorzej mi idzie, jeżeli chodzi o, wiecie... Gorzej mi idzie, jeśli chodzi o kupowanie szpreju i tagowanie. Nie masz plecaku? No myślałem, że do kieszeni to wrzucę! Nie chciało się wyjmować tych dragów z plecaka, to stwierdziłem, że po prostu wyrzucę cały plecak. No ale dobra. Ja powinienem mieć już taką staminę tutaj wyrobioną, dobra. To ja bym sobie aktywował stację roboczą. Pokaż opcję, dodaj substancję. Aha, dobra. Muszę wyrzucić w takim razie moje narkotyki tutaj. O Jezus Mary, ile ja tych paczek tutaj mam. No tak. <ścoughs> Czekaj, tryb narkotyków. Wyrzucam te paczki. Mogło, można by było to pewnie jakoś wygodniej zrobić, ale nieważne. Sobie to później przeklikam. Nie mam nic, nie mam nic. Dobra. W domu masz szafkę, do której możesz schować. Panie, ja tam wywalam to wszystko na stół. Kto mi do domu wejdzie? Kto mi do domu wejdzie? Nie mają prawa. A jak, a jak mają prawo, to ja ich będę zaszczeliwował. Kurwa, i znowu nie zapisałem gry. Dobra, bo ja staram się być tutaj taki szybki. Szybki Bir, chcę zrobić te zadania początkowe. Zabrać się za prawdziwy handel narkotykami. Tak, dawaj, chcę coś kupić. Daj mi tą puszkę sprayu. Kupiłem 5 sztuk, nie chcę, chcę jedną. Eee, jedna, akceptuj. Dobra, spoko, spadaj. Ty naprawdę jesteś niemiła, kobieto. Naprawdę jesteś niemiła. Mam tą puszkę w ogóle w łapie. Mam tu jakiś ekwipunek. Eee, cyk, szybkie użycie. Mogę to tutaj wrzucić? Jeden. Nie, nie, nie pozwala mi. Dobra, idziemy na miejsce tagowania w takim razie. Seria z Domasz Tosik, jesteś zajebisty, dziękuję bardzo. Doktora Hu nie oglądałem, znaczy widziałem pierwszy odcinek, kompletnie mi się to nie podoba, nie dla mnie, jest Doktor Hu. Ty, a tam są jakieś te reaktory atomowe. Ty, to naprawdę, tutaj ludzie chyba pają te narkotyki, żeby zapomnieć o trudach codziennego życia. Dobra, gdzie ja mam te tagi zrobić? I jak się je robi? To jest moje pytanie. oznacz terytorium. E, przytrzymaj F. Jest policja obok, nie sprawdzałem w sobie. To mogłoby być słabe, gdyby tutaj nagle przyjechała policja. Jest fortuenty być! Proszę bardzo. I wszyscy od razu wiedzą, że to ja. Dobra, co się kurwa gapisz? By co rać te sprzedaże? No, ja wiem, że jak się ma mało pieniędzy, to jest słabo, to jest oczywiste, chyba. 5 punktów umiejętności! Może jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej zdolniacha? Może kieszenie? Zwiększy ilość kieszenie ekwipunku, nie nosząc przy tym plecaka. No, bez plecaka będę mniej podejrzany, to jest prawda, to może być akurat fajne. Biegać, że szybciej biegam, skradanie zmniejsza prawdopodobieństwo bycia zauważonym oraz szansę bycia skontrolowanym przez policję. Oraz obniża szansę decyzji policji o kontroli w ciągu dnia. Iluzjonista nie znajdzie tego. Sprzedawca wyższe ceny za towar, zwiększa częstotliwość zamówień. No dobra, to zdolniacha w takim razie. Jeszcze raz sobie w zdolniachę zainwestuję. Niech będzie więcej ekspa. Organizer. Odblokuj wschodnią starówkę, stary rynek. Cztery znaki na murach wschodniej starówki. No dobra, ja mógłbym chyba... Telefon sobie odpalić, lewy przycisk, żeby odblokować. Co tam we wiadomościach? Chyba nic konkretnego. Czy mamy jakieś zamówienia? Przydałoby się trochę hajsu skołować. Turururu, turururu. Dobra. Wkręcam się powoli w ten świat. Wkręcam się. Tylko dużo rzeczy tutaj jest do roboty jednocześnie. Trzeba dbać o bardzo dużo aspektów bycia królem narkotyków. Stacja robocza. Czy ja to muszę? Dam radę to jakoś szybko podnosić? No, zaznacz. Wybierz. Kurwa, mać, czy ja to muszę teraz wszystko pojedynczo. No nie chcę etykiety znowu dodawać, typie, chcę to tam po prostu wpakować. Dobra, nie pyta się mnie o etykietę za każdym razem: dodaj, cyk. Może ja to będę w tych słoikach trzymał, a potem po prostu te paczki wyporcuję, takie jakie mam zamówienia, bo to jest strasznie dużo klikania, nie podoba mi się to. Kub spray, yy, dobra, wschodnia starówka. Nie jestem pewien, jak się ma w ogóle dostać na tą wschodnią starówkę. Niby ją tam odblokowałem, ale teraz to nawet sam nie wiem. Po trzech użyciach spray się kończy, więc do kup więcej. Ok, dziękuję za informację. Widzę, że jednak warto mieć jakiś, jakiś hajs przy sobie. Plus, co to w ogóle jest za bandycka, bandycka miejscowa? Kiedy to, kiedy to, wiecie, policja sobie chodzi w jakiś o strojach ochronnych za dnia i może przeszukać kogoś tylko dlatego, że ma plecak. Marcepan, dziękuję za super czata. Możesz w szafce po prawej od laptopa, od laptopa chować itemy. Okej. Okay. Szafka po prawo od laptopa, czyli tutaj, otwórz szafka. No dobra. Dobra, mam jeszcze dwa użycia tego. Co tam na laptopie słychać? Pewnie mają jakieś zamówienia. O, panie, mam nowego klienta. Trochę zielska, trochę zielska, ile ja mam hajsu? Chyba niewystarczająco. Muszę zobaczyć, ile mam w mojej stacji roboczej. Mam 7 gram marychy i 6 gram amfetaminy. 7 gram marychy, dobra. Ta chce co? Dobra, to mogę potwierdzić. Tutaj też 2 gramy zielska mogę potwierdzić. Mam jeszcze trochę przed godziną policyjną czasu. To zielsko też dam radę zrobić, a ty, 2 giety Marynia, nie jestem pewien. Dobra, jakie mamy zadania? Pokaż mi te zadania. Wszystkie kurwa, poproszę, organizer. Dobra, marihuana po 2 gramy, amfetamina 2 gramy. To robimy, stacja robocza. Zapakuj produkt. Marihuana po 2 gramy razy 2. Będzie najprościej, dodaj do ekwipunku. A tutaj jeszcze 2 gramy amfetaminy. Nie chcę edytować etykiety, kurwa. Zapakuj produkt. Nowa paczka, 2 gramy, jedna sztuka, dodaj. Dobra, okej, okay, proszę Państwa, lecimy w takim razie. Mam chyba trochę mało czasu, ale powinien się wyrobić. Mam plecak, puszka szpreju, dobra, lecimy. Mógłbym mieć trochę mniej w plecaku, bym, bym szybciej biegał, ale zdążymy, zanim będą godziny policyjne, chociaż już się robi hardkorowo. Dobra. Nie wiem, czy powinienem biegać, ale to nieważne. Podczas godziny policyjnej dostajesz więcej XP i dolarów. To tak jak w Dying Light, jak się w nocy grało, cholera. To jest to, to jest to. Czego ty chciałeś, typie? Ty, gościu, prosto z roboty w kanałach wyszedł. Jakie ma brwi pomalowane, znaczy rzęsy pod spodem, dobra. Dwa GT marihuany, proszę bardzo. Cyk, dziękuję bardzo. Szacunek jest. Kto tam jeszcze? Mapa, mapa. Agata, ferment, zaraz obok mojego domu, kurwa. A co ja mówiłem o dilowaniu zaraz pod moją chatą, co? Nie dilujemy pod moją chatą, mówiłem. Co to za giera? Ludzie, gra się nazywa Drag Dealer Simulator. Ty jesteś dealerem, masz towar? Laska, nie spotykamy się po raz pierwszy, co to w ogóle jest zapytanie, Naprawdę. Dobra, tam jeszcze, w tamtą stronę ktoś jest. Przeskakuj, typie, zdobyte doświadczenie jest już całkiem sympatyczne, ze względu właśnie na to, że mamy bonusy do expa. Zapisz grę. Zaraz zapiszę grę, tylko tą ostatnią dostawę zrobię. Siema, Wiktoria Kebab. Ciebie to lubię, ty to jesteś zaufaną klientką. O kurwa. Dzień dobry. Godzina policyjna, naprawdę. Sobie strasznie bandycko miejscowe wybraliśmy do prowadzenia biznesu. I spierdalam teraz dzida w długą. Shady Wolf, dzięki za super czata. Hej, aho, hej, siema wszystkim, którzy na, na stream przychodzą. Gramy w symulator dealera narkotyków. Jest na Steamie dostępny. Idę zapisać grę. Byłaby buba. Tutaj się zapisywało? Nie, tutaj. Zapisz grę. Pusty slot 1. Zapis gry 1. Dobra, fantastycznie. Zamykamy drzwi. Wyłączamy światła i chowamy się w domu. Wy, wydaje mi się, że powinienem teraz przeczekać. Chyba, jak te moje zamówienia na laptopy, co tam jeszcze mamy. E, żadnych nowych. Walentina. Potrzebowałem dwa giety maryni. Czy ja jeszcze mam dwa gety maryni? Nie jestem pewien. Tak, mam. Dobra. To ja sobie zapakuję w takim razie produkt. Jeszcze zdążę. Dwa giety maryni. Stwórz, dodaj do ekwipunku. To gotowe. Dostarczymy to jeszcze dzisiaj. Damy radę. E, ty, cyk. Potwierdź. Dwa giety maryni. Lecimy. Cyk, 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 cyk. Mam 16 minut jeszcze. Damy radę. Znaczy. Jak się godzina policyjna aktywuje, to tam mi się nic nie stanie, nie? Tylko po prostu potencjalnie więcej policji będzie na ulicy. Jesteście tutaj czy nie jesteście? Muszę się wylewelować na maksa w tej grze, nie ma innej opcji. Ty to naprawdę sobie niebezpiecznie tutaj siedzisz, kurwa, okulary jak na rower. Ty to się bawisz, kobieto. Dobra, jestem blisko domu, dzida do środka. Otrzymano hajsiwo, dobrze. I to wszystko przed godzinami policyjnymi, bo ja jestem po prostu good boyem. Nigdy mnie policja w tej grze nie złapie, nigdy, rozumiecie? Jestem jak cień. Jestem kurwa jak cień, zapis gry, okej. Okay. No i cyk, gotowe. Jak hmm. <noise> to moje zamówienie na laptopy, coś takiego powiedziałem? Kurwa, dobra, nieważne. Idź spać do łóżka. No jeżeli będę miał za chwilę taką opcję, to spoko. Co ja tam w tej mojej stacji roboczej jeszcze mogę zrobić? Hmm, brak narkotyków w ekwipunku, tacka do mieszania. Dobra, no mogę sobie tą tackę tutaj rozłożyć, szczerze mówiąc. Mały słoiczek też niech jakiś tutaj będzie. Obok kolejny. Tutaj już mamy, możemy dużego słoja przyjebać. Mam jeden taki duży. Manipulować, przejść do trybu laboratoryjnego. Mogę go przesunąć? Zapakuj, edytuj, wybierz. Brak zawartości do zaznaczenia. No dobra. No to co? Możemy iść spać? Godziny policyjne się zaczynają, to ja nie mam w ogóle co robić teraz. Organizer. Muszę iść na tą starówkę. Nocne dostawy, pierdolę to. Pracowanie nocą redukuje ekspozycję oraz podbija szacunek i punkty doświadczenia otrzymane ze sprzedaży. A mnie to tak na razie na tym jeszcze nie zależy. Nie chcę aż tak ryzykować. Ja się zastanawiam, czy ja mam opcję przespania nocy? Nie, po prostu muszę siąść i poczekać. Czas razy 11. Kurwa, to będzie trochę czekania, szczerze mówiąc. ML, MLG Janusz, dzięki wielkie za super a ta giera to jest Drug Dealer Simulator. Ty no, ja mogę jakoś skipnąć ten czas, czy muszę po prostu kliknąć, żeby czekać? Mogę pograć na gitarze? Przytrzymaj tab, żeby wyjąć telefon. E, włącz latarkę! Okej, okay, to może być ciekawa opcja. Ty, wyłącza się sam jak chowam telefon, to by była dobra opcja, szczerze mówiąc. Rozmowę Eddy. Dobra, nic tam nie ma. Tak, ta Syrena to były ten. Yy, stan wojenny się zaczyna, proszę Państwa. Godziny policyjne. No dobra, no. Czas razy 11, Mogę podkręcić, żeby ten czas szybciej leciał? Czy ja po prostu powinienem teraz działać, bo nie jestem nawet pewien. Mogę muszę złożyć w sumie zamówienie. Byku Frosty! <laughs> Okej, okay. siema byku. E, zielsko, dwa giety zielska, dwa giety zielska. Cholera jasna. No, znowu by się przydało zrobić zamówienie. Może powinienem w godzinach policyjnych podziałać. Call of Duty Modern 2 Remastered to w ogóle teraz chyba jest tylko na PlayStation mi się wydaje, plus najpierw musiałbym jedynkę przejść. Bez maseczki biegasz, to cię zawinął. No, bardzo możliwe. Eee... A, ok, mogę wyłączyć zamawianie marihuany, żeby się skupić na innych narkotykach. Ok. A co to jest? Edytuj. Ustal nową cenę. Uuu, mogę podkręcić ceny, co? Dobra, zachodnia starówka, wschodnia starówka, uuu MLG Janusz i jeszcze jeden, dzięki wielkie za sponsora, ale wiecie co, wrzućcie na pieseła, mamy 2012 zł, link w opisie i też bod go wysyła, zbieramy na operację psiaka, fajnie by było jakby się udało dzisiaj zebrać, za godziny, dobra, to spróbujmy w takim razie coś podziałać, od Ediego potrzebuję nowe zamówienie, myślę, że Maryśki, zro... no znowu myślę, 10 gram tego, 10 gram tamtego, to schodzi, to schodzi proszę państwa, dobra. Oczekiwanie na dostawę paczki. No to przeczekajmy trochę, podziałamy trochę w nocy w takim razie. Zapiszę sobie grę, może nie będzie źle. Może dam radę spierdolić przed policją po prostu. Symulator nielegalnych zgromadzeń, tak. Nie no, jak to? To są legalne zgromadzenia. Jestem tylko ja i osoba, od której, która ode mnie kupuje. Dobra, gramów gram, nieważne. Dobra, paczka w skrytce, na głównym placu. Główny plac, tam. No dobra. To my będziemy teraz good boyem. Nie mamy sobie... Mamy trochę gotówki. Gotówkę w sumie mógłbym schować teraz. Wywalę tą gotówę, bo na nie jest mi potrzebna. Żeby mi tylko nie zajebali dragów ze skrytki. To by było gorsze. Tak, wybierz ilość. MLG Janusz, jeszcze kolejny super chat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamawiaj na maks limitów, bo nigdy ci, to, to nigdy ci nie zabraknie. Ale ja się tam obawiam, że mnie nie stać na zamawianie takich ilości. Ja tego potem nie wysprzedaję i co? Przyjdzie kartel, utnie mi głowę i przyczepi do żółwia. No, to się może dla mnie źle skończyć. Dobra, godziny policyjne. Gdzie są psy? Nie ma ich. Dobra byku, lecimy po dragi. Mam zaznaczoną tą skrytkę w ogóle? Mam, dobra. Tak troszeczkę niewidoczne są te znaczki, które tutaj się znajdują, ale damy radę. Dobra, na głównym placu. Gdzie, gdzie są dragi? Gdzie są dragi? W śmietniku? W śmietniku są dragi? Gdzie są kurwa dragi? Tutaj mamy cyk. Dobra, mamy to. Lecimy do domu porcjować. Cyk, 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 cyk. O kurwa, dobra, to jest tylko jakiś śmieciarz. Nie jest wart mojej uwagi. Godziny policyjne? Kurwa, no krążą, krążą psy. Jak tam dilowanko. Kurwa, no działam teraz pod przykrywką. Florian, nocny łowca narkotyków. Znaczy, w sumie to ja nie jestem łowcą narkotyków. To ci ludzie zamawiający są łowcami narkotyków. No dobra, okej, okay, to stacja robocza, proszę Państwa. Tryb narkotyków. Cyk, amfetacyk, marihuana. Dobra, to sobie tutaj odłożę. To mogę w sumie. Tryb laboratorium. Pyk, zielsko tutaj, dodaj, marihuana, cyk, tutaj amfa, zajebiście. Mam wszystko popakowane do słoiczków, to mi się podoba. Dobra, Valentina czapkin, amfetaminy 4 gram, dobra. To będzie, to będzie do zrobienia, to też będzie do zrobienia i to będzie do zrobienia. Potwierdzę mówienie. Twoja paczka czeka na ciebie 30 minut. Gościu, naprawdę. Jak ci, jak te, jak ja sobie pauzę na chwilę, żeby wziąć Wejpa. Tak jak pamiętam z, mm, z z, giełdy. Jak wiecie, chodziłem sobie tam statów na giełdę, jak byłem mały, bo wiecie, pieniędzy mało było, fajnie by było mieć jakąś gierkę, no to. Podchodzić gościu, ma tam tylko katalog, wybierasz jakiś tytuł, on, proszę poczekać, znika na 20 minut i nagle wraca z wypaloną płytką, nową rzeczą. Aleczko, ale byłem też świadkiem tego, jak policja zrobiła nalot na giełdę. Ja pierdolę, jak ci ludzie szybko zniknęli, naprawdę. Niektórzy łapali, mieli na tych stolikach, na których były płyty, po prostu położony jakiś koc czy obrus, zgarniali po prostu te cztery rogi, na kurwa plecy, jak Mikołaj przez komin na święta i wypierdalają z tamtej hali i odjeżdżają. Śmieszne, śmieszne, dobra, yy, pokaż tackę, dodaj substancję, zatwierdź miks, zapakuj produkt, wyrzuć zawartość, ale ja nie chcę teraz nic miksować, proszę Państwa. Tryb sprzętowy, nie mam sprzętu w kryjówce żadnego, ale wydaje mi się, że mogę sobie teraz poporcować. Amfy potrzebuję 4 gram i 2 gramy, tak więc jedziemy. Nowa paczka, kurwa, no dobra, dwa razy, 4 gram i 2 gram tam było, tak? Tak mi się wydaje, MLG Janusz znowu, dziękuję bardzo. Kolejny super chat, ale weźcie, wyślijcie na pieseła, Patrzcie, już jesteśmy tak blisko. 2067, 2 zł i będzie piękna liczba. Dobra, jeszcze raz. Amfetaminy w sumie 6 gram potrzebuje. To ja sobie to zapakuję po pod geta, W takim razie 3 razy, 3, stwórz, dodaj. A marihuany potrzebuje raz, 2 gramy, więc zapakuję tutaj. Cyk, cyk, pyk. Dobra, tutaj do ekwipunku. Jestem gotowa, aby wyruszyć na miasto w takim razie. Powiedz w łapkach, żeby ludzie powiedzieli, co jedli na obiad. Chat, nie mówcie co jedliście na obiad, zostawiam to Wam, ponieważ wiem, że to są takie bardzo dość intymne rzeczy i wolicie się tym pewnie nie dzielić, ale łapkę w górę możecie pod live'em zostawić, będzie mile widziana. Dzisiaj jest y, czat y, prefero preferowałbym, gdybyście nie wysyłali pieniędzy mi, tylko gdybyście wysyłali te pieniądze na piesełka, ponieważ pieseł potrzebuje operacji, a ja nie potrzebuję operacji. Tą to lubię! Łysa tutaj Wiktoria Kebab zaraz obok mnie jest. Co ona chciała? 2 g amfetaminy. No to cyk, akceptuj. Gotowe. To co, idę od razu zapisać kurwa grę? Dobra, mamy policję na ulicach czy nie mamy? A czemu tylko ja jako dealer jestem zagrożona? A co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy... Jak to kurwa przeszukanie? Jak to kurwa przeszukanie? Żadne przeszukanie, typie! Spierdalam do domu. Nie złapią mnie w domu, mam nadzieję. Nie, nie dowiecie się, gdzie mieszkam! Kurwa! No nie, nie dorwą mnie, nie dorwą mnie. Co z tego, że godziny policyjne? O kurwa! Nie w domu, kurwa! Zbieg, tak jest! Wyłączyłem <laughs> światło, kurwa. Jezus, Maria. No dobra, to było troszeczkę ryzykowne, ale teraz jestem zbiegiem. Super. Others będą bardziej na jak you, running po the Kurwan, no, wiedziałem, wiedziałem, że mnie za chwileczkę będą ścigali, jestem z biegiem! Co teraz ze mną w ogóle? Mogę coś za jeden punkt kupić? Nie mogę! A żeście mnie wjebali w dealowanie po ciemaku! Teraz jestem z biegiem, mnie policja rozpozna. O Jezus Maria, no cóż, to mi się udało w takim razie, światła na razie w sumie zapalać nie chcę, to może... Cholera, no nie jestem pewien, czy to jest taki dobry pomysł się bujać w takim razie z tym wszystkim. Gotówkę to ja mogę sobie połączyć. Naj najchętniej to ja ten Heisman tutaj zachomikował w szafce. Cyk, mamy 183 dolary, nie tak źle. Dobra, nie jestem pewien, czy to jest taki dobry pomysł wychodzić teraz z domu, ale, ale spróbuję się tego podjąć. Po ciemaku też gorzej będzie do domu wrócić, bo ja tu nie ogarniam tej okolicy. Światło zgasiłem w ogóle zanim to napisaliście. Dobra. Dealowanie narkotykami to jest rzecz, wa rzecz ważniejsza niż moje własne bezpieczeństwo. Damy radę. Gdzie jest policja? Nie zobaczcie mnie. Nikt mnie nie znajdzie kurwa. Tutaj jest ta typiara. Ona naprawdę już taka przećpana musi być. Jasne, proszę, co tam chciała? 4 gramy amfy. Mamy to. Dobra, mamy tutaj max szacunek. Jestem teraz z biegiem, więc będzie trochę gorzej, szczególnie, że ostatni typ to jest tam. Kurwa byków Rosti mieszka gdzieś po drugiej stronie, ale może uda mi się do niego do, do ten dostać. Czat. Słuchajcie, ja nie jestem w stanie wyłączyć wyłączyć donate'ów, znaczy super czatów od momentu, kiedy ja aktywowałem, ale wy... O kurwa, policja. Ale wy jesteście w stanie ich nie wysyłać. Tak więc wyślijcie proszę na psiaka, ponieważ on bardziej pieniędzy potrzebuje niż ja. Wszyscy będą szczęśliwsi wtedy. Dobra, słyszę te radia policyjne, ale ja mogę tutaj Parka Aira napierdalać. Brooklyn, kurwa, to jest i chuj. Damy radę, byków rosti. Słuchaj, typie, szybko, marihuana, cyk. Okej, okay, to teraz jeszcze tylko bezpiecznie wrócić do domu. Przydałoby mi się, wiecie co? Skaner. O kurwa. Kurwa, jeszcze więcej policji. Ale go w chuja zrobiłem. Biegnę do domu. Proszę Stamino, nie skończ się. Ucieknę, ucieknę, nie wiedzą gdzie jestem. Król kurwa dilerki. Oto ja. Mam nadzieję, że nie był zaraz za mną, nie wbiegnie do środka. Cyk, mieszka no, mieszkam na najwyższym piętrze, a wszyscy ci policjanci wpierdalają poczki, są za grubi. Ha, ha, ha. Pyk, pyk! Co to kurwa jest płachta do kalgonu? O co wam chodzi? Nie mam czegoś takiego, nie mam żadnego takiego sprzętu, kurwa. Dobra, udało się. Nadal jestem z biegiem. Nie jestem pewien jak mam się pozbyć, szczerze mówiąc tego, tego statusu. <laughs> nie... Cóż no, mogę zrobić tylko jedno. Mogę tylko zrobić jedno. Super czaty, które wy przekazaliście mi, przekazaj na psiaka. Jak tego będę miał taką okazję. Dobra, koniec dealowania na dziś. Autentycznie czekam do końca go godzin policyjnych. Troszeczkę zbytnio mnie to zestresowało. Potrzebuję chwili spokoju. Zobaczmy w tym czasie, jak tam psiaka posłuchaliście. 2114. Lecimy do przodu czat. Kropek będzie zdrowy. Może się przebierz. Nie wiem, czy da się przebierać w tej grze. Dalej jestem z biegiem. Mam jakieś dostępne, a nie, są moje zadania. Zadania to nie zamówienia. Wiktoria Kebab znowu chce jarania. God damn it. Dobra, wschodnia sterówka. Ja nie wiem, gdzie to w ogóle jest. Gdzie jest kurwa wschodnia sterówka? Tu jest wschodnia sterówka? Tu jest gdzieś opisane? Nie, no tu jest wschodnia sterówka. To czemu ja w zachodni. To jest to, co. Ta, takie małe są kurwa te obszary, naprawdę? Mój organizer. Cztery znaki na murach wschodniej starówki. No, przecież tam już jeden jebłem. Aha, no dlatego muszę jeszcze parę tego zrobić. Odblokuj wschodnią starówkę, stary rynek. Dobra, okej. Okay. Czyli wschodnia starówka jest po prostu tutaj. Muszę jeszcze więcej tych tagów zrobić. Dobra, czekamy do rana, naprawdę. Chciałbym tutaj spać, ale ja po prostu stoję na stoją... Śpię na stojąco. Stoję na stojąco. Czego mi brakuje w tej grze? Spierdalania przez okno, jak policja do drzwi będzie pukała. No, jesteśmy na dość wysokim piętrze. To mogłoby się źle skończyć, szczerze mówiąc. dawaj pani kebab dragi drożej, bo widać, że ona jest uzależniona, a ja tutaj mogę chyba tylko taką ogólną cenę ustalić, czy mi się wydaje, takie mam wrażenie. Da się tu przekupić policję? Da się jakoś pozbyć tego statusu zbiega? Byłoby miło. Zostaw plecak i zioło z pieniędzmi, żeby mogli cię przeszukać, to może dadzą ci spokój. Ty, okej, okay, dobra, to nie jest taki zły pomysł. Dobra, chłopaki. To ja w takim razie tutaj za chwileczkę i, i idę wam na spotkanie. Wszystko schowane, nic przy sobie nie mam. Wali pewnie ode mnie zielskim jak cholera. Idę się dać przeszukać, ale najpierw to grę sobie zapiszę. Tak na wszelki wypadek. Mogłem zapisywać na osobnych slotach, teraz jak to mi się nie uda, to będzie gorzej. Ej nie, dobra, już nie jestem z biegiem, panie. A jeżeli oni mnie teraz przeszukają tak po prostu, to też będę miał jakiś taki plusik na zaufanie. Halo! Policjanty, gdzie jesteście? Już nie jesteś zbiegiem. Tak, tak, czat, zauważyłem, zauważyłem. Co to za giera? Jestem gejem, napisał Denail64. Niech każdy wie. Ewidentnie chciał podzielić się z każdym tą szczęśliwą wieścią. Cenę może zmienić dla każdego narkotyka. No dobra, ale jak inni nie są aż tak uzależnieni od marihuany, to ja nie chcę ich opierdalać na pieniądze. Aż takim nie jestem ustatkowanym tutaj dealerem. Dobra, mogę włączyć światło, bo trochę tutaj ciemno jak w dupie. Jak cię złapią na godzinach policyjnych, płacisz 50. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, to wiecie co, to i tak to w dupie mam. Ile mam w ogóle jeszcze tych narkotyków? Tutaj mam jeszcze 9 gram maryjski, 8 gram amfy. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Godzina policyjna, Tiwald wychodzi z być zaufanie policji? Może ich przekona, nie? Może chłopaki też lubią czasem zakurzyć wujaszka, no to wiecie, tam dwa gety jakieś tam dla dwóch panów oficerów, nie? Mogę powiedzieć, że mogę im zmieszać z czymś lepszym u mnie w mieszkaniu. I ja nie widzę w ogóle, jak to mogłoby się źle skończyć. Ty ich nie opierdalasz, podnoszą koszta VAT-u. No coś w tym też może być. <laughs> Ojej. Wie, że możesz mieszać narkotyki. Ja wiem, ale nie mam pojęcia jak mieszać te narkotyki, tak więc na razie się w to nie chcę bawić. Kurwa moje włosy. O, teraz są tak, teraz są kurwa tak. Na wszystkie strony dzisiaj są. Nieważne, coś, coś złego z nimi zrobiłem. Uff, dobra. Czwarta nad ranem, a policja dalej przeczesuje u ulicę. Przynajmniej nie jestem już z biegiem. Poczekajmy jeszcze troszkę. O, dzień dobry, siemano, Chat. Skąd ja tyle wiem? Panie, ja nic nie wiem. Ja to na, yy, przepraszam, na John Monsterze przeczytałem. Wymieszaj Marychę z majerankiem czy czymś i spróbuj to zmieszać. Szczerze mówiąc, to nie, nie korci mnie, żeby aż takim być niesamowitym tutaj królem dealowania. Mieszanie tych narkotyków to taka troszeczkę hardkorowa zabawa. Ja chcę być, wiecie, na kompletnym legalu tutaj. Mieszaj narkotyki z produktami spożywczymi. Kurwa, ja bym nie chciał, żeby mi sprzedano krzywy towar, gdybym poszedł do dealera, więc ja nie chcę być takim dealerem, który traci zaufanie swoich klientów tylko po to, żeby zarobić więcej hajsu. Ja wolę powolniejszą ekspansję mojego biznesu, ale stabilniejszą mimo wszystko. Wiecie o co chodzi. Z czasem zdobywasz różne maszyny do mieszania, a tam widziałem, to są maszyny do wszystkiego, do, można sobie z, przerobić, jakoś wysuszyć coś, potem to z, przemielić i na tabletki przerobić, kurwa. Może będę mógł tak na przykład jakąś dosię yy, przerobić na tabletki i potem ludzie będą umierać. Na legalu chłopci powie. Natomiast 2Gta dawaj 201 powiedz, że bonus dla stałych klientów. No, wiecie... Nie kijem, marchewką trzeba do policji. Dobra, zaraz będzie siódma, kończą się wtedy godziny policyjne, możemy zacząć z powrotem prowadzić nasz biznes narkotykowy. Fantastycznie, koniec godzin policyjnych. To ja sobie grę zapiszę. Może na drugim slocie, żeby się nie ujebać. A, wstał nowy, piękny dzień. To ja w takim razie zabieram z powrotem mój plecaczek, biorę tą puszkę spreju, idę po jeszcze jedną, ponieważ chcę te tagi zrobić, żeby, żeby zdobyć tam respekcik na wschodniej dzielnicy, która jest kurwa po drugiej stronie ulicy. Tyśkun nowy wspierający, dzięki wielkie. Chyba jakiś ten, krewny tysi, nie? Tak mi się wydaje. Godzina policyjna z, noczą, z nocą oczyszczenia ci się kojarzy. No właśnie, oglądaliśmy niedawno z tysiąc jedynkę, potem obejrzeliśmy sobie dwójkę, o wiele lepsze od jedynki. Zabieram się teraz za trójkę, a potem pierwsza noc oczyszczenia, która w ogóle teraz wleciała też na Netflixa. To jest w ogóle nie wziąłem pieniędzy, ja pierdolę. Aaaa. Tak, 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 widzę. W, w momencie, kiedy ja się orientuję, że nie wziąłem pieniędzy, to wy mi to piszecie na czacie ze względu na opóźnienie. Tak więc no. Super. Gremmer, dzięki temu miałem motywacji napisać inżynierkę, PS, Psiak dostał więcej, a no i bym zapomniał odlu, odłóż dla mnie 2 gramy zielonego. Panie, bo jak ja tutaj będę brał od was zamówienia. To naprawdę, ja się nie wyrobię z tą dealerką. Ja to i bardzo mały obszar, na którym działam. Nie dam rady bez telefonu wysłać na wrzutkę, więc wyślę tobie, skoro kasę z superchatu oddaż na wrzutkę. Dziękuję bardzo, Matrix. Oddam mimo wszystko 7. O, to nie moje mieszkanie. A może tam też są jakieś ciekawe rzeczy. Ehm, niestety, YouTube zabiera 30% superchata, ale spoko. Ehm, będzie przekazane. Nie będę chyba musiał, ponieważ mam wrażenie, że ta zbiórka za niedługo dojdzie do końca, ale ją dopełnię, jeżeli trzeba będzie. Hajs, hajs, kurwa te pieniądze, może nie będę brał tych pieniędzy aż tyle. No na pewno też nie chcę brać jednego. Z kontrolem sobie wybiorę 55 i styknie. No dobra, nie możemy całej gotówki ze sobą nosić, tak jak mi rodzice zawsze mówili, jak wyjeżdżałem na kolonię, żeby pieniądze trzymać w bezpiecznym miejscu i jakby gdzieś tam w torbie pod łóżkiem i tak dalej schowane na wszelki wypadek. A dopiero potem jak będę szedł do sklepu czy potrzebował na coś, to wtedy sobie je zabierać. Dobra, stream będzie trwał do mniej więcej godziny 21.00. Coś tak czuję. Chcę coś kupić, droga pani. Wezmę sobie dwie puszki sprayu, kupię od razu, tak na zaś. Przydałoby się też naszego kolegę spłacić, bo pewnie trochę tam pieniędzy na mnie czeka. Obczaj, serial na Amazonie noc oczyszczenia. Pierwszy sezon słaby, ale drugi lepszy. O Jezus, ale nie wiem, czy aż tak bardzo chce się wciągać w lor nocy oczyszczenia, chociaż może. Jeżeli nie jest taki zły, to czemu nie. To, to czemu nie? Ale za dużo tych seriali już jest. Musimy inne seriale podokańczać, które żeśmy pozaczynali. A jest tego trochę, niestety. Eee, czekałem na The First Purge na Netflixie, patrzyłem ostatnio, nie było. No właśnie, ja wczoraj widziałem, że już się pojawiło. Kurwa, nie tutaj miałem iść. Jezus, Maria, zajebany jestem. Naprawdę. Zajebany głównem, jak to mawia Tyśia. Otwórz drzwi. Idziemy tagować w takim razie. Nie wiem, co mi dadzą trzy graffiti w jednym miejscu, ale ewidentnie coś dadzą. Musimy otagować wschodnią starówkę. Nikt mnie tu nie zobaczy. Kurwa, mam nadzieję. Tutaj jedne taga. Pyk. Prze przetrzymać. Oj, Mariusz, Mariusz, nie można tak. Trzeba jeździć legalnie. Nie ma psów? Kurwa, zamaluję tego taga. Chuja tam, będzie 420. To jest mój znak. Nikt wcześniej nie wpadł na pomysł, żeby handlowanie narkotykami oznaczać liczbą 420. Dlatego ja jestem wyjątkowy. Locked Garage. O, mogę garaże jeszcze kupować? Czekajcie, puszka w sprayu. No to ja mam tą puszkę w sprayu, nawet dwie. Gotówka. Czemu mi nie pozwala w ogóle? Otagowałem to miejsce, czy nie otagowałem? Czy może muszę gdzieś, gdzieś dalej, na przykład, bo tam już jest za dużo. Nie chcę przeskakiwać, chcę tagować. Cykry. Lecimy z tym. Długie, żmudne ekspienie i sprzedawanie narkotyków. No o tym chyba jest ta gra, nie? O sprzedawaniu narkotyków, więc ja wiedziałem w co się pakuje. Plus szanujmy się, tak? Ze dwa streamy pewnie z Drag Simulatora będą max. Może dzisiaj w ogóle pewnie wiecie, zmienimy się też na Cooking Simulator. I tak sobie zmieszamy troszeczkę, na kolejnym streamie znowu trochę tego, trochę tamtego. No dobra, odblokuj wschodnią starówkę. Muszę zobaczyć sobie dokładnie co ja mam w tym celu w ogóle zrobić, bo nawet nie wiem. Ale tam jest napisane na laptopie, w Shady .comie, jak to dokładnie działa. Puszka sprayu. No kurwa, puszka sprayu. Minimalny szacunek, minimalny poziom dealera. Dobra, muszę mieć. Ty, spada mi kurwa szacunek tutaj w okolicy. Nie mogę na to pozwolić. Ile mam tych narkotyków w tej chwili? 9 gram maryśki, 6 gram amfy. Okej, okay, to bierzemy zamówienia w takim razie. Valentina. 4 getów trawy. Ok, to mogę potwierdzić. Białe, tutaj też dam radę. Tego nie jestem pewien. Trawę dam radę. A ty chcesz czego? Dwa giety amfy, chyba dam radę. Dobra jak nie to zamówię. Aktywuj stację roboczą, dobra. Amfy potrzebuje 6 gram, to chyba dam radę, zapakuj, 8, dobrze idealnie, po dwa 3 sztuki, cyk, dodaj do ekwipunku, a maryśki tutaj 4, tutaj 2, czyli też po 2, a w sumie za każdym razem się po dwa opłaca, nikt nie kupuje po 1. Eee, chyba też trzy mi wystarczą, co tak mi się wydaje. 4, 4, 2, 2, tak, dobra. Idziemy sprzedawać, moi drodzy. Ale sobie zapiszę grę. Tak, na wszelki wypadek. Poporcowane idziemy kurwa robić pitos. Cyk, cyk, cyk. Simulator Makłowicza. No właśnie tak mnie kusi ten cooking simulator, bo się wydaje być taki fajny i lajtowy. Dobra, gdzie są ci ludzie? Tutaj ta wiktoria znowu zapierdala gdzieś z tyłu. Może faktycznie powinienem ceny podkręcić. Ewidentnie mam jakiś naprawdę jakościowy towar tutaj na, na, na sprzedaż. Ty. Kurwa, ale tam, tam, tam słyszę jakieś police station. Nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł i teraz tej dragi sprzedawać. Kurwa przeszukanie wiedziałem. Jezus, Maria. Otwórz kurwa drzwi do góry. Nie no, oczywiście, że dilowałem zaraz pod nosem policji. Kurwa, ja to mam pecha. Jest dzień, ale wyłączam kurwa światło, nie ma mnie. Ja pierdolę, chyba budynek co mi rozwalić. Wszystko się trzęsło. Kurwa, plecak do szafki. Jestem czysty, panie władzo. Mogę nawet wyjść i z nim pogadać. Zaraz będę miał zbiega. Jezus Maria. Matrix, więc jeśli nie będziesz musiał dopłacać do zbiórki, możesz zatrzymać dla siebie. Dziękuję Matrix za kolejnego superchata. Co to za eurasy drogaśnie lecą? Panie władzo, ja jestem czysty. Proszę mnie przeszukać. Proszę, nie jestem żadnym zbiegiem. Możecie mi zaufać. Jestem dobrym obywatelem. Popatrzcie tylko na mnie. Żaden ze mnie zbieg. Gdzie jesteście? Chodźcie. Stawię czoło prawu historie, Oba sezon nocy oczyszczenia są osobnymi historiami. Dam radę, wyburzarkom przyjechali. No kurwa, trzę, trząsł mi się cały dom, proszę państwa. Gdzie jest policja, kiedy ich trzeba? Tam chyba któryś jest. Nie, to chyba kolejny śmieciarz. Typie byku Frosty. To jest mój klient, panie. Dobra, żeby klienci o mnie nie zapomnieli. Gdzie jest policja? Chcę podkręcić zaufanie. Przeszukajcie mnie. kurwa, jak ich trzeba, to ich nie ma. Kate a, w Niemczech jestem z automatu euro. Dobrze, dobrze, zrozumiałe. Dzień dobry panowie. Proszę mnie przeszukać. Kurwo! O nie! Tejzer go brrr. No, przeszukajcie mnie. O jezus, Maria, wiebią mi karę? Idę do więzienia? Nie! Nie! Co się stało? Jestem na dołku? Gdzie mnie wynieśli? Co się ze mną stało? Ty, byłem, byłem w kiciu, ale jaja. Dostępny jeden punkt umiejętności. Gdzie ja jestem? Niedaleko domu. Ty, w sumie zaraz obok stacji mnie zamknęli. No ja wiem, że miałem zbiega, ale myślałem, że mnie dorwą i tylko mnie przeszukają. O, No dobra, trudno, ale nie miałem przy sobie żadnego towaru. Nie wiem, czy mam jakieś konsekwencje w związku z tym? G-Boxa nie polecam. Ma za twardą butelkę. Niewygodnie się strasznie z tego korzysta. Totalnie to jebałem. Taser go bzzz. No, rozjebali mnie, ale hej, wszystkie narkotyki mam dalej przy sobie, tak więc wracamy do roboty, proszę Państwa. Szybkie więzienie i z powrotem do roboty. <laughs> nie mam nic w plecaku, kurwa, jak to? Halo? O, te, pojawiło się z powrotem i to rozumiem. Dobra, puszki sprayu schowałam, gotówki trochę zawsze warto mieć. Te moje zlecenia dalej mam? Tak jest, dobra. Tak. Ty, ty, Florian, gdzie żeś ty, kurwa, był? Zamówiłem to trzy dni temu, a sorry, wjebali mnie do paki. <laughs> dobra, gdzie mamy, gdzie mamy tutaj? Byku Frosty po drugiej stronie ulicy. Nie będę aż tyle biegał i będę się rozglądał lepiej dookoła. Czy, czy nie ma policji, jak będę sprzedawał? Nie będę też aż tyle sprintował. Byku! Gdzie żeś jest? Tutaj, gdzie był wcześniej, dobra. Chodźże tutaj bardziej kurwa za ścianę, ty nie umiesz w ogóle handlować. Amfetamina, 2 gramy, dobra, cyk. Jezus, Maria. Amfetamina to takie trochę twarde narkotyki, muszę przyznać. Nie, nie wiem, czy czuję się komfortowo sprzedając takie rzeczy. A jeszcze jest Kamil White. Ciekawy jestem, czy to jest jego zły kuzyn, Kamil Black. Nie, to chyba trochę rasistowskie. Nie, nie, nie przeszukujcie mnie. Kurwa, znowu będę miał zbiega. Kurwa, gonią mnie, nie wierzę. Dobra, okej. Okay. Czy ja dam radę mi uciec? YOLO! Parka Aira robię! Oni pewnie kurwa nie potrafią. O kurwa jest tam, fuck me. Nie zdążę do domu, przeszukają mnie, rozjebią mnie Fuck. No i znowu będę miał zbiega. Jezus Maria, kurwa, czemu mnie znowu chcieli przeszukiwać? Ledwo się na nich natknąłem i znowu będę miał zbiega. Znowu pójdę kurwa do paki! No, halo! I muszę przeczekać, teraz zbiega? Ej, czad, co ja mam w tej grze robić? Ja wiem, że ja mogę wyjebać plecak, ale przecież oni wezmą chyba ten plecak, nawet jak mnie przeszukają. Jak to działa? No bo teraz znowu bym miał chyba zbiega, nie? Tak mi się wydaje. Uciekaj i wrzuć plecak gdzieś. No dobra, darmowe próbki, żeby dostać więcej klientów, no i wytrzyma, kiedy ty tą poradę przeczytasz. Okej, okay, Pogowski, dziękuję. Zacznij rozdawać próbki, żeby zdobywać klientów. Może trzymać dragi w plecaku, jak zaczną cię gonić, to je wyjeb najwyżej po niego wrócisz, a jak cię złapią, to ci, to ci nie dojebią za narkotyki. Wypierdol przez okno. Jakby było łatwo, to by było nudno. Cholera, jasna. O, okej. Okay. Sprzed, którego obecnie już mam, to jest... <słuch> Dovpo Topside się nazywa, a u góry jest Mesh V2 od 2 Vape. Ty, no mam zbiega, no kurwa, oczywiście, że mam zbiega. O Jezus Mary, i teraz znowu będą mnie łapali. No dobra, ale patrzcie, czy jak goni mnie policja, ja na przykład zrobię jakieś kółko obok nich i ich nie będzie obok, ja wyjebię ten plecak i mnie przeszukają, to będzie spoko? No bo jakby oni momentalnie zaczynają mnie przeszukiwać, nie? Jak, jak chcą mnie przeszukać, to chyba zobaczą, jak ten plecak ma, kurwa, akcję wywalenia tego plecaka przed siebie. Więc co powinienem robić? Bo nie jestem pewien. Nie chcę tutaj, wiecie, robić testów przez pół godziny i sprawdzać. Wyrzuć w krzaki jakieś. Naucz się sztuk walki. Kurs sztuk walki to jest kolejny cel donate'ów. Jak schowasz dragi do kieszeni, będziesz chodził bez plecaka, to nie będą cię chcieli przeszukiwać? No ja nie wiem, no jakoś tak, no w sumie to zmniejsza szanse na przeszukanie, nie? Tak było powiedziane. W sumie nie mam teraz aż tyle, kurde, narkotyków, żebym... Chociaż nie, ja pieniądze muszę gdzieś trzymać. Musiałbym co najwyżej z jakimś jedny, jednym rodzajem narkotyków tylko wychodzi na sprzedaż. Jak padasz na ziemię, to wtedy wyrzucasz? Byczku, co na grzale? Taka czarna porzeczka liczy od dół. Idź na siłownię po prostu. Lifik, gdzie jesteś, kurwa? Potrzebuję pomocy od kolegi z fa po fachu. Mordo, to tylko gra wideo. No tak, ale chciałbym dobrze grać w tę grę wideo, nie? Jestem sławny z tego, że robię to dokładnie odwrotnie, niż zawsze powinno być robione. O, strzel im z shotguna w ryj. Jest to porada na pewno skuteczna, aczkolwiek nie wiem, czy sensowna w chwili obecnej. No dobra, no znowu mam tego zbiega, znowu mam jakąś marihuanę do, do sprzedania komuś. A jeszcze 4 gram amfetaminy? Gdzie moje 4 gram amfetaminy? Gdzie noś się podziała? Aha, tutaj, kurwa, w kieszeni mam, nie zauważyłem. No dobra, no, to spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Zapiszę sobie na kolejnym slocie, spróbuję teraz omijać tej policji. Mimo iż mam zbiega, to myślę, że jak będę ostrożny, to dam radę, mogę się też skradać. Weź ze sobą gitarę i wals gitary, to by było coś. Dobra, do mam iść teraz? Do Camilla White. Mam takie wrażenie, że przechodzenie tędy to jest trochę niebezpieczny deal. Dobra, nie ma ich tutaj. Jak mam w ogóle nie wchodzić w drogę policji, kiedy oni dosłownie wychodzą mi z za rogu? Dobra, jest ok. Jak cię mają jednąć, to i tak ci jedną. No, dzięki za poradę, typie dzięki. Mogę się też wychylać w ogóle. <śledz> to jest niesamowita opcja w tej grze. Dobra, Kami White jest niedaleko. Chyba dam radę mu to spylić teraz. O, pan śmieciarz, chyba jakieś stresy w robocie. Tak, jasne, proszę, marihuana 2 gety, akceptuj. Wypierdalam stąd. Ściga mnie policja, typie, okej? Okay? Dobra, czy da się jakoś wyczuć tutaj w ogóle obecność policji? Może jakieś, nie wiem, fuck the police gra w okolicy, kiedy jest, jestem blisko policjantów? O kurwa, mać, znowu naprawdę! Przeszukajcie mnie. Kurwa, no i taser! Wyjebałem narkotyki obok. O, oh, wywal po prostu plecak. No dobra, ale czy oni nie zobaczą, że ja wywalam? Dobra, wiecie co? Ja to po prostu muszę przetestować. No nie ma innej opcji. A czy ten plecak teraz tam leży na przykład? Dobra, nie chcę do aresztu wskakiwać na pewno. Wiem, gdzie wywaliłem plecak. Czy on tam dalej leży? All units, suspicious individual. W dupie was mam, kurwa. Gdzie mój plecak jest z towarem? Użyj szafy, żeby się przebrać, chuja tam przebieranie, nie wierzę wam, że tu jest przebieranie się w tej grze. Nie widzę nawet moich własnych nóg, a co dopiero jakbym miał się przebierać. Darmowe próbki rozdawanie ich, to też jest kluczowe. Dobra, gdzie oni mnie dorwali? Gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj chyba. Jest mój plecak, trolololo! Dobra, podnieś mały plecak, lecimy dalej, biznes się kręci. To teraz jak oni będą chcieli mnie przeszukać... Miałem w kieszeni Amfę? Nie, 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 przełożyłem ją do plecaka, jest, jest Gucci, jest Gucci. To teraz jak będą mi klikali. A jak możesz, to lepiej chodź po bezdrożach, bo tam nie chodzi policja. Z altem przesuwasz rzeczy pojedynczo na się wychylasz. A dobra. O! Jezus Maria, kurwa, myślałem, że to policja. Tam nie jest policja. Dobra, ludzie z pytajnikami to potencjalni klienci. Chodzenie po bezdrożach to jest w ogóle dobra porada. Tam już widzę jakiś policjantów. Miejsc zbiega, dlatego znowu byłeś w pudle. No dobra, fair. Aczkolwiek pojawiło mi się przeszukanie. Teraz spróbuję w ogóle innej opcji. Teraz, czy ten ktoś jest. Nie, Wiktoria Kebab jest tam na swojej standardowej miejscówce. Zauważyłem w ogóle. Zauważyć chcę jeden fakt. Czy jak oni po prostu do mnie podejdą, kiedy nie mam zbiega, ja kliknę. Ja kliknę wyrzucenie plecaka, to czy oni zobaczą, że ja wyrzucam ten plecak, czy po prostu będą mieli mnie w dupie? Dobra, policja poszła gdzieś tam w pizdu daleko, a tutaj jest nasza koleżanka. O, oh, wyrzuć ten plecak w krzaki albo do metalowego kubła na, na śmieci, ale czy wy mi podajecie porady, które są poparte doświadczeniem, czy tak po prostu wam się wydaje, że to będzie działało? Dobra, amfa dla ciebie koleżanko, to teraz chyba, no jestem wolny, mogą mnie teraz przeszukać nawet policjanci, więc wyjebka. Jak tam mój szacunek w ogóle? Złap mnie, jeśli potrafisz. Wskaźnik ryzyka. Z każdą sprzedażem, wskaźnik ryzyka, możesz wpłynąć na takie, otrzymy chcesz otrzymywać... Okej. Okay. Wskaźnik ekspozycji, ryzyka, działanie nocą obniża wzrost o 50%. No dobra, a jak obniżyć te wskaźniki? To jest moje pytanie. Dać, się im, prze, dać się im przeszukać po prostu w dowolnym momencie? Nie jestem pewien. Ale ktoś jakieś dobre biby tutaj robi. To naprawdę fantastyczna dzielnica jest. Mieszkam w dobrym miejscu. 5 na 5 na Airbnb bym tutaj wystawił. Dobra, wydaje mi się, że teraz nadszedł czas, żeby porozdawać jakieś fajne próbki. Tak więc chodźmy sobie do domu, weźmy to, co jeszcze tutaj mamy. Mamy dużo hajsu, żeby spłacić naszego kolegę. E, czas do końca pracy, marihuana, dobra. Popakujmy to po jednym gramie, myślę, tyle, ile dam radę. Masa paczek przekracza masę źródła. O Jezus Mary, już myślałem, że mi zapakuje tyle, ile daje radę, powiedzmy. Zapakuj. Trzy gramy są, no tak, po jednym gramie trzy sztuki stwórz. Dodaj. Amfy też możemy rozdać, Niech się, jak, jak, jak się wjebią w amfę, to się nigdy z tego nie wyciągną i to jest najważniejsze. Po jednym giecie dwa razy. Nie panikuj na ich widok, nie odwalaj przy połowie. jest szansa, że cię nie zatrzymają, jeśli nie jesteś z biegiem approved. Podejdź do nich, daj im próbkę, policjanci to też ludzie, a nawet policjanci kl potencjalni klienci. No wydaje mi się, że policjanci akurat w tym mieście to są, nam, to, to bardzo hardkorowo przestrzegają zasad, zasad prawa. Więc obawiam się, że może tak łatwo nie być. Zamów sobie więcej towaru, podnieść trochę cenę. Tak, chyba tak zrobimy. Ale na razie chciałbym zahachmycić potencjalnych nowych klientów. Jest policja? Dobra, nie ma policji. Sie kolego. Jak tam trudy codziennego życia przy zbieraniu śmieci i kierowaniu ruchem. Mały prezencik za Ty Typie! Gdzie kurwa idziesz? Mam dla ciebie prezencik z Afryko. Nie! Gra mi się! O dobra, o, o, odtegowała mi się. A dałem mu ten prezencik? Nie, nie dałem mu. Chodźże tutaj, ziomeczku. Dobra, nie ma policji. Już nie chcesz prezentu? Taki jesteś porządny? No, chyba policję widziałem. Policja na szczęście jest w miarę łatwo wyczaić. Tam łażą. Dobra, idę szukać klientów. Cienisty wojownik, dziękuję bardzo. Dobra, gdzie są jeszcze klienci potencjalni? Pewnie. O, tam mamy policję. Dobra, okej, okay. to jest taki jeden wielki stealth game. Cooking Simulator zapewne nie ma takich elementów, ale to jest właśnie ekscytujące w tym drag dealerze. Tutaj w żadnej chwili nie jestem bezpieczny. A tej policji naprawdę niesamowite ilości po ulicach chodzą. Dobra, może tamta fitnessiara będzie chciała na przykład próbówkę, próbeczkę próbunie. Halo, ja tu chcę, kurwa! Ja tu chcę zdobyć klientów, ale nikt nie ma pytajnika nad głową. Weźcie się, zainteresujcie. Naprawdę, nikt nie chce próbki, za darmo daje narkotyki. Chyba będę musiał dzieciom wrzucać do koszyków na Halloween, bo innej opcji nie ma. Tutaj nie ma żadnych ćpunów w dokach. Tam zawsze są ćpuny. Nie biegaj przy policji. Też z tymi paskami mam problem, ale one idą sam na dół, jak pracujesz w nocy. A jak w dzień, to po prostu unikaj policji. No dobra, okej, okay. Czyli pracowanie w nocy. To nie jest jakaś melina ćpunów. O, może bym graffiti tutaj jedno, gdybym tylko chciał, ale na razie nie ma takiej opcji. Tutaj może być policja teraz, gdzieś zaraz. Rundki robić. Nie, dobra. Tam nie, to nie jest policja. Nikt nie chce próbówek. Autentycznie nikt nie jest zainteresowany moimi narkotykami. Bez nadzieja Tam idzie policja. Dobra, telefon. Eddy, wiadomości, nic ciekawego. Możliwe na rolę Jake'a Halla albo Hugh Jackmana, No, Hugh Jackman to jest dla mnie wolverine, zostanie chyba nim na zawsze. Nie ma innej opcji. Inaczej być nie może po prostu. Tam jest też policja, ale są niezainteresowani. Ty, no, no. Bez, bez nadzieja, nikt nie, chce, nikt nie chce mojego towaru w tej chwili. No ale dobra, to mówi się trudno, zapierdalam do domu i szukam jakichś innych ofert. Zruchaj policjantkę w ucho. One to uwielbiają. Buziak, buziak buziak. Nie wątpię, ale niestety to dopiero ma podobno wejść w trzecim kwartale tego roku. Taka funkcja w tej grze. Tak było na roadmapie. Miałeś tam gdzieś pytanie przy tej mylinie. Mech. Czy Falcon Kinga polecam? Tak, jak najbardziej. Chyba najlepszy tank na gotowe grzały jaki do tej pory na, na jaki do tej pory się napotkałem. Dobra. Wydaje mi się, że czas zamówić trochę towaru, e, przyjąć jakieś nowe zamówienia. Ten tutaj widzę, mam odczytane, ale nie, nie sprzedane, tak jakby. Byku Frosty. ja ja odpowiedziałem, odpowiedziałem. Tej Agacie nie odpowiedziałem. Dobra, Eddie, słuchaj, potrzebuję. A ja, może bym spłacił Ediego? To by była też dobra opcja. Dostarcz kasy dla kartelu. Możemy się ustawić 120 dolarów. Dobra, wziąłbym te 120 dolarów, schowam te moje dragi, niech będzie. Szafunia, cyk, cyk. Szafki, kurwa, narkotyki do szafki, jelo. 120 dolarów to już mam przy sobie. Dobra, idziemy oddać hajs dla kartelu. Zwiększę zaraz ceny, zamówię nowy bacz narkotyków, zwiększę trochę ceny. Wezmę parę porcji ze sobą, nawet więcej niż potrzebuję. I spróbuję to posprzedawać i znaleźć nowych klientów. Taki mam, taki mam w tej chwili plan. Tam mam mój wykrzyknik, tak, tam jest Eddie. Dobra, policji tutaj nie widzę w chwili obecnej, więc mogę sobie chyba trochę podbiec. Psy szczekają. Psy to, to jest takie za dupie, że tutaj naprawdę psy dupami szczekają. Jak nic. Edi w jakim pięknym bloku w ogóle mieszka? Dobra, siema, masz hajs. Eee, tak, proszę bardzo. Zawijaj się do roboty. Dobra, 56 expa. Z expem idziemy nawet nieźle do przodu. Rozmawiaj z przechodzień. Eee, mały prezencik za friko. No i gówno, nie mam. Akurat, a mogę mu dać dolara za friko na przykład? Żeby go prze przekonać do siebie. Czegoś zapomniałem, zaraz wracam. Ty, okej. Okay. Tak coś przeżywałem, aczkolwiek myślałem, że jakąś źle inną rolę Jackmana wymienić. Nie nie pamiętam aż tak dobrze rol, rol Jackmana, ale w Labiryncie niesamowicie zagrał. O! I jeszcze Prestige! Prestige, Prestige, to był kurwa, naprawdę dobry film. Dobra, to mam plan na teraz w takim razie. Czas zamówić nowe dragi, czas też podnieść trochę ceny. Tak więc odpalamy shady.com i jedziemy. Nie możesz wyrzucić plecaka jak masz napis przeszukanie, więc zawsze musisz uciec. Jak będziesz uciekał, to dopiero wtedy możesz wyrzucić plecak i dać się złapać. No ale oni wtedy i tak nie chyba pakują do tego całego wiecie. Do tego całego y, do tej ciupy, nie? Pakują mnie tam i do widzenia. Dobra, edytuj. Podbijamy proszę państwa cenę na 13 dolarów. Niektóre z cen mogą mieć za wysokie, może wpłynąć na sprzedaż. A to skąd ja ma wiedzieć? No dobra, to może w takim razie Wow, o 900 dolarów za gieta, brzmi jak dobra cena, to 11 w takim, no dobra, 12, zapisz. A ty, tutaj mam pokazane, moja reputacja. Aha, czyli na razie póki nie mam wysokiej reputacji, to tak naprawdę nie ma sensu, żebym podnosił te ceny, bo nikt nie będzie chciał kupować, co? Tak to działa. Tu jak dam 13, to już te ceny są w pizdu za wysokie i się to nie uda, okej, okay. wtedy cię spakowali, bo mnie zbiega. Okej, okay, czyli jeżeli ostatecznie mi zniknie przeszukanie, ja zdążę wywalić, mnie przeszukają i tam nic. No dobra, OK. To ja wracam do takich cen, jakie były. Co tutaj było, 11? Czy 12 nawet, zapisz. Dobra. Nie będę edytował cen, ale sobie zamówię tutaj. Tak więc, złóż nowe zamówienie. Marihuany za to zamówię więcej, zamówię 20, bo myślę, że spokojnie to ogarnę. Czy ja mam na to hajs? Limit 160, a tego zamówię 15, dodaj. 205, kurwa, no dobra. To to wywal. Edytuj. To tutaj z powrotem 10. Dam radę? Nie dam rady. No to kurwa, to też edytuj. Nie 20, a 17. Cyk. Dobra, zamów. Dam radę. Byku Frosty, tutaj Agata. Dobra, poczekajmy na zamówienie na razie. Problem z Hugh Jackman, film The Greatest Showman, nie lubię musicali. Właśnie, The Greatest Showman, pamiętam, Ziemniak oglądał w tym. Ziemniak oglądał go w, w samolocie i mówił, że bardzo fajne, ale kurwa, Ziemniaka opinia o filmie to jest zawsze jedno słowo, max. Siemano, jak tam dilerkę idzie. Olas, dziękuję za super czata. Zobaczmy, jak tam stan u Pieseła. 2183 zł. Przypominam, ludzie, dzisiaj ja nie przyjmuję żadnych donate'ów, zbieramy na Pieseła, który potrzebuje operacji łapki. Mamy już dość dużą kwotę, nawet jeżeli ona się teraz nie zapełni, to ja tą kwotę dopełnię, bo już było dużo super czatów, które lecą na, na Pieseła. Tak więc, no, mam nadzieję, że też się dorzucicie, jeżeli chcecie się poczuć charytatywnie. Dobra, jak będą cię gonić z napisem przeszukanie, to za, za winkiel wywa, wywal plecak i wróć. Okej, okay, dobra, dobra, to znam już taktykę. Mamy już tą paczkę do odbioru, dobrze rozumiem? E, czy jeszcze nie? E, czekajcie, muszę te wiadomości zobaczyć, bo nie jestem pewien. Eddie, e, powinieneś go... Za 40 minut! No tak, większe zamówienie, się nie dziwię. Whitcraft Inc. to strasznie mnie znudziła ta gierka, bo sobie trochę działała, bo sobie trochę w nią grałem i mnie niestety wynudziła. Dobra, na głównym placu, czy ja mam coś przy sobie trochę gotówki? Dobra, może teraz, może teraz policja będzie chciała się do mnie dobrać, to mi mogą przeszukać plecak, nic nie znajdą. Też jak już mówiłem, pewnie mój bohater wali zielskiem jak szalony. Dobra, na głównym placu, co? Kurwa i znowu nie mam bonusa dlatego, ale zaraz go mogę dorwać, szczerze mówię, jak będę szedł z tym towarem, ale nie mam tego proporcjowanego, to nie. To nie dam rady za bardzo. Dobra, widzę, że jest chyba w tym samym miejscu co poprzednio w tej skrytce. Dobra. Bierzemy, bierzemy, bierzemy. To teraz muszę bezpiecznie, kurwa wrócić do, do domu. I mamy nowy poziom. zajebiście. No a ja mam tutaj duże porcje, paczka 10 gram. Muszę to poporcjować, bo... Nie dam 10 gram darmowych, kurwa jakiemuś typowi tylko po to, żeby go wciągnąć. Nigdy do mnie nie wróci. Albo jak wróci, to będzie oczekiwał, że mu dar darmoszkę jakąś będę dawał. O, pozdrowie mnie. Pozdrawiam cię, Danielu. Dziękuję za rady. Która część rezydenta najbardziej mi się podobała? Cholera jasna, naj na najbardziej srałem przy siódemce, szczerze mówiąc, yy, najmniej przy trójce, dwójka przez krzycha nadal mnie troszeczkę niepokoiła. Grześ już takim wielkim przeciwnikiem dla mnie nie był. No dobra, czas porcjować w takim razie. Tryb narkotyków. Tutaj trochę marihuany mamy. To tak. Podnieś amfetamina. Mm, no tak, muszę przejść w tryb laboratorium. Zaznaczone cyk, dodaj substancję. 10 gramów amfetaminka. To teraz to dajemy tutaj. Kurwa, no, no dodaj substancję. 10, marihuana. Cyk, pyk, dodaj 7. Ok, to porcujemy w takim razie. Myślę że, myślę, że dwójeczki najlepiej. Zapakuj produkt w dwójeczki. Tam mam 17, czyli mogę 8 zapakować. 8 i jeszcze tutaj, chociaż może inaczej. Zapakuję dwójeczek 7, to daje 14, co mi sprawia, że mogę jeszcze 3 jedynki na prezenty dla gości mieć. Dodaj do ekwipunku. A to myślę, popakujemy z powrotem po dwójeczki. Przeciągaj te narko do słoików, nie klikaj. No ale jakoś tak mam wrażenie, że mi nie pozwala tego klikać, ale zaraz to przetestuję. I jak się to by z grzechem walczyło? W ogóle on się chyba grzech nie nazywał, tylko Icon of Sin? Nie no, Ikona Grzechu. No, spoko była ta walka, nie wiem czy widzieliście, z ostatni dum na kanale i trwa kurwa godzinę. Myślałem, że to inaczej trochę będzie wyglądało, ale nieważne. Dobra, pięć paczuszek po dwa gramy i ruszamy, zarabiamy, no. <laughs> to jest slogan każdego nar narkomena. Dobra. Tutaj zaraz sobie... A, bo my przecież jeszcze tutaj mamy trochę tych narkotyków. O panie, ja nawet nie ogarnąłem. Ty, 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 A nie mogę z shiftem na przykład od razu przenieść do tego miejsca, które mam wskazane? Sześć paczek po jeden. Ty, ja zapomniałem, że ja mam kurwa tyle rzeczy w szafce. Dobra, lecimy, bierzemy zamówienia. Trzeba troszeczkę podreperować moją reputation. Paczka czeka. 3 gety. Kurwa, bierzemy to wszystko. Cyk, potwierdź, cyk. Potwierdź, cyk, cyk, potwierdź. Dobra. To lecimy, moi drodzy. Czego ja tam potrzebuję? Marihuany, trzy. Kurwa, jak? Kto tam trzy zamawia? Co to za niestandardowe zamówienie? Dwa, cztery, trzy. Ok. Czyli marihuany potrzebuję. Yy, dwa, cztery i tutaj trzy. To będzie tyle, a amfetaminy potrzebuje. Jezus Mary, gdyby mnie moi rodzice usłyszeli, może nawet słyszał, jak oglądają. Pozdrawiam, handluję narkotykami. Zaraz, zaraz wydam punkt umiejętności. E, amfetaminy potrzebuje dwójkę, tak więc dwójeczka amfetaminy go. Dobra, idę na trudną wyprawę w tej chwili. No, łapanie nowych klientów to się zainteresuje, chyba za chwilę. Dobra. Nic nie przebije tego, jak BMowałeś Canmaker. Jak co robiłem? BMowałem? Nie jestem pewien, co znaczy BMować. Dobra, w, ludzie, w tej grze chodzi o sprzedawanie narkotyków. Jak na razie idzie mi całkiem fantastycznie, nie chcę mówić, że nie. <laughs> ja idzie mi do dupy, znowu mi się dom trzęsie, widzicie to? Chyba jak pociąg jedzie, wow. Nie spodziewałem się Taki, takiej dokładności symulacji. 17.14, jest okej, okay. damy radę, damy radę. Zapis gry numer 1 i ruszamy, ruszamy w teren. Gdzie my was mamy, moi drodzy? Jak dla mnie 5 gram zielska mam nadzieję, że będzie dla twojego widza jakaś zniżka. Panie, dla ciebie będzie specjalna cena 100 zł za gram. Co ty na to? Dobra, tutaj mamy panią Wiktorię, zaraz obok. Policja jakaś gdzieś, coś, ktoś? Nie, chyba nie. W okolicy też nikogo nie widzę. Dobra, możemy dokonać transakcji. Ile ty chcesz? 3 gramy marihuany. O, to jest ta z niestandardowym zamówieniem. Durna pinda. Sprzedane! Dobra, szacuneczek rośnie. Okej, okay, to lecimy dalej. Szedziłeś po jej śmierci, grasz w Lola i nie wiesz czym jest BM? Nie, wiem czym jest BF, BF Sword. <grywa> Kurwa. Eee. Tutaj muze puszczają. Jaka faja, ludzie, dof po topside z meszem V2 od Vandy Vape. Dobra, policji żadnej nie widzę. to mamy jakiegoś kolejnego klienta. Nie powinienem się trzymać w ogóle tych głównych dróg, tak jak mówiliście. Ale nie mogę się powstrzymać, one tak fajnie wyglądają. Tutaj mamy gdzieś kolejnego klienta niedaleko, damy radę. Durna pinda. Dobra. Dzień dobry łysa babo. Jesteś moją ulubioną klientką. Szkoda, że tak daleko tylko się zawsze ustawiasz. Cyk, cyk, akceptuj. Gitarson. Gdzie jeszcze was mamy? Byku Frosty jest już niedaleko. Wow, konto w banku. Część swoich pieniędzy możesz trzymać na koncie w banku. W getcie jest kilka bankomatów za pomocą których możesz wypłacać. Eee, Topside dual, tak. Za pomocą których możesz wypłacać i wpłacać gotówkę, będziesz potrzebował pieniędzy na koncie, by zamawiać meble i wynajmować nowe lokale. Meble? Nowe lokale? Pogrzało was? Postać w ogóle. Lis z Wall Street, ostrożności nigdy nie za wiele. No to na co by teraz te punkty wydać? Sam nie wiem. Hmm. Może dalej w te, te w awans. Nie, dobra, lepiej chyba by było, szczerze mówiąc, myślę, skradanie, bo ja, ja potrzebuję tych umiejętności. Nie znajdzie narkotyków, sprzedawca. Zwiększa częstotliwość zamówień. Biegacz, skradanie, sprzedawca, stamina. Hmm. Może jak będzie biegacz, ponieważ jak mam uciekać na krótkie dystanse, to dobrze by było, żeby to, wiecie... To dobrze by było, żebym mógł szybko za ten winkiel uciec. Wiecie o co chodzi. Dobra. Byku Frost jest gdzieś tutaj. Kurwa, halo. Są to psy? Halo. Nie ma. Dobra. Hał, hał. Taś, taś. Nie ma was? Nie ma was. Chyba mogę bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy. Dobra, nie sądziłem, że naprawdę praca dealera narkotyków to jest takie skradanie się. Myślałem, że to dwie wiadomości na Messengerze i gotowe. A tutaj się okazuje, że trzeba mieć kurwa Tora pobranego, jakieś szyfrowane połączenia, super dostawców. Dobra, masz dwa Giety typi i lecimy do przodu. Sprawdź bankomaty w Getcie. Dobra, pan Kamil White. Tutaj myślę, że mogę jakoś tędy się do niego dostać. Gorzej, jak mi tutaj policja gdzieś wyskoczy zaraz. Mam nadzieję, że nie. Gdzie on się kurwa ustawił? Na takim otwartym terenie. Pojebało cię typie? Ja ci już nigdy niczego nie sprzedam. Nie wydawaj hajsu z banku, bo tym hajsem... O, okej. Okay. Bo tym hajsem kupuję meble i zamawiam sprzęt. To chciałeś powiedzieć? Do no, tego typa pojebało. Jest tutaj gdzieś policja? Nie widzę nikogo. Więc może nie ma. O, tam łażą. O kurwa, dobra. To nie jest policjant, ale gościu wygląda jakby miał maseczkę. Dobra, tam go widzę. Ale że się schował! Naprawdę, ten twój oczujebny pomarańczowy strój troszeczkę nie pomaga w chowaniu się, wiesz, ziomeczku? Dobra, Kamil White. A, wetamina 2 gramy. Cyk, wszystkie zamówienia dostarczone, zajebiście. Nic już chyba nie mam w sobie niebezpiecznego, więc policja to mnie może teraz przeszukać. Robimy to. Jeśli masz zbiega, to policjanci zawsze będą chcieli cię przeszukać. Jeśli nie masz narkotyków, to nie powinnyś mieć problemu. Mam przegrane kilkanaście godzin w tej grze, więc daję info potwierdzone. Wiktor, dziękuję bardzo. Potwierdzone info to jest to, czego ja teraz potrzebuję. Dobra, kontynuujemy. A co jeżeli się im dam na przykład przeszukać w tej chwili, to czy zwiększe jakoś zaufanie policji? Pewnie nie. A gdzie są te bankomaty całe? Gdzie jest jakiś ATM? Mogę obczaić sobie w sumie ten ATM, skoro jeszcze mam dzień. Nic mi się nie stanie, jak mnie teraz nawet złapią. ATM, ATM, stary rynek. Tutaj mam niedostępny w ogóle ten teren, panie. A jakbym tutaj zaczął jakieś tagi moje wrzucać, to może się odblokuje tak po prostu sam z siebie.

Jezus Maria, to co? Sugerujecie, że ja mam sponsor akumatu, Możesz wpłacać, wypłacać środki ze swojego konta. Bierz pod uwagę, że zbyt dużo niezarejestrowanych wpływów przyciąga uwagę władz. Jeśli potrzebujesz sprawdzić stan konta, możesz zrobić to za pomocą shadikom. No dobra, ale. Ja chciałbym się zapytać w takim razie, jaki jest w tej grze sposób, na jakie? O, tutaj puszeczka jest? Jakie ogromne w ogóle. Są... Przecież one mają chyba z pół metra. Dobra, może przesadzam, ale są wielkie te puszki. Chyba, że takie są puszki do graffiti, nie znam się w sumie. O Jezus, jak ja mam tutaj niby jakby co, muszę małe kwoty wpłacać, żeby to wyglądało spoko? Bo ja nie mam tutaj legalnego sposobu na zarabianie pieniędzy chyba no. Wątpię, żebym mógł na przykład sobie dorabiać na ubericie, nie wiem, i przy okazji dostarczyć narkotyki, to dopiero by była naprawdę dojebana funkcja. I w tych takich stanach, gdzie, gdzie zioło jest legalne, to uberic mógłby w taki sposób rozszerzyć działalność. Mam wrażenie, że by im się to opłacało. Dobra, no jak to w ogóle moje odblokowywanie tych dzielnic? Potrzebuję dużej ilości reputacji. No i idę po, powoli do przodu. Zaloguj się do banku. Psiak załatwiony, powiadacie? Mamy to czas. Udało się. 101% kwoty. No to co? Kropek będzie miał zabieg i nóżka będzie uratowana. Będę was informował. Jak tylko będę miał okazję. Opieka społeczna, zasiłek socjalny, okej. Okay. Jak tylko będę miał okazję, żeby. żeby. Żeby was poinformować, co tam z psiakiem słychać, to wam tę informację dam, tak więc dziękuję bardzo za to, że się udało ten cel osiągnąć. To cóż, na kolejnym streamie będziemy się rzucali na kolejne zbiórki. No cóż mogę wam powiedzieć, trzeba działać. Minimalny szacunek. Requirements you need to meet in order to unlock the area. You will need to get required. OK, okej. Okay. Okej, okay. level mam, teraz potrzebuję tylko mieć jeszcze więcej tego całego respektu, więc muszę kolejne zlecenia robić. Ale może teraz zrobimy tak. Lisiasty 10 zł, siema jakie grube rzeczy się sprzedaje. No, panie, na razie jestem niskopoziomowy, nie? Muszę troszeczkę respektu tutaj zdobyć. Eee, ta widzę, potrzebuję, widzę dwa giety, to potwierdzę. Ta nic nie chce, nic nie chce, nic nie chce. Ty, w ogóle tylko dwa giety, mam marychy teraz? No dobra, okej, okay, się trudno mówi. To weźmy sobie w takim razie tych, tego jednego geta, na przykład ze trzy sztuki, i spróbuję coś tutaj porozdawać. Sie ma, panie dealerze. się ma, panie kliencie. Dogadamy się. Mhm. Później będzie można sadzić Marychę Jesus. Tak naprawdę te opcje są, muszę przyznać, dość zaawansowane. Dobra, gdzie mam tego klienta w ogóle? A, Agatka! Ty tutaj siedzisz. No załatwione. Kiedy cooking simulator? Cholera, no to przydałoby się go niedługo włączyć, jeżeli miałbym go w ogóle ogrywać. Hmm. Ach, piękny smog dzisiaj na ulicy. Dobra, kurwa, dawaj te pieniądze szybko, póki policji nie ma, ok? Jasne, proszę, ile chciała? Dwa gramy, cyk, akceptuj. Gotowe. Dobra, szacunek idzie do góry. Czy szacunek w ogóle spada? Czy ja muszę cały czas pracować, żeby podbijać ten szacunek, gdy to jakoś tak działa? także są tajniacy, którzy zgadną zgarnąć jak im rozdarz sample. Aha, dobrze, to pytanie. Już myślałem, że to jest. Stwierdzenie to bym troszeczkę bardziej był obsrany. No, dobra, spaceruję sobie spokojnie, jakby nigdy nic po tym osiedlu. Lubię po prostu zwiedzać moją okolicę. Te place zabaw rozjebane, w ogóle dzieci tutaj w tej grze nie istnieją, więc na placach zabaw bawią się dorośli. Może nie powinienem przez ściany skakać. Mam wrażenie, że potencjalny przedstawiciel władzy uzna to za podejrzane, bo nie mam, nie wiem, ośmiu lat, żeby sobie skakać przez budynki. Mogę zapukać tutaj, otwórz drzwi. Kurwa zamknięte. Co byście zrobili, gdyby ktoś wam się dobijał do drzwi jak pojebany otwieracie? Okazuje się, że to dealer ma tam dla was darmową próbkę. Dobra, tam jest policja, ale dam radę chyba. Czego chcesz? Siema, mały prezencik za Afriko. Cyk, dziękuję bardzo. Tak się zdobywa klientów. Dobra, policja była gdzieś tam. Szacuneczek idzie do góry, to mi się podoba. Tutaj muszę zdobywać klientów, w tej, w tej okolicy, bo tutaj mam niższy szacunek, dlatego muszę nad tym popracować. Bieda z łapkami coś dzisiaj, live bez lifika nie ma kto przypominać o łapkach, no widzisz, no bo to jest waluta biedaków, lifik, jakby łapki zawsze fajnie mieć, nie, i możecie jakiś czat zostawić, ale muszę wam powiedzieć, że 4000 tysiące to jest ładna ilość. Przypominam mimo wszystko, że jeżeli w trakcie jednego live'a uda się wam dobić 20 tysięcy lajków, to Enigma przylatuje do Krakowa i robimy 24 godzinny pojebany stream. I to jest deal, który cały czas jest aktywny, o kurwa, ma panowie, mnie tu nie ma. Nie przeszukujcie mnie, bo mam dragi w plecaku. Suko przestań na mnie trąbić, wiozę narkotyki. Dobra, o ty, kolego, będziesz pewnie chciał coś za Friko. Cześć. Tamci mnie nie powinni teraz widzieć, więc akceptacja i do przodu. Jakby nigdy nic. Szacunek wzrasta, klient, klientów przybywa. Za chwileczkę będzie taka dojebana ilość zamówień, że się nie ogarnę w tym wszystkim. Teraz by nie mógł przylecieć. Tak, tak, tak. Muszę dodać, że to oczywiście po kwarantannie będzie miało miejsce, jeżeli się to stanie. Dziś z niezmiennie, tak. Za 10 lat streamowania, jeżeli wtedy będę jeszcze żył i, i w realu i na YouTubie, to nadal będzie ten deal pewnie aktywny, bo te 20 tysięcy łapek prawdopodobnie nigdy nie będzie wbite. I tak, to jest wyzwanie. To jest wyzwanie, które wam rzucam. <grych> Halo, ktoś chce darmowe sample? Mam dużo. Szkoda, że się te pytajniki na, na kompasie na dole nie pokazują. To by było dość wygodne. Tak, ludzie, będzie zapis z tego live'a na kanale. Klasycznie i standardowo. Halo, nikt na wschodniej starówce nie chce darmowych narkotyków? Bo mam. Mam jeszcze jedne, jednego getta. Zainteresowany ktoś? Chyba nie. Może tutaj jednak, z powrotem. W tym, w tym, w, w tym rejonie miasta ktoś będzie bardziej rozochocony na narkotyki. Chyba że z pomocą jakiegoś dużego youtubera. Nie, nie, nie. Jakby ja tutaj się nie będę uciekał do takich taktyk. To musi być organiczne i naturalne, bo inaczej, wiecie, deal is off. Social point, hashtag 420. Ty no, nie znajdę chyba tutaj żadnego nowego klienta. Dobra, bo zbliża zbliżają się godziny wieczorne. Tak więc czas tutaj, czas podziałać. 630 kasubów jest problem z biciem 20 tysięcy łapek, ha, no właśnie, a na przykład ten kurwa chujowy PewDiePie ma 100 milionów subskrypcji i tylko po 4 na przykład miliony obejrzeń na filmie, nie, większość widowni martwa, ale jaja, a, ten to na pewno, ten, ten, ten to powinien mieć 100 milionów łapek na każdym filmie. To, to jest logika, którą warto. Pro, proponuję przemyśleć po tym, co teraz powiedziałem. Eee, Katzprox21, dzięki wielkie za wsparcie, Mordo. Mądry wybór. No dobra, czym się teraz zajmiemy w takim razie? Odblokować muszę wschodnią sta starówkę i stary rynek. Wschodnią starówkę już mam, to teraz tylko zostaje stary rynek. Tak więc uwaga, shady.com. Średnie zadowolenie klientów szanowany. To mi się podoba. No to co? Wiktoria Kebab. Potrzebna feta. Czy ja mam jeszcze Fetę? Mam Fetę i to nawet nawet dużo na Fetę, to ja mogę zamówienia przyjmować. Dobra. Wiktoria Kebab. Cyk. Potwierdza... Potwierdzonko. Ten nic nie chce, nie chce, nie chce. Dobra, muszę poczekać po prostu. Te, a co się tutaj u góry pokazuje w ogóle? Jak tutaj wszedłem? Oczekiwania jakościowe. Okej, okay, to może spotkam w pewnym momencie jakiegoś turbo fryera, który po prostu będzie chciał jakieś gówno dostać, byle tylko jakieś takie, wiecie, sztuczna marihuana krokodyla jakiegoś mu się tutaj ugotuje na naszej macie do mieszania. <laughs> dobra, mm, co ona chce? Dwa gramy fety. No dobra, to weźmy w takim razie te 2 gramy fety. Maryśkę schowam, ale wezmę jeszcze jeden gram amfy, żeby może komuś tutaj opylić. Zapis gry 2. Lecimy. Bujam się na boki jak jebany Rezus. Usz, usz, usz. Schodząc po schodach, kurwa, prawo, lewo, prawo, lewo. Która jest godzina? Aha, mogę czekać tylko w kryjówce. O, okej. Okay. Czemu ty dragi w szafce trzymasz, a nie na stoliku w słoikach? No bo kurwa już je poporcjowałem, to sobie dałem do szafki, no to... No, nie będę tych porcji trzymał kurwa tam, bo łatwiej jest to potem z szafki wyjąć. Dobra, gdzie ona jest w ogóle? Wiktoria Kebab, pieprzona Wiktoria Kebab. O, widziałem tam pytajnik. Jak mam poporcowane, to na chuj mam trzymać na tym stoliku. Szczególnie, że moim zdaniem się niewygodnie z tego stolika korzysta, bo trzeba zmieniać te jebane tryby i tak dalej. Dobra, żeby tutaj tylko policji nie było, nie? No będzie git. Bo tutaj mam potencjalnego klienta, widziałem. Nie! Gdzieżeś polazł, typie? Wiem, że masz ochotę na ćpanie. O, o, kurwa, policja akurat za nim idzie super. Może akurat on zdąży tutaj przejść i dojść, to wtedy mu szybko damy i spierdalamy. Tylko mu się odwinąć na bok. To się uda. Proporcjonowane masz już w plecaku. No wiem, kurwa, ale nie chcę łazić z, całą, to, z całymi tymi narkotykami w plecaku. Dobra, chodź tutaj, chodź tu, kurwa, dawaj w lewo. Dobra, to się uda, szybko. Tak, tak, darmowe próbki narkotyków, dokładnie, dobrze od sąsiada słyszałeś. Spierdalam. Beta dealer. No sorry, nie mam takiego doświadczenia. Ty jesteś chudy, możesz spierdalać na, na dalsze odległości. O, godziny policyjne, dobra, dobra, damy radę. Nasza koleżanka jest tam, ale to spokojnie, zaraz u niej będziemy, cyk, cyk, nie ma policji, dobrze. Ja tutaj się wczuwam, kurwa, ja robię, ja robię, wiesz, ja robię faktyczny, kurwa, tutaj dealing, ok? Nie noszę całego towaru w plecaku, bo jak mnie ujebią, to po mnie, a nie jak taki beta-dealer, tak jak ty. Ty jesteś, kurwa, beta-dealerem, a nie ja cały towar nosić w plecaku, żałosna. Atencjona tencjon! Dileros M. Espanieros. Akceptuj. Dobra, mamy to. O Jezus Maria. Naprawdę nie tak szybko się ten szacunek tutaj kurwa robi. Trochę to trwa. 187 dolarów, źle Keba w cienkim cieście po nocach mi się śni. A di, 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 di Dobra, możecie sobie mnie przeszukiwać. Nie mam dragów w plecaku. Gitarka. Dobra, wbijam na górę w takim razie. Nie mam żadnych zamówień teraz, ale może mamy potencjalnie nowych klientów w przygotowaniu. Faza im tylko musi zejść i będzie gotowe. Okej, okay, co my tam mamy? Jak tam Shady nasz status? O, oh, powoli do przodu. Zyskujemy powoli też szacunek. Mam nowe zamówienia widzę. Mm, amfetaminki trochę. Amfetaminy to ja mam dużo. Kamil White znowu. Ten to naprawdę polubił chyba ten towar. 4 gramy zielska. Nie wiem, czy mam. Jak nie mam, to zamówię co najwyżej. Mam 4 gramy zielska. Lecimy. A amfy. Ty, nowe dostawa. Dawaj mi wszystkie, jakie mam. Amfy 2 i 2, marychy 4. Marychy 4, amfy 2 i 2. To się uda. Dobra, lecimy. 40 minut godziny policyjne, ale sobie zapiszę grę. Zapis czwarty i lecimy. Policjo nie interesuje się mną. Słyszałeś polskie dialogi przy... nie, <grymne> nie, naprawdę? A to wygląda jak taki polski blok, polski blok z osiedla, autentycznie. Dobra, Walentina jest gdzieś chyba w tamtą stronę, sobie pójdziemy najpierw do Walentiny. Nie jestem pewien, czy suka dobrze płaci, ale jak nie, to ją potnę. Tak, <grymne> tropem tej. Tajemn... oho, o kurwa. Siemano, panowie. Ło... Nie widzę mnie, nie widzę mnie. Dobra, zajebiście. Przemykam się zaraz za plecami policji, bo jestem takim zajebistym dealerem. Czy ktoś tu będzie w środku? Nie, ich nie ma w ogóle w budynkach. Oni to zawsze kurwa bardzo inteligentnie na, na sprzedaż to się umawiają po prostu pomiędzy budynkami, zamiast nie wiem, w mieszkaniu gdzieś w środku. Nie kurwa, jebać! Stoję za śmietnikiem pod czwórką. Geniusze, geniusze zbrodni, naprawdę. Ile ty chciałaś? Cztery geta marychy. Proszę bardzo, ale będzie palenia. Dobra, respekti rośnie. Chyba Ediego, albo dwie wieże. Ja tam nie wiem. Eddie to jest ten Murzyn. A czemu tam u niego po polsku mówią? W ogóle nie ma sensu żadnego. Dobra, policja była tam, oni tam widzę ich, jakieś tutaj muzy grają. Naprawdę dobre mają głośniki, bo ta muza penetruje cegły jak pojebana. Naprawdę. Słychać pół ulicy dalej. Dobra, 30 metrów ode mnie ktoś jest, tam gdzieś policję słyszałem, ale na razie jest git. Tutaj słyszałem gdzieś znowu komunikator policyjny. Tutaj słyszę znowu policję, ale chyba szybko zdążę. Tak, kurwa, szybko. Dobra, spierdalam za mur. Okej, okay, udało się. To jeszcze ktoś został, ale ten ktoś jest z byku Frost i tak daleko. Dobra, damy radę. Godziny policyjne. Naprawdę, czy ci policjanci mają kiedykolwiek wolne? Bo oni napierdalają tutaj normalnie cały czas. Dobra, ten tutaj zadowolony z dragami, teraz sobie idzie do domu. Wciągnąć, wyjarać, wstrzyknąć, czy co tam się z tym robi. Tam widzę policjantów jakiś, Idą chyba w moją stronę, to lepiej tu uważać. Tam są polskie dialogi, przynajmniej za dnia. Dobra, oni idą gdzieś w tą stronę, ale jak będą no za tamtym murem, to dilujemy, proszę Państwa. Dilerka, dileruje. Dilerek to YouTuber, taki też jest. Dobra, mamy Cię. Rozmawiaj z Byku Frost Siemano. Dwa gramy do przodu. Jestem. Jestem beznarkotyczny w tej chwili. To akurat dobry deal. Dobra, godziny policyjne się zamawiają, to myślę, że spróbujemy tam trochę jeszcze pobiegać. Cyk, cyk, cyk. Przeszukujcie mnie teraz, frajerzy. Jestem gotowy, zmacajcie. Nie mogę się nawet rozebrać do naga. Jestem dumny z mojego ciała. Tururu. Otwórz drzwi i zamknij drzwi, idziemy na górę. Okej. Okay. Nawet nie muszę światła gasić, bo nie jestem zbiegiem. Dziękuję bardzo za wszelkie porady, których mi udzieliliście, bo ewidentnie mi pomogły, chociaż trochę. Dobra, Shady comie, powiedz mi, jakby co ja mam teraz robić ze swoim życiem. Jest! Mamy stary rynek. Dobra, zajebiście. To teraz w takim razie. Potrzebujemy ludzi na starym rynku. Ja w ogóle czemu ja dopiero teraz zauważyłem, że ja mam. Mogę w ogóle. Już myślałem, że mogę napisać do niego. Ej, stary, dawno nie zamawiałeś, nie to może. Mam taki. Wiesz. Taki <noise> i wtedy on zamawia. Mamy godziny policyjne. Potrzebujemy, niestety, zamówić troszeczkę towaru, proszę państwa. Zamówić troszeczkę towaru. Ma więcej respektu, to pewnie dam radę zamówić więcej. Dostarcz kasę dla kartelu. W sumie by się przydało. Nie wiem, ile tego będzie. Ale możemy to zrobić. 155 dolarów. Ile mam przy sobie? Dużo. Otwórz szafka, chcę schować w sumie wszystko, a chcę wyciągnąć 155, 155, cyk, dobra. Lecimy oddać ten hajs, a potem zamówimy kolejny, kolejny pak pakuneczek. W sumie zrobię to już teraz. W mieszkaniu przy drzwiach wyjściowych masz białe drzwi, które się zlewają kolorystycznie ze ścianą. Ha, blok na prawo od Diego na 100%, dobra, spróbuję zobaczyć, czy da się tam faktycznie usłyszeć. Dobra, amfy 10, jak to limit, aha, aha, no muszę spłacić chyba ten, muszę spłacić chyba moje poprzednie zadłużenie, żeby móc w ogóle złożyć kolejne większe zamówienie. Pozyskaj pierwszego dealera z zadowolonego stałego klienta. <laughs> ja mogę robić kurwa ten? Piramidę finansową? Ej, czad, czy w tej grze da się jakby... Mieć swoich dealerów własnych, którzy dilują za nas? To by było zajebiste. Ty, a gdzie, gdzie to w ogóle będzie? Edi. A, tak, ja do Ediego idę nie po narkotyki. Dobra. na no, spokojnie. Nic przy sobie nie mam. Będzie dobrze. Serowaka satija brzmi zajebiście. Ło! Piramida finansowa to jest to, czego ja potrzebowałem w moim życiu. Czułem to od tak dawna, ale dopiero teraz wiem o co chodziło. Tak, proszę bardzo, dobrze. Zawijaj do roboty. Dobra, Eddie, Słuchaj. Nie bądź taki cwany, okej. Okay? Ja tutaj jestem na równi z tobą. Ty jest jakimś kurwa fajfusem, który tylko przekazuje i dragi w tej iwewce. Te. Ja noszę, ja roznoszę, ja sprzedaję, ja pozyskuję nowych klientów. Bez mnie ta firma by upadła. Możesz wpłacić trochę kasy do banku, żeby nie trzymać wszystkiego w domu. A to jest jakieś w ogóle ryzyko z tego, że ja. Że, aha, no tak, dobrze by było co jakiś czas wpłacać trochę kasy, szczerze mówiąc. Dobra, idziemy w takim razie do środka, czas na jakieś zamówienie. Po tych schodach to ja takim sprintem biegam, że naprawdę staminę powinien mieć już na maksa. Shady.com zatem, zalogujmy się do banku, faktycznie mogę trochę wpłacić, czy dam radę z szafki, czy może... Aha, tutaj mam tylko podsumowanie, okej. Okay. Muszę iść do ATM-a, ale to za dnia zapewne. No dobra, czy ktokolwiek w ogóle ma jakieś tutaj zamówienia dla mnie? Teraz to przydałoby się chyba, szczerze mówiąc, pójść na stary rynek i tam zdobyć jakiegoś klienta, nie? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że bez tego to może być trochę cienko. No dobra moi drodzy, to co teraz, jakie mamy misje, odblokuj sztynk i buda, pozyskaj pierwszego dealera z zadowolonego stałego klienta, no to kurwa, Wiktoria Kebab to jest potencjalnie moja nowa stała klientka, ale tutaj to mam syf straszliwy, nawet światła tutaj nie mam, co to kibel, ani razu jeszcze z kibla nie skorzystałem, a mogłem narkotyki w ogóle z okna zrzucać, jak taki, jak papież na przykład, to by była dobra opcja, papieskie narkotyki. O, no, żadnych zamówień normalnie nie ma. Chyba muszę przeczekać trochę. Stary rynek. Nie mam niestety żadnego zamówienia sensownego. Dobra, to ja zamówienia potrzebuję w takim razie. Amfetaminka limit 220. To ja teraz mogę zamówić trochę więcej. Edytuj. No, to tutaj na przykład, jakbym 15 zamówił, to się uda. Chyba się uda. Marysi, też mogę 15, proszę Państwa. Cyk, aktualizuj. Jeszcze trochę mogę, ale chcę tyle. Dobra, czekamy w takim razie. papieżak. Tak, był krokodyl, teraz papierzak. Nie wiem, co mi tam dinga, ale to chyba są nowe zamówienia, nie? Ta, nowe wiadomości. Nie wiem, czy mu w ogóle mi się nie pokazują, jakby te wiadomości, ale to chyba po prostu znak, że mi się coś tam na laptopie wyświetliło, nie? Eddie mówi, że za 45 minut Wiktoria Kebab ma coś dla mnie. Marycha na stanie. 8 gram jebana chce. Dobra, no. Nie ma sprawy, Wiktoria Kebab, ona jest zdecydowanie stałą klientką. Dostarczymy jej w nocy, będzie dobry deal. 20.30 niedługo, dobra, czat, Słuchajcie, zrobimy zaraz głosowanie małe. Tylko celem tego głosowania będę musiał jedną rzecz w bocie zrobić. Użyj laptop, użyj laptop. Nie, pochuj, po użyj laptop. Gdzie, gdzie jest w ogóle zrzut? Drag package, o cholera jasna. Trudny teren, powiedziałbym. 2010, 2017, dobra, zapis gry 2, nie mam nic w plecaku, lecimy w takim razie. Na razie to ja jestem bezpieczny, nie? Mogą sobie mnie przeszukiwać. Gorzej będzie, jak już będę miał dragi w plecaku, wtedy się będę musiał mieć na baczności. Ale przynajmniej taki jest plus, że policję dość łatwo wypatrzeć, a z drugiej strony też oni wydają odgłosy tych swoich krótkofalówek i radia policyjnego, jak rozmawiają, jakieś tam raportują rzeczy i tak dalej dobra tutaj gdzieś jest mój dropik, gdzie jesteście narkotyki, gdzie jesteście narkotyki, kurwa gdzie on jest, w tą stronę 9 metrów, o dobra mamy to, cyk, dobra, czemu tutaj nie da się na przykład z shiftem kliknąć, żeby od razu to przenieść, dobra mamy zdobyte doświadczenie, fantastycznie, ciekawe z tym ile bym tego doświadczenia dostawał, gdybym nie miał w ogóle moich tych update'ów. Dobra, to teraz na spokojnie w stronę domku musimy zmierzać. Najlepiej nie głównymi ulicami, bo to się może źle skończyć, ale nie ma za bardzo jak się poruszać nie głównymi ulicami. O kurwa, psy. Spierdalać. Widzę was. Nawet ich nie zastrzelę w głowę. Zastrzeliwienie ich to jest niemożliwy czyn, bo mają hełmy ochronne. Green Helm mam w opisie, a, a chuj z tym co mam w opisie, to jest nieważne. A mogę kucnąć i się przeskradać za nimi? Nie jestem pewien, ale zrobię to. Cyk, 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 kurwa. Ale jestem ninja. Idę z narkotykami do domu porcjować. Frajerska policja. i na 100%. Przynajmniej tak myśli Florian. Ja oczywiście nie popieram. Dobra, do środeczka. Nikt mnie nie przeszuka, nikt mnie nie złapie, nikt mnie nie znajdzie. Dobra. Nauczyłem się już trochę grać w tego drug dealera. Chociaż na razie faktycznie rozgrywka nie jest zbyt pasjonująca. Dobra, stacja robocza, tryb laboratorium. A mogę słoik, kurwa, przesunąć? Wybierz, edytuj etykietę, zapakuj produkt, wyrzuć zawartość. No właśnie, a tryb narkotyków. Aby manipulować, tryb sprzętowy, też nie mam sprzętu. No dobra, trudno, tryb narkotyków. Cyk, 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 cyk. Dobra, tryb laboratorium. To mogę przesunąć tam. Dodaj, marihuana, tak. Dodaj. Czad, jaki jest najlepszy sposób? Trzymaj to w słoikach, czy od razu to wyporcjować i wrzucić sobie do ekwipunku, nosić przez sobie ewentualnie w szafce? Czy może wyporcjowywać z tych słoików w momencie, kiedy tego potrzebuje? To jest moje pytanie. Tryb laboratorium. Zapakuj produkt. Dobra, tutaj chyba wydaje mi się weźmiemy jedną piątkę i jedną trójkę i tak jej to dostarczymy. Nie mamy teraz super, super dużej liczby zamówień, chociaż kto wie, może coś mamy nowego. Ale jak będę miał wyższe ceny niż mam teraz respekt, to nie za bardzo ludzie będą chcieli ode mnie w ogóle kupować. Uuuu, dobra. 4 gramy amfy ktoś chce, to ja bardzo chętnie. W słoikach i porcujesz. No dobrze, dziękuję w takim razie. E, dziękuję. Tak będę robił. Dobra, 4 gramy amfy, ale wydaje mi się, że amfy to jeszcze 4, nie, nie mam do końca amfy, 4 gramy. Dobra, tam jeszcze miałem zielsko normalne, dobra. To tutaj zapakuj. Nowa paczka, 2 gramy, razy dwa. dodaj. Dobra, okej. Okay. Ruszamy w takim razie na kolejne polowanie. Jak mnie złapią, to kurwa wczytuję grę. Nie chcę być złapany. Mamy godziny policyjne, to jest poważny biznes. Stary Rynek. Kordian Buch to jest ktoś, kogo dawno nie odwiedzałem. Muszę popracować nad Respektem w tamtej dzielnicy. Dobra, gdzie jest policja? Może latarkę w telefonie odpalę, to ich łatwiej zobaczę. Tam nikogo chyba nie ma. Tam chyba też nie. Kto wie, czy nie chodzą między budynkami, tak naprawdę. Muszę nasłuchiwać. Dobra, gra muzyczka. Godziny policyjne wielkim czerwono czcionką mnie wkurwiają tam u góry. Ale nie jest tak źle. Policji tu nie widzę. Poruszam się po ciemnych alejkach pomiędzy kontenerami i namiotami. To jest prawdziwe poświęcenie dla dobra biznesu. O, tutaj ma od razu ATM, to mogę w sumie wpłacić. Tutaj jesteś, typie. Dobra, nie takie nawet złe miejsce na sprzedaż. Dobra, 4 gramy amfy chciał, co? Zajebiście. Dobra, szacuneczek, jest piąty level, kurwa, zajbiście. Dobra, nasza pani Wiktoria Kebab niestety jest w takim dość niefortunnym terenie, bym powiedział. Ale może nie będzie źle. Są tu psy? Nie, dobra. Tylko nasz klient. Jest szansa, że klient się przećpać może. Ty no, to ja jeszcze mam dbać o to, żeby klienci się nie przećpali, naprawdę? Dobra, duże słoiki na towar, ale ja nie trzymam słoik ja nie trzymam towarów w szafce dlatego że mi nie ma miejsca w słoikach, tylko tak sobie po prostu wymyśliłem. <grymne> Dobra, godziny policyjne. Tak tam mamy tutaj jakiś ten policjanty chyba nie. Dobra, jest git, jest git. Poruszamy się ciemnymi alejkami. Naprawdę teraz to jest mokry sen każdego dilera, żeby takiego robota właśnie wyglądała. Na spokojnie łazi sobie nocą, policja go nie widzi, może się skradać. Znaczy w sumie i tak może to robić wszystko w prawdziwym życiu, ale komu by się kurwa chciało? Siedzą pewnie w klubach i, i prosto, prosto z plecaka sprzedają. A policję mają w kieszeni. Myślę, że jak jest w realu, stracisz klienta? No tak, bo domyślam się, ok, no ale no klient, nasz klient, nasz pan, nie? W dealowaniu to też chyba musi mieć znaczenie jakieś. Dobra, nie ma tam policji nigdzie chyba nie. Dobra, Wiktoria, słuchaj. Plus szanujmy się, Wiktoria się nie przećpa marihuaną, no. Dobra, szacunek rośnie. Eee, ja się zastanawiam, czy szacunek spada, jak nie robię dostaw? Czy to tak działa? Dobra, mogę sobie zasuwać do domu bez większego problemu. Czy szacunek spada, jak nie robię dostaw? Czy ja cały czas muszę pracować na to, żeby mieć szacunek na wysokim poziomie? Czy mogę sobie po prostu odpuścić w pewnym stopniu? Dzień dobry, panowie policjanci. Proszę przeszukiwać. Nope, tylko pieniądze. Żaden problem. Kurwa mać, złapany w trakcie godzin policyjnych, to czemu żeście mnie od razu kurwa nie złapali, co ja wam zrobiłem i teraz 50 dolarów pewnie zapłacę, tak? O Jezus Marek, gdzie ja teraz jestem? A tu domu mnie wjebali, o super. Super. Code during police hours, no dobra, fakt, pisaliście mi o tym, kurwa myślałem, że mi nic nie zrobią, ale faktycznie godziny polityczne, policyjne są przecież takie, że nie można być na zewnątrz, ale chujnia, dobra straciłem 50 dolarów, trudno się mówi, myślałem, że mnie nie zobaczą szczerze mówiąc, już nie chciałem spierdalać, żeby mieć zbiega, cóż no, narkotyków żadnych nie miałem, więc generalnie gitara, co by tutaj, co by tutaj, skradanie. Obniża szanse decyzji policji o kontroli. Ja bym sobie w to skradanie poszedł, szczerze mówiąc. Podbi cenę amfy i zmniejsz cenę zioła. Myślicie, żeby się przerzucić bardziej na amfę? Ale patrzcie, wskaźnik ryzyka i wskaźnik ekspozycji mi spadł. To mi się podoba. Szczerze, chyba w skradanie bym poszedł. Podoba mi się to skradanie. Sprzedawca, oczekiwać wyższych cen, dobra. Ja chcę oczekiwać wyższych cen? Czas popracować troszeczkę nad ekonomiczną stroną naszej działalności, dobra. czat. Mam, yy, chcę, chcę zrobić to, co chciałem zrobić przed chwilą. Patrzcie, jaka piękna kwota na psiaka, jestem dumny. Zrobimy głosowanie na bocie, e, tylko muszę jeszcze teraz przygotować na szybko. Tak więc dajcie mi, dajcie mi dwie minutki. Pols, tak. Nowy poll profile, tytuł. E, gramy w Cooking Sim pierwsza opcja tak komenda tak druga opcja będzie nie, komenda nie add, dobra yy, done no dobra, proszę państwa, tylko muszę to jeszcze use repeat message, tego nie chcę open message zapisz win cancel close ok Czekajcie, zepsuję ustawienia, bo ja, ja tutaj się nie odczytam, kiedy wy będziecie mi to pisali na czacie, dlatego potrzebuję ankiety robionej przez bota. Advanced, yy, czas trwania, timer, send chat, notification, general. Dobra, czat, słuchajcie, odpalamy ankietę. Yy, żeby zagłosować, zagłosować w ankiecie, nawet tutaj wam Streamlabs powinien napisać, piszecie wykrzyknik, vote, spacja, tak albo nie. Jak chcecie, żebyśmy się przerzucili na Cooking Simulator, to napiszcie wykrzyknik "vote tak", a jak nie chcecie, to piszecie wykrzyknik "vote nie". Tylko nie wykrzyknik nie, nie piszecie wykrzyknik tak, wykrzyknik nie. Tylko piszecie wykrzyknik "vote" spacja tak albo nie. Tak więc daję wam jakąś minutkę na to głosowanie, żeby było takie pół godzinki właśnie, pół godzinki może cooking, cookinga na koniec, bo bo chcę się przekonać, jakie jest wasze zdanie, czy może rozwijamy dalej naszą dealerkę. Dobra, jak pięknie głosujecie. Cieszy, cieszy to me oczy. 345 głosów już widzę zliczył bot, ale jest zajebiście wyrównany jak na razie wynik, bo mamy prawie 50 na 50 imiona dla chłopców, uwaga. Gaudenty Gedeon Gerald Gerard, a może strona 12. Ksawery, no go to znam, Lechosław Longin. Maciej, pochodzenie hebrajskie, znaczenie darboga. O cholera, jasna, jak macie na imię? A może Bartłomiej, jakie jest znaczenie imienia Bartłomiej? Tego chcę się dowiedzieć. Pochodzenie aramejskie, znaczenie syn Oracza. No kurwa, co, co to ma znaczyć? Dobra, jak, jak tam wyniki? Jak tam wyniki? Kurwa, zajebiście wyrównane. Na równo tak i nie. 338 głosów na nie. I 342 głosy na tak. Tak więc ostatecznie chyba skończymy tę ankietę i po prostu dokończymy streama grając w tego Drag Dealer Simulatora. Jeszcze troszeczkę podilujemy, pohandlujemy. Mam na imię Natan. To na sam koniec zobaczę w takim razie, Natanie. Jak tam pochodzenie twojego imienia? Natan pochodzenie hebrajskie znaczenie dał. Imieniny 25 grudnia. Ty, no, autentycznie strona dzidziusiowo.pl, żeby sobie tutaj obliczanie terminu porodu, baza imion, rozwój dziecka, siatki centylowe. No tak, każdy potrzebuje siatek centylowych, co to kurwa znaczy. O, popularne imiona w Polsce. Jan, Jakub, Aleksander, Szymon, Franciszek, Marcel, Nikodem, Tymon, Ignacy, Wiktor i Igor. Dobra, czat. Zajebiście zrównoważone jest ta Zamykam ją już w tej chwili. Jest 808 głosów. Eee, ja ją zakończę w ogóle 808 głosów było I generalnie nic nie wygrało Było praktycznie 50 na 50 <laughs> eee, Generalnie wygrało nie Ale o 74 setne Dlatego też pierdzielę to i wracam, wracam W takim razie do naszego super sima eee, Handlujemy dalej narkotykami Dziękuję wam za, za, za głosowanie Ale niestety nic kurwa mi nie dało To głosowanie więc no No i tyle by było z tego kokainum. głosowania Paczka czeka, kokainum Co to było za kokainum nie ma dzisiaj donateów kokainu. Co to kurwa jest? Lorkin Fox. Dziękuję, Lorkin, ale tego teraz nie przeczytam. Zebraliśmy na psiaka, to dzisiaj koniec donatowania. Wschodnia starówka. Trawa na stanie 4 gramy. Panie, da radę. Potwierdź zamówienie. Zachodnia starówka. Potwierdź zamówienie. Dobra, damy radę. Dobra, marihuany potrzebuje teraz w takim razie 8 i 4. Myślę, że spoko. Stacja robocza. Tryb narkotyków. 8 i 4. Ty to kurwa nie styknie mi, panie. A ile mam w tym? Kurwa, wykupują jak pojebani, ty, nie styknie mi na to, żeby mieć, mieć, to, mieć tyle, ile oni chcieli. Czekajcie. Cztery na pewno dam radę. Zapakuj produkt. Tutaj normalnie dwójeczka, normalnie dwa takie, mamy cztery, cyk. Ale zostaje mi trzy, w ekwipunku mam trzy, ty kurwa, czas na zamówienie w takim razie. Siemanko, Tomi, siema wszystkim. Dobra, Eddie, słuchaj, złóż nowe zamówienie. "Potrzebuję więcej zielska, bo dosłownie mi nie starcza na zielsko, zamów." Dobra, to ja w takim razie pójdę dostarczyć dla Byków Rosti zamówienie. Valentina, kurde, Valentina to jest dobra klientka. Może raczej dla Walentiny dostarczę. Co tam mam w ekwipunku? Tutaj mam 3, 4, 7. to jeszcze, jeszcze potrzebuję... Zapakuj produkt, nowa paczka, jeden get, stwórz, dodaj do ekwipunku, cyk. Dobra, idziemy do Walentiny, która jest zaraz obok, będzie prościej. Koniec ankiety, czat, nie głosujcie już. Ostatecznie wyszło na to, że nie zmieniamy gry, bo wynik był tak kurwa... 50 na 50, że nie ma to najmniejszego sensu. Walentina, ja ciebie najbardziej lubię. Jesteś moją ulubioną klientką. Tutaj policja jest gdzieś w okolicy. Muszę się mieć na baczności. Dobra, tam są. Wszędzie kurwa są. Ty, ja nie chcesz, bo i nagle się tam pojawili, kiedy ja diluję. Dobra, chyba zdążę. Tak, mam twój towar. Cyk. Cyk. Mamy to? Chyba tak. Dobra. Okej. Okay. Nie było mnie tutaj, panie władzo, nie było mnie tutaj. 618 punktów doświadczenia. Teraz jedyne, co mi pozostaje, to iść na górę i czekać na moją dostawę. Chociaż też nie zamówiłem jakoś super dużo, ale na chwilę starczy. Pozielsko, to do hanty. Zobacz, ile płacisz za gram zielonego i białego, i sobie wywnioskuj, co lepiej sprzedawać drożej. Hmm. W sumie to nie, nie, nie pamiętam, ile ten Eddy. Złóż nowe zamówienie. 7 za gram i 5 za gram. No, zdecydowanie lepiej, drożej sprzedawać Amfa, ale ja sprzedaję drożej Amfę. To jest taka kwestia. Użyj laptop, to się tutaj na stronie głównej robi. <laughs> jakbym nawet tutaj dał 13, to ta cena już rośnie dość mocno, ale jeżeli bym zioło sprzedawał na przykład za 9 zapisz, a jakbym sprzedawał za 8 zapisz. No widzicie, ceny są wyższe niż praktycznie wskaźnik mojej reputacji. Więc może tutaj lepiej by było dać na przykład 12,5 nie pozwoli mi 12,5? Kurwa, po, po co to się da tak zmieniać? Po co kurwa mogę tym licznikiem zmieniać? Jak, jak i tak to bez sensu, kurwa jest. 12.5 zapisz. Nie, 13. To zawsze musi być pełne? Ewidentnie, zapisz. Abra no bez sensu. Zobaczymy. Co najwyżej nie będą kupowali. Nieważne. Ceny zostawiam takie w takim razie. 13 za gram. <laughs> Ile za 3 gramy zielska dla wspierających, panie? No, jakby tylko paczko maty na to pozwalały, to bym wam za darmo dawał. Dobra, paczka w skrytce, boisko do kosza. Gdzie jest boisko do kosza? Kurwa, beznadziejna lokacja, szczerze mówiąc, 20.25. Lecimy w takim razie po pakę. Tak, ludzie, będę ogrywał Final Fantasy Remake, siódemkę. Będzie prawdopodobnie pierwszy odcinek na kanale, a potem będziemy sobie pykali na streamkach. Taki mam przynajmniej ambitny plan. Dobra, idziemy po pakę. Gdzie jest policja? Tutaj chyba ich słyszałem gdzieś, nie? Dobrze myślę. Tak, tam sobie łażą. Kurwa, idźcie przed siebie, nie interesujcie się mną. Tam w pizdu, nie ma mnie. Jestem nocą. Jestem gorylem nocy. Jestem królem narkotyków. Dobra, a gdzie jest drop tutaj? W tamtym śmietnik. Okej, okay. oni idą w tamtą stronę. Dam radę. Cyk. O kurwa mać. Zapakują mnie teraz. No dobra, trudno, kurwa, to se mnie przeszukajcie. Ale to będę musiał wrócić po tego dropa. Godziny policyjne. Tam było ich jeszcze więcej. No dobra, tamtych nie zauważyłem. Nieważne, niech se mnie przeszukają. Kurwa, ale. Dobra, nieważne, wiecie to, pierdolę to, haha! Ha, ale ich w chuja zrobiłem. Nie dorwiecie mnie. Dobra, będę miał przez chwilę zbiega, ale to nieważne. O nie! O, dostałem w dupę taserem, jak do domu wchodziłem. Mogłem zrobić jeszcze jedno kółko. Mogłem, kurwa, zrobić jeszcze jedno kółko. I teraz mnie ujebią za to, że jeszcze uciekałem. Ja pierdolę. Koniec godzin policyjnych, a moja paczka tam dalej jest, czy już jej nie ma, ale zjebałem. Nie! Nie! 100 dolarów! Ale się ujebałem jak debil. No jak debil. <noise> ale jak się przestraszyłem też! Jakby w dupę w drzwiach walnęli. Od kiedy oni się tacy szybcy zrobili? Halo! moja paczka dalej tam jest w ogóle? Tak, mam. Jebana policja i na 100%, naprawdę. Czy oni stoją teraz pod moim domem, czy mi się wydaje? Fs in the chat, boys! <laughs> God damn it. Nie tak to sobie przewidziałem, niestety. Ty, no, wydaje mi się, że stoją mi pod domem. Mam rację? Czają mi się pod chatą? Kurwa, zbagowali mi się pod drzwiami! Ruszcie się, stamtąd błagam jak ja mam do domu wrócić teraz. Panowie? No, wydubcać. Chcesz mnie przeszukać? No dobra, se przeszukuj, kurwa. Uważaj, zrób mi coś jeszcze. To nie są te. Te, no w sumie mogę wczytać grę, tak? To prawda. Po coś te zapisy mam. Bo mnie, bo mnie to wkurwiło, wczytaj grę. Która to była? 2036. Tak, w dupie to mam. Zapisuję po to, żeby to robić. Dobrze, żeby mi przypomnieliście, bo bym zapomniał, że mogę sobie wczytać grę. Robimy to jeszcze raz. To jest naprawdę niebezpieczny teren. Klienci zamawiają więcej płacówek z na nocne dostawy. Dobra, zajbi się dużo tutaj z tej policji. Niebezpieczny teren. Druga 42. Dobra kurwa. Oni są wszędzie teraz. Idę tędy. To jest chyba bezpieczniejsza trasa, mam wrażenie. Przynajmniej będę widział dokładnie, gdzie oni się znajdują. Wiem, gdzie byli wtedy, kiedy wychodziłem. Tam ich nie ma. Gdzie jest? To, kurwa, biznes założyłem. Jednoosobowo. O kurwa, tam są. Nie ma, nie ma mnie. Godziny policyjne? Jakie godziny policyjne? Nie dostałem żadnej informacji na ten temat. Dobra, chyba dam radę. Ok, teraz tędy. Zdżukuję ich. Tam gdzieś ich słyszę, ale tamtych dam radę teraz przejść za ich plecami. Oni mnie nie zauważą. Cyk, pyk, pyk. Jestem kurwa cieniem. Nie zobaczą mnie. Kuję Mogę się wychylać. Tak, wiem, ale ja nie mam, kurwa, odpowiednio zgrabnych palców, żeby się tak wychylać w takich grach. <grymianie> Musiałbym stać w miejscu, jak chciałbym się ruszać cały czas. Dobra, okej, okay, porobione w takim razie. Paczka odzyskana, przynajmniej mi nigdy nie podjebał, bo takie, takie ryzyko też było. Co tam mamy, Eddie? Co tam mamy? Pieniądze by mu się przydało dostarczyć. 4 gramy zielska, co? No niech ci będzie, ty piaro. Tryb narkotyków, to tutaj sobie zrzucę, tryb laboratorium. Dobra. To w takim razie zapakujmy 4, gr 4 gramy. 2 razy 2, stwórz, dodaj. Ok, to lecimy. Ja na przykład robię większe zamówienia, tak po 200-300 dolarów na raz, lepiej wychodzi. No tak, ale ja tam miałem trochę do zamówienia, trochę do domówienia. Nie chciałem, żeby klienci czekali dłużej, więc pierdolę się z takimi małymi zamówieniami. W nocy lepiej, jak będziesz biegał, jak policja cię zauważy, to będą cię gonić i tak. No w sumie niby tak, ale jak chodzę wolniej, to jestem w stanie bardziej kontrolować to, gdzie się znajduję, bo już mimo wszystko lepiej jakby mnie w ogóle nie zauważyli, a jak mnie, wiecie... A jak mnie zobaczą, jak mnie zobaczą biegającego, znaczy ja ich nie zobaczę, jak ja będę biegał, o to chodzi. <grych> Dobra, mamy te, 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 dokąd on to chce w ogóle, byku Frosty, kurwa, przejście tutaj przez ten plac to jest dla mnie najgorsze, najgorsze, normalnie najgorsze, grę zapisałem, lecimy przed siebie. Jeszcze drugie zamówienie mam, tak? Ty, faktycznie, dla Victory Kebab. Przecież po to ja kurwa, żebym zamawiał tą marihuanę, żeby mieć jeszcze dla Victory Kebab. Dobra. Tutaj już chyba nic nie mam. Nie, jeszcze trochę amfy mam. Coś tak przestali tą amfę kupować! Coś tak przestali. Dobra, zapakujmy w takim razie jeszcze raz. Cyk, cyk. Muszę spłacić jutro Ediego, jak już się skończą te godziny policyjne, żeby móc zrobić właśnie większe zamówienie. To tutaj jeszcze raz zapisi i lecimy. Prawie jakbyśmy grali razem, tak. Ej, to by było zajebiste tryb kołpowy Drag Dealer Simulatora, naprawdę. Dobra, Wiktoria Kebab jest gdzieś tam. Tutaj wydaje mi się, to jest takie fajne wyjście z mojego domu, gdzie od razu znajduję się w bocznych alejkach i mogę bardziej skontrolować to, gdzie idę. O kurwa. Jak wychodzę na ulicę, to wolę szczerze mówiąc się przymknąć, bo wtedy słyszę te radia. Tam jest Wiktoria Kebab. Dobra, idziemy. Tutaj chyba się dam radę przemknąć. Chyba, że tam ktoś idzie, to będę spierdalał. Dobra, nikt nie idzie, tutaj też nikogo nie ma. Wiktoria, gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Kurwa, nie tu, naprawdę. A, bo to mi pokazywało już do tamtego. Dobra. Biegu, 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 biegu. Ja wiem, że mogę sprintować, ale tyle razy już mnie udupił ten mój sprint. Nie, nie, nie. Raz, dwa, dwie paczki po dwie, fantastycznie, ale naprawdę, środowisko cierpi przez tą moją sprzedaż. Tyle strunówek tutaj wydupcam. <grym> Dobra, jak tam, Byku Frosty, typie zaraz będziesz obsłużony. Oj naprawdę, niesamowite ilości tego zielska palą, codziennie zamawiają po dwa, cztery gramy. Victoria Kebab. Mamo, a dlaczego mamy na nazwisko kebab? O, bo z ojcem, jak żeśmy brali ślub w Vegas, to się tak najebaliśmy i akurat jedliśmy kebaba i się tak śmiesznie wydawało, że będzie. He. Tam widzę jakąś policję, ale idą w drugą stronę. Szkoda, że nie mam na przykład latarki, lornetki, żeby sobie przybliżyć widok na nich. Rozumiecie, o co chodzi? Dobra, tu mogę podbiec chyba na szybko. Nigdzie tutaj nie łażą w najbliższym otoczeniu, tak mi się wydaje. Kurwa, ale to jest sniki fakerstwo. Kurwa, te lampy, czemu one się świecą? Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Tamten typek znowu jest w takim chujowym miejscu, chociaż może nie jest aż tak źle. Krzaki nas zasłaniają. Dobra, robimy to. Byku! Kurwa, czemu nie przeciągam lewym przyciskiem myszy? Przeciągam od razu całość. Dobra, spierdalamy do domu w takim razie. Szacun szacuneczek wzrasta, dobrze. Nocne dealowanie nie jest takie złe, trzeba tylko bardziej się mieć na baczności w kwestii tej policji, która jest wszędzie dookoła. Latarka, lornetka, co to w ogóle jest za różnica? Far Cry New Dawn udowodnił mi, że to może być jedno i to samo, dlatego proszę mnie tutaj nie grillować w tej kwestii. Dobra, dostarczone, dziękuję bardzo. Jak tam shady.com? Na starym rynku nie mam za bardzo zamówień na razie. Ale leci dobrze. Ten ma na stary rynek 2 gramy zielska. Będę miał 2 gramy zielska? Będę miał 2 gramy zielska. Dobra. To jeszcze to bym mu dostarczył. Którą mamy godzinę? 3.47. To jeszcze da radę. Da radę, panie. A na starym rynku to ja akurat chcę klientów mieć. Nie ma problemu, typie. 2 gramy. Kordian Buch. <laughs> to, oni mają fantastyczne te nazwiska. Naprawdę. Dobra. 2 gieta, stwórz, dodaj. Cyk. Lecimy. Zapisik i do przodu. Podoba mi się jak fajnie ta gra działa. Ona jest kurwa zrobiona na Unrealu i to widać, bo jest naprawdę fajnie zrobiona. Mam takie doświadczenia z tymi wszystkimi takimi duposymulatorowymi gierkami, że wiecie wyglądają jak gówno i działają jak gówno. I najczęściej są gównem, ale ta jest akurat fajnie zrobiona. Może nie ma tekstur najwyższej rozdzielczości i te wszystkie tutaj asety wyglądają bardzo podobnie do siebie. Jakieś typowe śmietniki i trawa, która wygląda do dupy. Ale mimo wszystko nie jest źle. Ten jak blisko w ogóle był. Siema buchu. Dobra, szacuneczek jest, tam policja akurat widziałem szła, ale w dupie was mam, JP na 100%. Nigdy mnie nie powstrzymacie. Ciekawe jestem czy zdziwieni są, że jednego typa już 7 razy zapakowali kurwa do aresztu, a on dalej sprzedaje narkotyki i nigdy żadnych przy nim nie znaleźli. Po prostu łapią mnie, bo tym idiotą i w godziny policyjne wychodzę z domu. Fantastyczny układ. No, ale dobra, dobra, jak tam w ogóle sto z hajsem? Bo ja ten hajs kurwa do szafki chowam. Trochę go mam, muszę przyznać: 784 dolary. Poczytaj sobie napis, jak wychodzisz z budynku. Po ile masz skuna, kupię 5 gram, jak dobra cena. Zapraszam, jak chcesz na skunksik. Jest Maria, wy mi tyle ofert składacie, że jakbym je wszystkie poprzyjmował, to będę do więzienia w końcu trafił. Tak, możliwe, że mam za duże ceny za spija. Nikt, nikt nie zamawiał mnie amfy, dlatego muszę wrócić chyba do mojej oryginalnej ceny. Ile to było? 10? Nie, to było chyba 11 mi się wydaje. No i teraz jestem w ceny, co powiedzmy, w zakresie moich kurwa, możliwości reputacyjnych. Mogę 12 dać. Tutaj już chyba było 12, nieważne. Będzie dobrze, no ale tak, cały czas trzeba dbać o szacunek praktycznie wszędzie, bo, bo, bo on będzie spadał. Tak, tak chcę dwa giety amfy. No dobra. Tych wszystkich już poobsługiwałem. Dobra, tutaj potwierdźmy to zamówienie, potwierdźmy. Tutaj akurat będę miał amfy dwa giety do banku iść, wpłać kasę. 12 było, no dobra, okej. Okay. To jeżeli było 12, to dupa. To to, to nie podniosę, bo ich cen na razie, potrzebuję więcej reputacji. Ale to oznacza, że muszę chyba iść yy, posprejować trochę, bo zachodnia starówka ma tutaj... O, to Agatka! O, moja przyjaciółka Agatka. Nawet nie będę w ogóle gry zapisywał. Wydaje mi się, że są zaraz za moimi drzwiami. Albo i nie. Tutaj przeskakuje, tutaj jest moja stała klientka, gadka. Dobra. Chcesz zostać milion dealerką? W ogóle się w, w oczy nie rzucasz z tymi krótkimi różowymi włosami. <grystuj> akceptuj. Gitarson. Dobra. Zachodnia sterówka ma zajebisty szacunek. Wydaje mi się w takim razie, że muszę jakieś, ja, jakieś te e, tagi porobić kolejnego dnia. Jakieś graffiti przyjebać na starym rynku, żeby zaznaczyć moją pozycję tam. To mi respekt wzrośnie. Okej, okay, no jest nieźle. Którą mamy godzinę? Czwarta 26. Hmm, Pozycja pierwszego dealera z zadowolonego swojego klienta. Ceny mam teraz spoko, reputacja nie jest tak źle. Powinno być dobrze. Przypominam ludzie w ogóle, że jak się skończy live u mnie, to generalnie zapraszać was będę do Timo, ponieważ Timo, uwaga, streamuje w tej chwili stream 24 godziny, zrobimy do niego rajdzika na koniec, tym razem nie do Lifika, a do Timo, bo, bo Lifik to streamuje często, a Timo rzadko, bo będziemy później około pewnie 22 grali u Timowy ligolego. tak więc jeżeli chcecie pooglądać nasze starania w tamtej grze, to, to będzie na to okazja. Dobra, ja chcę przeczekać te godziny policyjne. Albo wiecie co, pierdolę to. Ja już teraz. The mi, Me! Nowy wspierający. Dzięki wielkie, Mordo. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, Eddy, słuchaj, Eddy, ja chcę cię spłacić. Dostarcz kasy dla kartelu 230 dolarów. Potrzebuję co? To schowam na razie i zabiorę 230. Mogę tu wpisać? Nie mogę. Ale 230, wyklikłem. Ale to już przeczekam, nie będę tego dostarczał w tej chwili, tylko sobie przeczekam, bo jak mnie za samo łażenie tutaj złapną, to będę niepocieszony. Normalna liga czy TFT, normalna liga. Nie wpłacaj hajsu z dealerki, Ziomek się odblokuje, który będzie pro pieniądze, wysyłał przelew na konto. No i to rozumiem, kila Doge. Dziękuję za poradę. Jest to dobra porada. Liga, Ligo Lego to jest League of Legends, moi drodzy. Krótko mówiąc. Oj, oj oj, dilerka, dilerka. Jak tam pieseł, jeszcze wleciała jakaś kasa? Nie, ale mamy całą kwotę zebraną, tak więc zejbiście. Jestem me me mega ucieszony, jestem. Dziękuję ślicznie. Fajnie, że się to udało. Do której stream? No, jeszcze tak, myślę. 15-20 minut max. FM charytatywnym nie wspomnisz, Rumi. No, dzisiaj się skupiłem głównie na Piesele, ale tak, możecie wpaść do Rumi'ego na kanał rumi.pl na YouTube. Zresztą ten sam, który wysłał tutaj super czata, dziękuję za niego bardzo. I tam macie najnowsze fany moment, z którego przychody z reklam wyłączcie adblocka, bloka, idą na cel charytatywny, na który zbieraliśmy ostatnio z Maćkiem i Janią Poremskimi, czyli na operację Patrycji, bo już ponad 100 tysięcy jest zebrane, więc wcale nie jesteśmy aż tak daleko od celu. Na pewno bliżej niż byliśmy jeszcze jakiś czas temu. Tak więc lecimy do przodu. I Doru Taringa, nowy wspierający. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie. Przyszedłem na przerwę jedzeniową, czekam na dymy. Typie, na razie to kurwa, ja muszę pieniądze oddać, muszę zrobić nowe zamówienie. Tutaj policja, akurat policja przechodzi obok ziomka, któremu idę dać hajs z dilerki. A on się po prostu na nich gapi. Nie słyszę tych polskich rozmów. Pierdolcie się policjanci. Tak, mam coś dla ciebie. Proszę bardzo. Dobra, zajebiście. Mamy Ekspa. Mudin ze zjaranymi oczyma. Tutaj ewidentnie już ma dość życia. Nie mam nic dla nowych klientów. Ale nie, ja klientów tutaj nie potrzebuję. Tutaj jest całkiem nieźle. Ja na starym rynku potrzebuję troszeczkę zaznaczyć moją pozycję. Wydzidzimy tam parę, kurwa, zrobić grafatajów. Bierzemy szpreje i robimy. Oznaczamy teren. Możemy też nasikać ewentualnie na ścianę albo nasrać komuś pod dom. Wtedy będą wiedzieli, z kim mają do czynienia. W szafeczce mamy normalnie. Puszka sprayu, puszka sprayu. Lecimy! To jest moje zadanie na teraz. Policja, mam nadzieję, mnie za to nie dojebie, bo jest taka opcja. Lecimy, tutaj mamy stary rynek. Nikt mnie nie widzi? Mam nadzieję. Robimy wrzutę. Gdzie dam radę zrobić wrzutę? W sumie nie wiem. A może mogę je robić tylko, kiedy mi gra pozwoli? Ty, no, nie mogę? Puszka sprayu. No, ono może być tylko w plecaku. Ty, to ja mogę robić to tylko. Ja, ja, jak to jest z tymi tymi grafiti? O, mogę tutaj. Tylko konkretne budynki, tylko mogę widzę, Blok Obok bloku Ediego, okej. Okay. Proszę, szacuneczek gdzie do góry. Tutaj też mogę? Nie mogę. Na kontenerze. Na tym budynku, lecimy. Nie ma za to dużo Expa, ale zawsze jest chociaż trochę tej reputacji. Lecimy do przodu. Dobra. Tutaj. Aha, to jest budynek banku. To może nie będę tagował banku. A może będę, kurwa. Siemano. Właśnie, all your money are to us. Jako mam rangę w lidze, ja nie gram rankedów. Dobra, 420, ziomeczki, kurwa. Tak się bojamy w tej dzielnicy. Mogę tutaj przytagować? Nie mogę. A tu? Tak jest, umieś symbol stary rynek. W końcu zrobili grę o mnie. No tak, biegasz od jednego typa do drugiego i hajs przenosisz. Dobra, zajebiście. Szacuneczek leci. Kurwa samotne jabłka w koszu. Ewidentnie te nygarapsy, które stamtąd lecą, się nie dogadują z jabłkami. Dobra, fajnie by było w sumie na, stary, tfu, na starym rynku jakichś klientów nowych złapać. Magiczny flet nowy wspierający. Dzięki wielkie. Za Przepraszam, za wsparcie. Mądry wybór. Jaka linia w lolu, a ostatnio to szczerze mówiąc, najwięcej chyba saporta grywam. Jakoś tak, jakoś tak mi podchodzi ostatnio ta rola. Nie wiem czemu. Timo gra ADC, ja gram supporta. Myślałem, że temu się oczy na czerwono świecą, on po prostu chyba, chyba, po, chyba od kogoś innego kupił trochę narkotyków, bo wygląda na niezwykle szczęśliwego. Chodzi i się buja. Dobra, cyk, klik, zamknij drzwi. Czas na, czas na dojebane zamówienie w takim razie. Co nieco amfy, co nieco zielskaj, możemy działać. Mamy też pewnie dużo zamówień od ludzi, co? O Panie, każdy coś chce, ale jajca. No dobra. Długi spłacone, czas na zamówienie, 280 dolarów, amfy potrzebuję, dam radę 20 w ogóle, 140 dolarów tutaj, tutaj też mogę 20, dodaj, dodaj, 240, to mogę jeszcze trochę amfy, mam jeszcze 40, jak mam 47 razy 5, mogę 25 w sobie chyba i, i, i dam jeszcze radę, dobra, zamów, idę trochę w amfetaminkę. A tutaj w tej przy okazji mógłbym to jakiemuś jednemu potencjalnemu klientowi zawieść. Tak więc uwaga, 2045 cyk. Lecimy zdobyć jakiegoś nowego klienta. Free sample, free sample. Proszę mnie tutaj nie dojebać teraz. Venu, Venus ASP, dziękuję bardzo. 72, Venus ASP 72. Dziękuję za wsparcie. Pozdrawiam serdecznie. Mądry wybór. Halo halo, chce ktoś darmowe narkotyki? Enigma, ty się nie liczysz. Ciebie nie pytałem. Ja wiem jaka jest twoja odpowiedź. Na starym rynku potrzebuję... O, cześć! Widzę tak, w, widzę, widzę, to na twojej twarzy, typie. Ta? Masz mały prezencik za friko. Puszka sprayu! Bierz to, typie. Dobra, szacuneczek jest. Dobra. Free sample heli! <ścoughs> Co z Cooking Simulator? Ale w przyszłości zrobimy cookinga. Bo dzisiaj jednak wszyscy chcieli dealerę oglądać. Dillera. Dilera Bajera, Chillera Utopia. Dobra, niech mi tylko szybko ten czas minie, aż mi paka nie przyjedzie, bo bez tego to ja niczego nie sprzedam. Ile ja tutaj mam? 2 gramy marychy. O, fetaminy w sumie całkiem trochę mam. To zobaczmy, czy ktoś tutaj amfy nie chce. Tutaj. Cześć stary, naprawdę lubię twój towar, Mam trochę znajomków, którzy też byliby zainteresowani, mógłby dla Ciebie dealować po swoich kontaktach. Dobrze. Zatrudni jako dilera, Valentina. O, moja tym przyjaciółko.

amfetamina ich uzależni, więc muszę więcej amfy sprzedawać. Dobra, kto jeszcze chciał trochę amfy? To jest moje pytanie. Kup sodę albo inny kalgon, zmieszaj, rozdawaj. Mnie nie zależy tak na hajsie, panie. Nie chcę mi się mieszać. Cztery getów amfetamina. Masz tyle? Potwierdź, panie. Coś na starym rynku, jakaś amfa? Marynia na asapie pliska. Pierdolę, to odrzuć zamówienie. Kto tam gada? Stary rynek. Szansa... Jest szansa na trawa? Kurwa. Eee, tego tamtego Speed. Dobra, Speed to ja bardzo chętnie ci opylę, panie. Wschodnia sterówka. Amfetamina, 3 gramy. Sprzedaję. Ci oboje chcą zielsko. Trawa sprzedajesz, zgadza się. Oj, agatka. Agatka to jest chyba zaraz pode mną, ale nie mam teraz za bardzo towaru. Dobra, co ja tam mam? Tej amfy? 4, 2, 3. No to porcjujemy, proszę państwa. Zapakuj. Tutaj będą 4, 2, 3, więc potrzebuję trzech paczek takich eee, i przepraszam, jeszcze jednej. O i 3 cyk. Dodaj do ekwipunku. Dobra, jesteśmy gotowi, żeby rozprowadzać. Czekamy na zamówienie od naszej od naszej dealerówy niedługo. I będzie można działać. Gra zapisana, lecimy. Kto tutaj to chce? Wszyscy w tamtych okolicach, dobrze. Hej, Wiktoria, Wiktoria, Wiktoria. Jak ja ciebie lubię Kupujesz mą amfę? Ja baluję w klubie. Policja? Nie mam policji. Dobra. Hej, Wiktoria, gdzie jesteś? Koleżanko! Ja wypatruję wszędzie tych psów cholernych. Cześć! Ona naprawdę ołysiała od tych narkotyków. Jasne, proszę, ile ona chciała. Cyk, cyk, akceptuj. Szkoda, że nie mam większej ilości wyborów tych, tych rodzajów paczek. <laughs> mam ekstazy teraz do sprzedawania oku. Mieszanki uzależniają bardziej niż czyste. O cholera, no to coś w tym może być. Tutaj jest naprawdę dużo, dużo różnych taktyk, widzę w tej grze i rzeczy do roboty, których ja na razie nie ogarniam. I to by było dużo klikania, żeby je ogarnąć. O kurwa, widzę policję. Dobra, nie chcę biegać. Nie chcę też na pewno tutaj mu teraz sprzedawać, póki policja tu idzie. Chociaż Przecież... ty, gdzie oni kurwa są? Byli tam przed chwilą. Zaraz mnie zobaczą. Dobra, zdążę, zdążę. 3 gramy amfy. Dobra, akceptuj, nie ma mnie. Już mnie nie ma, panie władzo! Idę sprzedać temu, sprzedać temu na szybkości, zanim mnie ktokolwiek zauważy. Byku, ma, patrz, mam twoje, cyk, akceptuj. Tutaj tyle w... równie ważne, co dobre dealowanie, jest tak naprawdę szybkie klikanie. Dobra, proszę, nie mam nic przy sobie? Nie, tylko puszkę sprayu. <laughs> nie zamknął mnie za to chyba. Patrzcie, jak się normalnie zachowuje, wcale nie jestem dealerem. Gameplay wciąga na długi czas. No, powiem wam tak, to jest taki prosty schemat gameplayu dokładnie wiadomo, co robić. stopniowo, dość stopniowo i powoli na początku poznaje się nowe mechaniki, ale faktycznie taki, no taki fajny, no tajkun to to nie jest, ale taki symulator, właśnie całkiem, całkiem, całkiem fajny bym powiedział. Dobra, mam, mam kolejne punkty umiejętności. Ciekawe jest, w co by było tutaj najlepiej inwestować. Czy może cholera te dalej punkty umiejętności? Czy może bardziej bym zainwestował w... Może w ogóle przestanę chodzić w plecaku? Gdybym na przykład chodził tylko roznieść amfę, to mógłbym wziąć sobie amfę do jednej kieszeni i haj spakować do drugiej. Nie byłoby tak źle. Rzuć plecakiem w bagiety. Tak, no, to jest fantastyczny pomysł. Na pewno nie będzie miał nic przeciwko. <laughs> na pewno wcale mnie nie zacznie dalać. Umiejętność skradania się. Skradanie mnie kusi, ale chyba pójdę w jeszcze więcej ekspa żeby przyspieszyć wzrost. Jak ta moja paka? No w ogóle już jest? Przyjechała czy nie przyjechała? Edi, nowy towar dostępny do zamawiania Ekstaza. No fajnie by było kto kogoś tam, wiecie, od Ekstazy uzależnić. Valentina, dobra. Odbierz paczkę z opony Tira. Gdzie jest kurwa opona Tira? Dobra, jak wyjdę to w lewo, w prawo, w lewo. Okej, okay. dobra, nie mam nic w plecaku, mogę chyba lecieć po tą pakę, niech będzie. Dostawy pozostawione w skrycie. A ja to wie, panie! Opona tira, co tutaj, gdzieś tam na lewo. Najlepiej bocznymi ścieżkami. Tutaj nie przejdę, oczywiście. Szybkie klikanie, szybkie ręce. Myje dupę i ręce. Znacie ten super śmieszny tekścik, którym się kiedyś <gryw> wkręcało kolegów? Nie, przejdę tędy, super. Staminem się tylko pokończy. Ekstazy nieuzależnia. Każdy narkotyk może uzależnić. Ale niektóre fizycznie, a niektóre psychicznie. Patrz wskaźnik ekspozycji. No właśnie zauważyłem, że moja ekspozycja mocno zmalała i to chyba dlatego, że zacząłem dealować w nocy. Wydaje mi się, że dzięki temu właśnie troszeczkę, troszeczkę moje biznesy się poprawiły, bo, bo już nie mam, nie mam takich problemów z policją, tak mi się wydaje przynajmniej. Gdzie ta paka? Super, zaraz w ogóle pod, pod tym, komisariatem policji, czy co to jest? Mamy kurwa, mamy miejsce dropa, naprawdę, przemyślane. Szkoda, że ten droby jest w ogóle tak daleko. Były o wiele lepsze i o wiele bliżej, ale nie. Opona tira pod komisariatem, pod więzieniem. Tam typie ci zrzuciłem te narkotyki. Ale kurwa, ferdek, dlaczego, dlaczego ty tak ryzykowałeś? Dlaczego ja mam tak ryzykować? A, żeby życie miało smaczek, raz opona, raz kubraczek, kurwa. Ci to się lubią bawić naprawdę. Cholerni dilerzy, dostawcy z kartelu. Za ile koniec? Niedługo kończymy, ludzie. I tak, myślę, że jeszcze parę minut sobie pogramy, może jakąś jedną dostawę zrobimy. Poporcjuję to, co mam, zobaczę. Tak więc dobra, wrzucamy tryb narkotyków, cyk, pyk, cyk, dobra. Tryb laboratorium, to idzie do Maryśki, to idzie do amfetaminki. Ile się w ogóle mieści w tym słoiku? Tylko 20, o cholera jasna. To może to bym raczej wyrzucił... Nie, 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 nie. Nie do kosza, nie do kosza, panie, pojebało? To chyba do, do amfetaminki to ja sobie zrobię tutaj jakąś miejscówkę, amfetamina, amfetamina, a jeszcze się tutaj chyba zmieści. Dobra, mamy 20, nie mam miejsca już więcej. Czy ja mogę przesunąć ten słoik, bo ja naprawdę nie widzę opcji, gdzie mogę przesunąć ten słoik. Nie, nie mogę go chyba przesunąć, kurwa zostaje tam, gdzie go umieściłem na zawsze naprawdę. Dobra, marihuana niech będzie zielona, będzie mi to prościej rozpoznać, edytuję etykietę, zielone. No dobra, panie, co tu jeszcze mam do roboty? Co będzie grane po dumie? Bardzo dobre pytanie. Nie mam zielonego pojęcia jeszcze. Obecny szacunek, minimalny szacunek osiedla. Twój szacunek nie spadnie poniżej tego poziomu. Na ten wskaźnik wpływa ilość obecnych znaków terytorialnych, ale głównie wynajęty na tym regionie kryjówki. Okej, okay, dobra. To to jest sprytne. Ekstazę mogę sobie odblokować. Ha, no dobra, to odblokuję Ekstazę. Ekstazy jak bardzo uzależnia w ogóle? Nawet nie wiem. Potrzebuje też jakichś nowych chyba tych. E, Potrzebuje nowych jakichś słoików. Tak mi się wydaje. Uzależnieni są upośledzeni i se zdychają jak dasz im czysty towar. A? A. Słoik tryb sprzętowy. Powiadacie, że mogę. Tryb sprzętowy. Sprzęt pełny. No ale nie mogę go przesunąć. Nie można chwycić sprzętu. Aha, okej. Okay. Pojemność zawiera. Aha, czyli muszę go opróżnić, żeby móc go przesuwać? Schowaj sprzęt. Aha, okej, okay, dobra, że jak go opróżnię, to mogę go przesuwać. Dobra, dobra. Garyt. gadget, got, got it, To muszę je poopróżniać najpierw albo wyporcjować sobie po prostu. Dobra, rozumiem, dziękuję. Oj oj oj, oj ojoj. dobra, mamy trochę dolarów, mamy trochę tego, tamtego trzeba będzie typa spłacić. Musiałbym pomyśleć nad jakimiś zaawansowanymi bardziej tutaj technikami i manipulacji cenami w drug dealer simulator, ale poza tym mam wrażenie, że idzie całkiem fajnie. Jakby nie jestem pewien, czy jest to rozgrywka, albo rozrywka, która mnie wciągnie na jakiś niesamowicie długi czas, bo tutaj trochę trzeba się skupić i, i czasu na to poświęcić, ale jak na razie całkiem mi się podoba. Tak więc moi drodzy, yy, samego drag dealera na dzisiaj będziemy kończyli, wyjść z gry, ale to jeszcze nie koniec wszystkiego, co będziemy teraz na tym live robili, ponieważ jak już mówiłem, yy, udało się zebrać kasę na psiaka, jestem niesamowicie szczęśliwy z tego powodu. Tutaj macie idealnie aż od świeże. Cyk, 2548 zł. Bardzo mnie to cieszy. Wpłacone pozdrowienie od Jebaczy T-Volta, pozdrowienie od T-Volta Ratonia. Zajebiście, miło, fajnie, fajnie, że zaznaczamy naszą obecność i zajebistość tutaj. Tak więc czekamy tylko. O, An się nawet pojawiła, proszę, proszę. An, ta taka cwaniara. Wyskakuje tutaj, nagle cicho, ciemno. Chociaż może wiecie, może po prostu była, była, była gdzieś na czacie i pisała, a ja, nie, a ja nie zauważyłem. Tak więc cieszę się, że na psiaka zebraliśmy. Ale w tym czasie, kiedy my tego live'a kończymy, to jak już mówiłem, około godziny pewnie 22.00 będziemy grali razem z Martyną u Timo na kanale. Który w tej chwili ma stream 24-godzinny, dlatego zrobiły mu teraz fantastycznego rajda. Dlatego ja zapraszam Was do niego, zostańcie tam przez najbliższy czas, będziecie mieli okazję zobaczyć nasze cudowne Ligo, Lego rozgrywki i mieć potencjalnie rozrywkę dla siebie przez najbliższe wiele godzin 19 godzin i 54 minuty. Ja jestem dumny z tego, bo to ja go przekonałem, żeby tego live'a zrobił. Tak więc uwaga, wrzucam Wam tutaj linkacza, eee, wrzucam Wam tutaj linkacza do jego live'a. Eee, tak więc eee, no, ty się już jak. Ty się co tam spoilerujesz, co to ma w ogóle znaczyć? Co to ma znaczyć, to, to spoilerowanie? Zapraszam do Timo, robimy rajdika i pozdrowcie po, po, tam właśnie ode mnie, albo napiszcie cokolwiek, napiszcie mu Nautilus. Proszę, kto się zna na Lolu wiecie, jak się to pisze, napiszcie mu Nautilus na czacie. Tak będzie najlepiej. <laughs> Lecimy! Kuchy, tak. No bo zasłona, <laughs> co nie? O mój Boże. Ty to ma sens. O nie. Oho, ten old. Oho, zaczęło Pozdrawiam się. Yeee! Yeah. Siema. Nautilus czad, Nautilus. 96 osób. To może to zmienić. O, o mój święty boże. <laughs> To ten cały będzie w krzak, ja tam będzie w krzak. Nie przydał Tilius! O nie! Sióasta, nawet nie wiecie, z czym macie do czynienia? Znaczy, Idealnie. Nie. Nawet nie macie pojęcia. O nie. Ja właśnie przeswidłem mm. jego w... Perfekcyjnie. Nie Proszę państwa. Antiliusów. Mówiliście, żeby przejrzeć jeszcze jacy są tam wpłacający, więc yy, ja nie będę tutaj wszystkich pokazywał, bo trochę ich jest, ale dobrze. Tak więc jak już mówiłem, zostańcie u Timo, jeżeli chcecie poglądać nasze wspólne rozgrywki w League of Legends, dziękuję wam za zrobienie tego rajda, Wpa wrzucę tutaj jeszcze parę razy linka, jeżeli tam chcecie wpaść, zostać na jeszcze 19 godzin rozgrywki, jak wam się nudzi, ja tam zawsze jak w coś sobie sam gram, to lubię sobie streama puścić, tak więc no. Eee, dziękuję wam za udział w tym live ja teraz puszczam kredyt i uciekam mam nadzieję, że się wam podobało, jeżeli tak to zostawcie lajka like na koniec, ten live będzie oczywiście dostępny na kanale, do Drag dealer simulatora jeszcze wrócimy może, może troszeczkę bardziej będę ogarniał i pójdziemy do przodu z tym wszystkim no i co mam nadzieję, że się live podobał, zrobimy prawdopodobnie kolejny w sobotę, nie wiem jeszcze z czego, zobaczymy i no, do zobaczenia papa pa. Princess, but today I just wanna tell you. Hey congratulations, it's a celebration. Party all day I don't move been away. Congratulations, it's a celebration. I just wanna tell you that I think that you're amazing Hey, congratulations to your corporation. Guess you be one Swedish boy, you need a billionations. Yeah, you did it very nice and all it Trust. took. A massive corporate entity with every song in Bollywood. Now you're at number one. Hope you did nothing wrong like starting your business by selling pirated songs. Oops, didn't think we'd see. It's right there on Wikipedia again. To your past being held against you by the media. I'm sure right now there's nothing that you're doing that's illegal. Yeah, I'm certain that you haven't had collusions with the mafia. For legal reasons, that's a joke. For legal reasons, that's a joke. For serious Indian mafia, please don't kill me, that's a joke. India, I'm sorry about the memes, you're the best. I love my Indian bros, from Bombay to Bangladesh. I'll take on all the world for you, I'm a heavy hitter. To cause a genocide, so you can call me Hey, congratulations, it's a celebration. To 6, had a problem with me telling them to hold their defecation. But let me educate you, silly, that's not defamation. T-Series can eat a dick. Still a defamation. Stuck my fucking Swedish meatballs. Still not defamation. Did you know that Indians have poopo in their brains? That's a blatant racist lie. Yeah, but still not defamation. India got YouTube figured out. That's sick, son. How about next you figure out how to fix the caste system? Maybe all those ads will solve your crippling poverty. But looking good, see series past, I'm guessing not probably. But never mind the poor people. We just hit a party. Just hit up some bottles with a nine-year-old army. Not alcoholic, cause I had a real problem. But we still like to live it like we about to calibazi. So this is it. Thanks for